Rozdział 48. Domowe sprawy Pisałem powieść, nie przerywając przecie dziennikarskich zajęć, gdy się ukazała, wielkiego doznała powodzenia. Nie ogłuszyły mnie pochwały, chociaż nie pozostawałem na nie obojętny. Znałem zresztą lepiej niż kto bądź wartość mego dzieła. Zauważyłem niejednokrotnie badając ludzką naturę, że ten, kto ma dane do tego, by polegać na sobie lub swych zdolnościach, nie popisuje się nimi chętnie przed innymi. Na tym opierała się cała moja skromność, a powodzenie było bodźcem do doskonalenia się. Nie mam zamiaru kreślić tu historii mych literackich utworów, mówią one same za siebie i pozostawiam je samym sobie. Wspominam tu o nich tyle, o ile wiążą się z prywatnym mem życiem. Mając pewne powody, by wnioskować, że tak natura, jak i inne okoliczności utworzyły ze mnie pisarza, oddałem się z ufnością temu powołaniu. Jeślibym nie miał powyższego przekonania, energię i wytrwałość zwróciłbym w inną stronę, szukając bacznie, do czego mnie natura i okoliczności najlepiej usposabiały. Pisując w dziennikach i gdzie indziej, z codziennie wzrastającym powodzeniem zaniechałem scenografii. Pewnego wieczoru po raz ostatni przeniosłem na papier piszczące nuty parlamentarnej orkiestry, szczęśliwy, że się ich raz na zawsze pozbywam. Z półtora roku musiało upłynąć od mego orzenku. Po wielu nieudatnych próbach pozostawiliśmy gospodarkę samej sobie, żyjąc z dnia na dzień. Trzymaliśmy młodego wyrostka, którego głównym zajęciem było ustawiczne wojowanie z kucharką. Całe jego życie było jedną burdą, w najniestosowniejsze chwile i często, gdyśmy mieli gości, drzwi od kuchni otwierały się z łomotem, wpadał przez nie jak z procy wyrzucony nasz służący, a za nim leciały różne kuchenne naczynia. Usiłowaliśmy pozbyć się go, lecz nie chciał odejść, utrzymując, że się przywiązał do nas. Będąc zaś mazgajem, zalewał się łzami na każdą wzmiankę o wydaleniu. Sierotą był, a że jedyna jego siostra wyniosła się, skoro się go pozbyła, do Ameryki. Obiecywał wiekować u nas. Co chwila ocierał oczy rękawem surduta lub nos końcem chustki wyłażącym mu wieczyście z kieszonki. Nieszczęsny ten wyrostek ustawicznych nabawiał mnie kłopotów. Patrzałem jak rósł, a rósł jak na drożdżach, drżąc na myśl, że mu się wysypią wąsy. Ba! wąsy, że posiwieje pod moim dachem. Straciłem wszelką nadzieję pozbycia się go i w odległą spoglądając przyszłość obliczałem kłopoty, jakie mi mógł sprawić, starzejąc się przy nas. Nie przeczuwałem jednak katastrofy, która mi posłużyła do wydalenia go. Ukradł zegarek Dory. Jak wszystko, co stanowiło nasze mienie, zegarek, nie mając przeznaczonego sobie miejsca, nie bywał nigdy schowany. Sprzedawszy, roztrwonił pieniądze na przejażdżki pomiędzy Londynem i Utebridge. Piętnastego dopiero dnia znalazł się w końcu na Bow Street. Znaleziono przy nim trochę tylko drobnych. Następstwa całej tej historii o wiele by mniej były przykre, gdyby nie okazywał żalu. Nie czynił zeznań na raty. Raz robił zeznania tyczące się pewnego kosza w piwnicy, w którym zamiast wina zastaliśmy wypróżnione i odkorkowane butelki. Sądziliśmy, że się na tym skończy, aleśmy się dowiedzieli, co mamy myśleć o kucharce. Rozbudzone wyrzuty jego sumienia wyjawiły, że kucharka ta posiada córeczkę, która co wieczór wynosi żywność, a węgiel nasz sprzedawany był mleczarzowi, że polędwice idą na bok i itd. I tak dalej. Innym znów razem okazało się, że dostawca piwa zamierzał włamać się do naszej piwnicy i trzeba było go aresztować. Słowem, ujrzałem się ofiarą takich oszustw i zamachów, że nie wiem, co bym dał, żeby trzymał język za zębami i przestał mnie narażać na ciągłe sprawy dochodzenia i obarczać kosztami i kłopotami. Doszło do tego, że mu ciekał z domu na widok zbliżającego się policjanta. Życie me stało się nie do zniesienia, dopóki nie wywieziono go, a i potem zarzucał nas listami. Przed wysyłką zapragnął widzieć Dorę. Dała się wzruszyć gorącymi jego prośbami i zemdlała, wszedłszy do więzienia. Z czasem został jakoby gdzieś pastuchem. Gdzie? Nie wiem. Nie sięgają tak daleko geograficzne moje wiadomości. Wszystko to dało mi wiele do myślenia i nasunęło poważne wątpliwości co do kierunku własnej egzystencji. Pewnego wieczoru ośmieliłem się zwrócić na to uwagę Dory. Smutno mi, najdroższa moja, mówiłem jej, pomyśleć, że nasz brak oszczędności i systematyczności nie tylko nas naraża na ustawiczne materialne straty, lecz psuje nadto innych. Nic już o tym nie mówiłeś od niejakiego czasu, odrzekła Dora. Oto znów rozpoczynasz niedobry, ależ Doro. Pozwól, niech ci wytłumaczę. Nie jestem ciekawa, nadąsała się Dora. Lecz ja chcę rozmówić się z tobą w tym względzie. Zostaw dżipa. Dora przytknęła pyszczek ulubieńca do mego nosa, mówiąc, boli. Chciała mnie rozśmieszyć, widząc zaś, że to się jej nie udaje. Wsadziła go do pagody, po czym usiadła naprzeciw mnie, składając z rezygnacji rączki. Rzecz w tym, kochanie, rozpocząłem, że złe mamy sługi rozwijałbym dalej ten temat, lecz Dora była zdumiona po prostu. Ciekawa była, jakie na to wymyślę lekarstwo. Szczepienie cnoty, co? Uważałem za stosowne mówić dalej bez osłonek. Nie tylko, widzisz, kochanie, narażamy się na materialne straty i tysiączne przykrości, Lecz sługi nasze wystawiamy naszym domowym bezładem na ustawiczne pokusy. Psujemy każdego, kto w dom nasz wchodzi, a odpowiedzialność spada po części na nas. O, co za oskarżenie! zawołała Dora szeroko otwierając oczy. Twierdzić, że mogę skraść zegarek. Bredzisz, Doro, najdroższa, kto tu mówił coś podobnego? Kto? Ty sam. Ty dopiero co mówiłeś, że daję zły przykład. Och, porównać mnie z nim! Z kim? Z tym chłopcem, złodziejem, mówiła szlochając na dobre. O zły, okrutny, porównać z nim swą własną, rodzoną żonę. Trzeba było dawniej powiedzieć, co o mnie myślisz, dawniej przed ślubem. Och, myśleć, żem tyle warta, co jakiś niegodziwy złodziej. Biedna ja. Doro najdroższa. Przekonywałem ją, usiłując oderwać jej chusteczkę od oczu. To, co mówisz, nie tylko jest dziecinne, lecz i brzydkie. Sama wiesz, jak dalece mijasz się z prawdą. Aha, zarzucałeś mu zawsze kłamstwo, a teraz mnie zarzucasz. O, biedna ja, biedna, co pocznę teraz? Proszę cię, miła, uspokój się, bądź rozsądna, słuchaj, co ci mam, i muszę powiedzieć. Widzisz, najdroższa przede wszystkim, to my powinniśmy wypełniać nasze obowiązki, a wówczas dopiero możemy być wymagający. To pewne. Że narażamy nasze sługi na ustawiczne rozmijanie się z obowiązkami, niedbałość nasza, rozrzutność, lekkomyślność zgubnie na nich oddziaływać muszą, psujemy ich to widoczne. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Dręczy to mniej niepokoi. Oto wszystko, co ci chciał powiedzieć. No, nie gniewaj się, najdroższa. Długo nie chciała oderwać od oczu chusteczki. Chlipała, skarżąc się cichutko, lecz żałośnie. Jeśli się dręczę, to po cóż się żeniłem. Trzeba się było rozmyślić chociażby w przeddzień ślubu, przed ołtarzem nawet. Jeśli mnie unieszczęśliwia, to niech ją odeślę do jej ciotek, do Petnej, albo lepiej do Julii Mills, do Indii. Julia byłaby uszczęśliwioną i nie porównywałaby jej pewno z nieletnim przestępcą. O nie nigdy. Słowem była tak nieszczęśliwa i tak mnie przez to martwiła, żem wyrzucał sobie usiłowania przemówienia jej do rozsądku. Inną trzeba było obrać drogę. Inną, jaką? Rozwijać ją. Utarte to słowo dźwięczne jest. Postanowiłem tedy rozwijać Dorę. Wziąłem się do dzieła, gdy Dora kaprysiła po dziecinnemu, a mnie samemu wtedy najmilej byłoby dogadzać jej, stroiłem się w powagę i pozostawaliśmy oboje. Niezadowoleni z siebie. Innym razem mówiłem jej długo i szeroko o tym, co mnie zajmowało, lub czytywałem szekspira, co ją nużyło i nudziło. Od czasu do czasu karmiłem ją zasadami i maksymami lub strzępkami praktycznych wiadomości, które się obijały o jej obojętność jak groch o ścianę. Próbowałem na najrozmaitsze sposoby, lecz rozwijanie postępowało żółwim krokiem. Posądzam nawet Dorę, że uważała Szekspira za największego pod słońcem nudziarza. Wciągnąłem był do spisku, pomimo jego wiedzy, Traddlesa, i gdy odwiedzał nas, otwierałem przed nim ku zbudowaniu Dory skarbnicę wszystkich mych praktycznych i elementarnych wiadomości. I to zdawało się raczej gnębić Dorę. Stawała się nerwowa, jakby wystraszona. Spoglądała na mnie jak żak na bakałaża. Safanduę, gderacza. Sam z czasem takim się sobie wydawałem, zdmuchując pyłki ze zrywanych przez mą dziecinną żonę kwiatów. Trwało to z miesiąc. Przekonawszy się, że to do niczego nie prowadzi, a skwasić może na sobie, począłem rozmyślać czy czasem Dora nie jest już rozwinięta. Było to więcej niż prawdopodobne i usiłowania moje były zbyteczne. Postanowiłem tedy zadowalać się moją dziecinną żoną, taką jaką była. Zmęczyła mnie rola pedagoga. Widziałem, żem krępował Dore. Kupiłem jej parę kolczyków, obrożę nową dla i... Wszystko wróciło do poprzedniego stanu rzeczy. Dore uszczęśliwiły podarki. Ucałowała mnie z czułością. Pozostał jednak z uprzedniej nieudanej próby. Chłód pewien pomiędzy nami. Usiłowałem rozwiać go na przyszłość, postanowiwszy wszelkie lody i ciężary na własne brać barki. Usiadłem przy mej żonie, sam jej włożyłem w uszy kolczyki, mówiąc jej czule, żem od niejakiego czasu nie był dla niej tym, czym być winienem i że mi to wybaczyć powinna. W rzeczy samej, mówiłem, usiłowałem być rozsądny i mnie uczyć rozsądku spytała lękliwie. Czy tak do Eddie? Ucałowałem wzniesione na mnie nieśmiało oczy pytaniem rozchylone usta. Na nic się to nie zda, mówiła wstrząsając główką i pobrzękując kolczykami. Na nic, znasz mnie przecie. Dzieckiem jestem i chcę, abyś mnie za taki uważał. Jeśli więcej będziesz ode mnie wymagał, nie potrafię cię zadowolić. Czy ci się nigdy nie zdaje, że lepiej byś zrobił, co najdroższe? spytałem, widząc, że się zacięła. Nic, odrzekła. Nic? spytałem. Zarzuciła mi ręce na szyję, zaśmiała się. Nazwała siebie ulubionym swym przezwiskiem Gąska. Skryła wreszcie na mem ramieniu twarzyczkę w takiej ilości loczków, że trudno je było rozgarnąć. Zrobiłbym lepiej, nie ucząc rozsądku mej żoneczki? Pytałem śmiejąc się. Co? A widzisz... Czegoś chciał, ty brzydki chłopcze. Ale to już przeszło, mówiłem. Kocham ją taką, jaka jest. Czy tylko prawdę mówisz? pytała, przytulając się do mnie. Prawdę! Po co mam pragnąć zmieniać to, co mnie uszczęśliwiało i uszczęśliwia? Najbardziej ci dotwarzy doro moja, gdy jesteś sobą. Porzućmy tedy wszelkie próby i wróćmy do dawnego szczęścia. Szczęścia, powtórzyła. Od rana do nocy. Od nocy do rana. I nie będziesz się gniewał, chociaż się znajdą czasem w domu jakie małe nieporządki. Nie będziesz? Nigdy. O, nie powiesz mi już, że psuje sługi, daje zły przykład? Ty niegodziwcze? Nigdy. Przenigdy. Bo widzisz, wolę być głuptaskiem niż nieszczęśliwą. Prawda? Najlepiej bądź sobą. Najlepsza rzecz pod słońcem. Pod słońcem? O, dużo tam jest miejsca do Edi. Wstrząsnęła główką, podniosła błyszczące swe oczy, ucałowała mnie, roześmiała się wesoło i poskoczyła nakładać jeepowi nową obrożę. I tak się skończyły moje usiłowania, kształcenia, rozwijania mej żony. Nie byłem stworzony na męża pedagoga, nie umiałem wziąć się do dzieła, pogodzić to z jej występowaniem w roli dziecinnej żony. Postanowiłem więcej pracować nad własnym doskonaleniem się. Nie, nie chciałem zmienić się w gderacza, dręczyciela, biednej, kochanej dory. Tak ciernie życia zostały dla mnie samego. Padły mi osamotnieniem na serce. Uciec przed tym nie mogłem. Uczucie to wzmogło się, chociaż sobie jasno z tego sprawę nie zdawałem, podobne do rozpływających się w nocnej ciszy, nieuchwytnych jakichś dźwięków. Z całego serca kochałem żonę, szczęśliwy byłem lecz nie tym szczęściem, o którym niegdyś marzyłem. Brakowało mi czegoś. Dziś, wchodząc w głąb mojego życia i serca, badam na nowo rozbudzone to uczucie. Brakowało mi czegoś, co było niespełnionym i nie dającym się już spełnić marzeniem mej młodości. Spostrzegłem, co nie jeden z nas spostrzegł i napełniło mnie to wielkim smutkiem, że mnie znalazł w żonie przyjaciółki. Współpracownicy, podpory. W nieodwołalnej tej rzeczywistości była jedna prawda ogólna, nieunikniona. Drugiej, tyczącej się mnie samego, dałoby się uniknąć. Myśląc o nieziszczonych marzeniach mej młodości, myślałem o dniach spędzonych z Agnieszką i jasne te chwile, pod starym dachem przebyte wspólnie, pozostawały mi w pamięci na kształt mar jakiś. Chwile te mogły się powtórzyć, ale nie na tym świecie. Czasem rozmyślałem o tym, co by to było, jeślibyśmy się z Dorą nie spotkali. Osoba jej tak ściśle związana była z całym mym istnieniem, że były to płonne rozmyślania. Rzeczywistość rozwiewała je jako puchy marne. Kochałem Dorę. Kochałem ją sercem całym i to, co wyżej mówiłem, spoczywało niejasne, zgłuszone w głębi mej duszy. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie wpływało to w najmniejszej mierze na słowa mej postępki. Przyjąłem na siebie dobrowolnie wszelkie domowe troski. Dora, jak przedtem, podawała mi pióra i obojeśmy czuli, że burza zażegnana, a cień zwarty w odpowiednich mu granicach. Kochała mnie szczerze, dumna ze mnie była i gdy Agnieszka napisała jej, z jaką przyjemnością starzy moi przyjaciele czytają me utwory i pochlebne o nich zdanie krytyków, przeczytała mi to ze łzami radości w oczach oświadczając, żem najkochańszy i najmędrszy z ludzi. Własnego z serca młodociana omyłka. Te słowa pani Strąg utkwiły mi w pamięci. Często w nocy budząc się, powtarzałem je sobie machinalnie. We śnie czytywałem je wypisane tajemniczą jakąś ręką na ścianach domów. Niedoświadczone miałem, wiem to teraz, serce, gdym pokochał Dorę. I gdyby doświadczone było, nie cierpiałoby skrycie tego, co przecierpiało wówczas. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakterów i usposobień. I te pamiętałem słowa. Pragnąłem podciągnąć Dorę do mych zainteresowań. Nie udało mi się. Pozostawało mi teraz dostosowywać się do niej i być szczęśliwym, dźwigać samotnie wszystkie życiowe ciężary i być jeszcze szczęśliwym. Powinienem był wszelkich ku temu dołożyć starań i istotnie, starania te dobrym uwieńczone zostały skutkiem. Drugi rok mego małżeństwa szczęśliwszy był od pierwszego, życie Dory było odtąd pogodne i bez troski. Pod koniec tego drugiego roku pogorszyło się zdrowie Dory. Zrazu cieszyłem się, myśląc, że delikatniejsze od moich niemowlęce dłonie i uśmiechy zmienią moją dziecinną żonę w matkę. Próżne marzenia. Mała duszyczka przez chwilę zaledwie gościła na tym ziemskim padole i odleciała na skrzydłach śmierci. Gdy tylko będę mogła wstać, mówiła Dora do mojej ciotki, będę biegać na wyścigi z Jeepem. Zrobił się taki ociężały i leniwy. Sądzę, Duszko, zauważyła siedząca przy niej z robotą w ręku ciotka, że mu to niewiele pomoże. Jeep, starzeje się. Starzeje? zawołała Dora szeroko roztwierając oczy. O, jak, jakie to dziwne, zabawne. Jeep, stary. Nieunikniona to kolej, kochanie, mówiła wesoło ciotka. Przywyka się zresztą do tego łatwo. Spójrz na mnie. Godzę się jakoś ze starością. Ale Jeep? Mówiła Dora, spoglądając z litością na ulubieńca. Biedny mój, mały Jeep. O, pociągnie on jeszcze długo, mówiła uspokajająco ciotka, gładząc ją po policzku. A Dora tymczasem wychyliła się z łóżka, wołając Jeepa, który wprawdzie podniósł łapki i usiłował służyć na rozkaz swej pani, lecz wywrócił się zadyszany, kaszląc. Trzeba mu sprawić na zimę flanelową kołderkę, zauważyła ciotka. Biedne psisko, a złe? Kąsałby mnie, wyziewając ducha. Dora wzięła go na swoje łóżko. Rzucał się dalej na ciotkę, a to tym zajadlej im się pilniej przypatrywała. Jeep uważał okulary za największą osobistą obrazę. Dora z trudnością go ułagodziła. Gdy zmęczony, Zjajany był przy niej, okręcając sobie o palec długie jego uszko, Dora powtórzyła zamyślona, nawet mój mały biedny Jeep. Och, zauważyła ciotka, wiele ma jeszcze siły, a jeszcze więcej złości. Długie przeżyje lata. Jeśli chcesz, kwiatku, ty mój, mieć psa, który by biegał z nim na wyścigi, kupię ci. Dziękuję cioci, ale nie. Nie? spytała ciotka, podnosząc okulary. Nie chcę mieć drugiego psa, rzekła Dora. Zasmuciłoby to Dzipa. Jego tylko zresztą mogę tak lubić. On mnie znał przed wyjściem mem za mąż i nie warczał wcale na Doedi, nawet gdy go po raz pierwszy widział. Nie, nie lubiłabym innego psa. Dzipie mój, mały, dobry, kochany. Masz słuszność, Duszko, rzekła ciotka gładząc jej twarz. Ciocia się nie gniewa? pytała, przymilając się. Poczciwe dziecko. Zawołała ciotka, całując ją z rozczuleniem. Za cóż miałabym się gniewać? Nie myślisz tego. Nie, nie myślę, odrzekła. Tylko jestem zmęczona i chcę pogrymasić. Grymaśnica ze mnie nie lada, zwłaszcza gdy mowa o dżipie. Znamy się z sobą od tak dawna. Dżipie mój, stary, kochany. Nie, nie bój się, nie opuszczę cię. Nie sprzeniewierzę ci się, choć postarzejesz. Dżip lizał ręce swej pani. Ale tyś jeszcze nie stary, nie opuścisz mnie dzipie, nie zostawisz mnie samej, mówiła, pieszcząc się ze swym ulubieńcem. Kochana śliczna Dora. Następnej niedzieli Traddles, który zwykle z nami w dniu tym obiadował, zapewniał, że za dni kilka znów biegać będzie. Za dni kilka. Powtarzaliśmy to ciągle i znów dni kilka, a Dora powstać nie mogła z łóżka. Wyglądała prześlicznie i była wesoła, tylko te drobne stopki, tańczące dawniej ustawicznie na wyścigi z jeepem, nie chciały się poruszyć. Z rana znosiłem ją na dół, wieczorem wnosiłem na górę zarzucała mi, śmiejąc się, ręce na szyję. Jeep skakał, szczekał, machał ogonkiem nie rozumiał zgoła, co to znaczy. Ciotka drepcząc za nami uginała się pod stosami szalów i poduszek, a pan Dick nie ustąpiłby nikomu obowiązku przyświecania pochodowi. Nieraz Traddles spoglądał na nas z dołu, a dora dawała mu przeróżne zlecenia do najukochańszego dziewczęcia. Pochód nasz wyglądał wesoło, najweselsza zaś była moja pieszczotka. Lecz kiedy czułem ją taką lekką, coraz to lżejszą na mych rękach, serce mi się ściskało dziwną trwogą, przeczuciem czegoś nieokreślonego, a nieuniknionego. Nie chciałem zastanawiać się nad tym, bałem się nazwać po imieniu, przyznać przed samym sobą. Raz wieczorem, słysząc słowa odchodzącej ciotki, dobranoc kwiatku pochyliłem się nad biurkiem, czując, że mnie łzy dławią. O fatalne, fatalne imię. Kwiaty tak szybko przekwitają, okwitłe opadają tak prędko. Rozdział czterdziesty dziewiąty. Wciągnięty jestem w kabałę. Pewnego poranku otrzymałem pocztą z Canterbury adresowany do Commons List, który zdziwił mnie niemało. Kochany panie, niezależne ode mnie okoliczności przerwały od niejakiego czasu stosunki, które pamięć moja przechowuje w perspektywie i blasku najmilszych wspomnień i nie dających się wyrazić uczuć. Fakt ten, łącznie ze sławą, jaką zjednały panu talent jego i autorskie zasługi, nie pozwala mi odtąd zwracać się do towarzysza młodości z dawną poufałością. Wystarcza mi wiadomość, że imię jego pozostanie na zawsze wyryte w archiwach naszego domu. Mam na myśli starannie przez żonę mą przechowywane dokumenty odnoszące się do byłych naszych lokatorów. Dokumenty te zaświadczą przed potomnością o stosunkach, jakie istniały pomiędzy nami. Nie jest rzeczą człowieka, znajdującego się dzięki przeszłym swym czynom i zbiegowi niepomyślnych okoliczności, w sytuacji przypominającej tonącą łódź, że pozwolę sobie użyć żeglarskiego tego porównania, wdawać się w powinszowania i pochwały. Godniejsze ręce, niech wawrzynowe splatają wianki. Jeśli zawód pański pozostawi mu wolną chwilę, dla przeczytania słów tu skreślonych, spyta pan siebie wtedy, co jest przedmiotem niniejszej korespondencji? Pozwolę sobie zauważyć, że pytanie powyższe nie zdziwi mnie bynajmniej. Owszem, uznam je za najzupełniej racjonalne, upewniając zarazem, że przedmiot to wcale nie pieniężnej natury. Nie zastanawiając się dłużej nad własnymi zdolnościami i zasługami, umiejętnością powstrzymywania gromów i kierowania palącą błyskawic iskrą, pozwolę sobie zauważyć mimochodem, że najpiękniejsze marzenia moje rozwiane zostały. Spokój zniszczony, strawiona radość żywota mego, serce zatrute, czoło na zawsze zasępione. Robak się w bujnym zalągł kwiecie. Przepełniła się goryczy czara, posiew podcięty u samych korzeni. Im prędzej to się skończy, tym lepiej postawiony wśród najcięższych okoliczności, którymi nawet z żoną podzielić się nie mogę, przez wzgląd na jej potrójną rolę, jako niewiasty, żony i matki. Postanowiłem raz skończyć z tą nędzą, pozostawiając sobie dwie doby zwłoki dla ostatecznego zwiedzenia stolicy tego cmentarza, najlepszych mych wspomnień. Pomiędzy innymi miejscowościami zwiedzę naturalnie tamtejsze więzienie. List niniejszy ma na celu oznajmienie panu, że pojutrze o siódmej wieczorem. Znajdę się przy południowej bramie tego przybytku arcy pomocniczego w cywilnych procesach. Ośmielam się upraszać dawnego mego przyjaciela, pana Copperfielda, jako też najszanowniejszego pana Tomasza Traddlesa, jeśli tenże istnieje i zamieszkuje obecnie Londyn, o spotkanie się ze mną w powyżej oznaczonym miejscu i łaskawe odnowienie dawniejszego naszego stosunku i kończę niniejszy list ostrzeżeniem. Że ujrzą rozbite resztki tego, co pozostało niby z rozwalonej wieży. Wilkins micawber, postscriptum, nie zaszkodzi może dodać, że żona moja nic nie wie o mym postanowieniu. List ten przeczytałem kilkakrotnie i chociaż znałem zawiłość stylu piszącego, jego zamiłowanie w metaforach i kreśleniu sążnistych o ladach głupstwie listów, domyślałem się, że tym razem zajść musiało coś niezwykłego. Kilkakrotnie wtedy list odczytywałem, rozmyślając o tym, gdy właśnie nadszedł Traddles. Nigdyś nie przybył bardziej w porę, zawołałem, witając go. Pomożesz mi rozwiązać zagadkę. Dziwny list otrzymałem od pana Mikołbera. Dziwne, zawołał Traddles. A ja od pani i z tym właśnie przyszedłem. Mówiąc to, zgrzany pośpiesznym chodem, z najeżonymi włosami, Traddles wymienił ze mną listy. Patrzyłem na wyraz jego twarzy, z jakim przebiegał list pana Mikołbera, podniósł brwi, powtarzając na głos powstrzymywania gromów i kierowania palącą błyskawic iskrą. Niech go zaklął. Co do mnie wziąłem się do studiowania stylu pani Mikołber. Pozdrowienie panu Tomaszowi Traddles pisała, jeśli raczy jeszcze pamiętać starą swą znajomą i zechce jej poświęcić chwilkę drogiego swego czasu. Upewniam, Pana te, te, że nie ośmieliłabym się nadużywać znanej mi jego dobroci, gdyby mnie do tego nie zniewoliła ostateczność. Z rozdartym sercem wyznać muszę, że zmiana, która zaszła w usposobieniu i postępowaniu mego męża wobec rodziny, zmusza mnie wziąć pióro do ręki. Pan T. wyobrazić nawet sobie nie zdoła, jak wielka jest wyżej wzmiankowana zmiana. Pan Mikołber stał się porywczy. Skryty tak dalece, że zakrawa to na pomieszanie zmysłów. Rzadki bywa dzień bez wybuchu i sceny, i pan te zrozumie z jakim uczuciem widzę się zmuszoną wyznać, żem przywykła codziennie słyszeć z ust męża mego, ojca licznej, a w tej liczbie dwoje bliźniąt i ostatnie nasze niemowlę rodziny, że się zaprzedał. Strach powiedzieć: diabłu, tajemniczość. Skrytość zastąpiła poprzednio pomiędzy nami istniejące zaufanie. Najmniejsza rzecz, nawet pełne tkliwości zapytanie, co by wolał jeść na obiad, wywołuje groźbę, ach, rozstania. Onegdaj jeszcze na wzruszającą prośbę o dwa pensy na pierniczki pokazał nieszczęsnym bliźniętom scyzoryk. Niech mi pan te wybaczy dotykanie bolesnych tych domowych szczegółów. Bez nich pan T nie miałby dokładnego pojęcia o okropności mego położenia. A teraz, czy mi pozwolonym zostanie wyjawić cel niniejszego listu? Polecić siebie przyjaźni pana T. O tak, niewątpliwie, znana mi jest jego dobroć. Niełatwo zmylić kobiece kochające oko. Pan Mikołber wybiera się do Londynu i chociaż dziś przy śniadaniu zasłaniał kartkę z adresem przygotowanym do przypięcia do walizy, Oko nieszczęsnej żony tajemnicze pochwyciło pismo. Czyż się ośmielę błagać pana te, by się widział ze zbłąkanym mym małżonkiem i usiłował odwieźć go na prawą drogę obowiązku, opuszczonej powrócić rodzinie? Och, to byłoby za wiele. Jeśli pan Copperfield pamięta jeszcze skromną, prawie nieznaną, dawną swą przyjaciółkę, to może pan te zechce prosić go w imieniu moim, aby z nim razem współdziałać, raczył. W każdym razie pozwolę sobie zastrzec, aby list i zeznania niniejsze pozostały między nami. Jeśli pan te raczy, co uważam za nieprawdopodobne, odpowiedzieć na niniejsze pismo, zechce list swój adresować do Canterbury, posterestante, gdyż adresując wprost do mnie, zgubiłby szczerze oddaną. M. M. Co myślisz o tym liście? Spytał mnie Traddles, gdym go powtórnie przebiegał wzrokiem. A ty co myślisz o tamtym? Spytałem nawzajem, widząc, że czyta jeszcze marszcząc brwi. Wnoszę, odrzekł, że oba razem wzięte posiadają znaczenie głębsze od zwykłej korespondencji państwa Mikołberów. Nie domyślam się jednak o co idzie. Obalisty zdają się mi pisane w dobrej wierze. Biedaczka. Słowa te stosowały się do pani Mikołber. Trzeba jej w każdym razie odpisać, uspokoić ją, upewnić, że się zobaczymy z jej mężem. Zgodziłem się na to tym chętniej, żem wyrzucał sobie lekceważenie uprzednio otrzymanego listu. Zdziwił mnie był wprawdzie w swym czasie, lecz nadto byłem zajęty własnymi sprawami i zapomniałem o tym. A myśląc od czasu do czasu o starych swych znajomych, podziwiałem tylko, jakie to pieniężne zobowiązania zatrzymują ich w Canterbury. I dlaczego pan Mikołber zdawał się unikać mnie, odkąd został u Jurajacha? Napisałem tedy list pocieszający do pani Mikołber w swoim i e Tredlsa imieniu, który też obydwaj podpisaliśmy. Odnosząc go na pocztę, gubiliśmy się w domysłach nad zawartą w korespondencji małżonków tajemnicą. Po południu zwierzyliśmy się ze wszystkiego ciotce i postanowiliśmy stawić się punktualnie na wezwanie pana Mikołbera. Chociaż znaleźliśmy się w umówionym miejscu o kwadrans wcześniej, już go tam zastaliśmy. Stał oparty o mur więzienny, z założonymi na piersiach rękoma, spoglądając na kominy więzienne z taką poetyczną melancholią, z jaką spoglądałby na gałęzie drzew, pod którymi spędził młodzieńcze lata. Gdyśmy go powitali, zdawał się zmienionym. Nie był tak jak zwykle uprzejmy i słodki. Nie był też odziany w czarny oficjalny surdut, lecz w stary jakiś, który ściągał na piersiach, rozmawiając z nami. Tylko monokl wisiał jak zwykle i obszerny kołnierzyk jak zwykle był wykrochmalony. Panowie, ozwał się powitawszy nas, okazujecie się wiernymi w potrzebie przyjaciółmi. Pozwólcie niech się przede wszystkim dowiem, jak zdrowie obecnej pani Copperfield i inspe pani Traddles, gdyż przypuszczam, że przyjaciel nasz Treadles nie wstąpił jeszcze w związki małżeńskie. Podziękowaliśmy za jego uprzejmość, udzielając żądanych wieści. Zwrócił potem uwagę naszą na starożytność murów, pod którymi staliśmy, po czym rozpoczął od upewniam was panowie. Przerwałem, prosząc go, by zechciał odłożyć na bok wszelkie ceremonie i mówił z nami, jak ze starymi przyjaciółmi. Wzrusza mnie kochany koperfildzie, zawołał, ściskając mi dłoń twa serdeczność. Spotkanie nasze w tym miejscu świadczy o szlachetności serca ludzkiego. Chciałem właśnie powiedzieć, jak głęboko wzruszony jestem, spoglądając na miejsca, w których spędziłem najprzyjemniejsze godziny mego życia. Dzięki zapewne żonie Pańskiej, zauważyłem. Jakże się miewa? Dziękuję Panu. Dostrzegłem chmurę, co mu na wzmiankę o żonie omroczyła czoło. Dziękuję, nieźle. I oto bęcz. Miejsce. Gdzie się nie rozlegają ustawiczne kołatania wierzycieli, gdzie nie słychać od rana do nocy pogrzebowych dzwonów pieniężnych zobowiązań, nie ma troski o procesy. Miejsce, którego mieszkańcy używać mogą w czasu, w spokoju. Oto, panowie, wiekopomne miejsca, w których dziatwa moja bawiła się w słońcu, unikając mrokami zaległych kątów. Znany mi tu kamień każdy. Tłumaczy to niniejsze me wzruszenie. Sporo odtąd upłynęło czasu zauważyłem. Tak, panie, odrzekł z goryczą. Będąc mieszkańcem tego przybytku sprawiedliwości, śmiało każdemu patrzałem w oczy i urwałbym głowę temu, kto by się ośmielił obrazić mnie. A teraz. Odwracając się ze smutkiem od więziennych murów, pan Mikołber przyjął moje ramię, drugą ręką oparł się na ramieniu Tredelsa i tak odeszliśmy razem. Są granice, mówił, oglądając się poza siebie. Granice na szlaku wiodącym do mogiły, których człowiek nie chciałby przestąpić. Taką właśnie granicą jest na drodze życia mego w przybytek sprawiedliwości. Nas smutną pan, zdajesz się być nastrojony nutę, wtrącił Treddles. Zgadłeś pan. Spodziewam się, ciągnął uprzejmie Treadles, żeś pan nie stracił zamiłowania w nowo obranej karierze. Sam jestem, jak pan wiesz, prawnikiem. Pan Micawber odpowiedział milczeniem. Cóż porabia przyjaciel nasz, hip? Spytałem przerywając milczenie. Kochany Copperfieldie, zawołał żywo, blednąc przy tym pan Mikołber. Jeśli masz pryncypała mego i pracodawcę, za swego przyjaciela, smuci to mnie nieskończenie. Jeśli za mego uśmiechnąć się tylko na to ironicznie mogę, na wszelkie zaśtyczące się pracodawcy mego zapytania, odpowiem jedynie że nie wiem, jak się miewa, lecz wygląda lisowato, że nie powiem szatańsko. Pozwolisz mi nie zatrzymywać się dłużej na przedmiocie, który mnie w prawnej mej karierze do szaleństwa niemal doprowadza. Wyraziłem żal mój, że nie wiedząc, dotknął tak drażliwej kwestii i chcąc jak najprędzej zatrzeć złe wrażenie, pośpieszyłem spytać o zdrowie pana i panny Wickfield. Panna Wickfield... Odrzekł, tym razem czerwieniąc się pan Mikołber. Jest zawsze wzorem wszelkich doskonałości. Ona to sama jest gwiazdą wśród mroków tego nędznego padołu i uwielbieniem dla niej, nie zna granic. Odprowadźcie mnie proszę na stronę, gdyż w stanie, w którym się obecnie znajduję, potrzebuje wypoczynku. Odwiedliśmy go na bok, w ciasną uliczkę. Oparł się o mur, otarł chustką czoło. Jeśli i ja byłem tak poważnie jak Tradles nastrojony i wyglądałem równie surowo, nie w wesołym był pan mi, towarzystwie. Niedolą moją jest, mówił Uzawie, to właśnie, że się najlepsze moje intencje i uczucia przeciw mnie obracają. Uwielbienie me dla panny Wickfield tkwi mi jak cierń w łonie. Lepiej by mi było być włóczęgą i żebrakiem. Zgryzota ta zgon mój przyspieszy. Nie odpowiadając na te lamenty, czekaliśmy cierpliwie, aż otrze ostatnie łzy, poprawi kołnierzyk i dla odwrócenia zapewne uwagi rzadkich przechodniów, zanuci piosenkę, przekrzywiając kapelusz na bok. Zaproponowałem mu, czy nie zechciałby przejechać do mej ciotki i tam przenocować. Zaprawi pan nam poncz wedle swej recepty, mówiłem. Wśród starych przyjaciół oderwie się od trapiących go smutnych myśli. A może, dodał Traddles. Zwierzenie się umniejszy panu troski. Róbcie ze mną, panowie, co się wam podoba, odrzekł. Jestem jak zwiędła przez słońce spieczona trawa. Chciałem powiedzieć, że mnie zmogły żywioły. Doprowadziliśmy go pod rękę do omnibusu i dotarliśmy bez przeszkód do Highgate. Sam nie wiedziałem, co mówić. Traddles musiał być w tym samym, co ja, usposobieniu, a pan Mikołber zachowywał ponure milczenie. Usiłował chwilami być wesoły, Rozpoczynał nucić jakieś piosenki, lecz popadał znów w smutek jeszcze bardziej widoczny przy tych nieudatnych próbach wesołości. Kapelusz mu się przechylił na bok, a uszy tonęły w kołnierzyku. Zawiozłem go do ciotki, nie do siebie, przez wzgląd na stan zdrowia Dory. Ciotka przyjęła go uprzejmie. Ucałował jej rękę, odszedł do od okna i tam, czas jakiś z podniesioną do oczu chustką, walczył ze swym smutkiem. Pan Dick był w domu. Z natury swej tak czuły na każde nieszczęście. Pospieszył natychmiast uścisnąć dłoń. Nowo przybyłego. Uściskom tym nie było końca, co znów zdawało się wzruszać niesłychanie pana Mikoubera. Powtarzał nieustannie: Wdzięczny Panu jestem z całego serca. Wdzięczny. Z kolei rozczulało to znów dobrego staruszka. Przychylność tego zacnego dżentelmena mówił pan Mikołber do ciotki, podcina mnie, że pozwolę sobie użyć wyrażenia utartego pomiędzy sportowcami. Podobne dowody przychylności, podobna gościnność do głębi wzruszać muszą przywalonego niedolą, walczącego z losem człowieka. Przyjaciel mój pan Dick nie jest pospolitym człowiekiem, stwierdziła z zadowoleniem moja ciotka. Przekonany o tym jestem, upewnić panią mogę stwierdził pan Mikołber, zamieniając nowy z panem Dickiem uścisk dłoni. Rozczulony jestem tą serdecznością. I jakże się pan czuje? pytał pan Dick troskliwie. Nieźle, dziękuję panu. Niech się pan mocno trzyma, zalecał pan Dick. Pan Mikołber rozrzewnił się i z dłonią w dłoni nowego przyjaciela zaczął. Przeznaczeniem moim było w tej panoramie, jaką jest życie ludzkie, napotykać tu i ówdzie oazy. Tak zielonej, świeżej, ożywczej, jak tutaj nie spotkałem nigdzie. Innym razem, wszystko to bawiłoby mnie nieskończenie. Teraz jednak czułem w tym wszystkim przymus i obserwując bacznie mego gościa, widziałem w nim walkę pomiędzy chęcią zwierzenia się z czymś i chęcią zachowania tajemnicy. Walka była tak widoczna, że aż się gorączkował. Traddles, siedząc na brzegu krzesła, z poburzonymi i sterczącymi włosami, Wpatrywał się w pana Mikołbera, nie mogąc zdobyć się na słowo. Ciotka, chociaż też pilnie obserwowała gościa, zachowała największą wśród nas równowagę, podtrzymując rozmowę. Pan jesteś odwiecznym przyjacielem mego bratanka, mówiła. Żałuję, żem nie miała przyjemności znać pana dawniej. Pani, odpowiedział pan Mikołber, to ja na tym straciłem najwięcej, nie mając zaszczytu znać pani wówczas, gdym mnie był jeszcze takim, jak obecnie, rozbitkiem. Rodzina pańska w dobrym, mam nadzieję, pozostaje zdrowiu. Pan Mikołber pochylił głowę. Pani, rzekł z rozpaczą, wyrzutkom obcym dobrej doli zdrowie zwykło służyć. Co też pan mówi, zawołała ze zwykłą sobie szczerością ciotka. Losy rodziny mej, prawił pan Mikołber na niepewnej zawisły szali. Mój pracodawca zamilkł, oddając się cały obieraniu cytryny i przyrządzaniu ponczu. Więc y, pracodawca, podpowiedział pan Dick. Dziękuję panu za to przypomnienie, zawołał pan Mikołber. Zamienili uścisk dłoni. Pracodawca mój ciągnął. Pan Hip zaszczycił mnie raz uwagą, że jeśli by nie honoraria, których udzielać mi raczy, zostałbym chyba kuglarzem, jarmarcznym, połykał węże i noże i żywił się powietrzem. Wówczas dzieci moje musiałyby przewracać koziołki, a pani Mikołber wturowałaby nam na pozytywce. Nożem trzymanym w ręku pan Mikołber uczynił ruch wymowny. Tak, miałoby to miejsce po jego chyba śmierci. Po czym wziął się znów do obierania cytryn. Ciotka oparła się łokciem o okrągły, zawsze w pobliżu niej stojący stoliczek, wpatrując się w mówiącego. Pomimo wstrętu do wyciągania z niego zwierzeń, do których nie byłby skłonny, pochwyciłbym go może tym razem za słowo, lecz wyglądał na zbyt zajętego swą czynnością. Sypał do wazy cukier, grzał wodę i tym podobne. Przeczuwałem po drżeniu jego rąk i ciągłych pomyłkach, że zbliża się kryzys. Jakoż istotnie odepchnął wazę, powstał z miejsca i kryjąc twarz w chustce do nosa, rozpłakał się. Kochany Copperfieldzie – mówił, łkając. Przyrządzenie ponczu wymaga świeżego umysłu i uwagi, na którą się zdobyć nie mogę. Mów pan, kochany panie, co panu jest, nalegałem: jesteś wśród prawdziwych swych przyjaciół. Wśród przyjaciół wybuchnął z rozpaczą. Właśnie dlatego, żem się znalazł, wśród przyjaciół nie mogę dłużej wytrzymać. Pytacie mnie panowie, co mi jest. Pytajcie raczej, w czym rzecz. Rzecz w podłości, rzecz. W nikczemności, oszustwie, fałszerstwie, knowaniach niecnych, a wszystkiemu temu na imię. Hip! Ciotka klasnęła w dłonie. Wszyscyśmy się porwali z miejsca jak piorunem rażeni. Ha! Powiedziałem! wołał pan Mikołber, machając chustką do nosa i rękoma tak, jak gdyby wypłynął z zalewającej go fali. Powiedziałem! Niewiele mi pozostaje życia! Dnime policzone, pozbawiony jestem wszystkiego, co może przy życiu utrzymać. Galerami mi była u tego łotra służba, galerami. Och, oddajcie żonę moją, dzieci, rodzinnego życia, niewinne i święte pociechy, wskrzeście dawnego mi kołbera, znędznika, który nie śmiałby rozwiązać rzemyka u obuwia tamtego i każcie mi jutro noże i węże połykać, a chętnie to uczynię. Unosił się. Starałem się go uspokoić. Próżno. Unosił się coraz bardziej. Niepodobna było dojść z nim do słowa. Nie! wołał gorączkując się, gestykulując, sapiąc. Dłonią nie dotknę dłoni uczciwego człowieka, dopóki nie zdemaskuję, nie zgniote jaszczurki tej, padalca, hipa. Nie pozwolę sobie z i korzystać gościnności. Góry poruszę z posad i cały wybuch wezuwiusza cisnę na głowę tego łajdaka hipa. Jeść pod tym zwłaszcza dachem. Pączu wychylać nie mogę, zanim nie wydrę oczu. Nie splunę w twarz ugażowi temu, faryzeuszowi. Nie, nie chcę znać nikogo. Słowa nie przemówię, nie spocznę, zanim nie zgniotę. W atomy nie rozproszę zdrajcy tego, krzywo krzywoprzysięscy, hipa. Bałem się, by nie dostał apoplektycznego ataku. W gardle go dławiło nazwisko hipa, drżał cały, a potem opadł bezsilny na krzesło, wodząc po nas błędnym wzrokiem, czerwony, siny, z kroplami potu na czole, złamany. Chciałem mu pośpieszyć z pomocą. Porwałem szklankę wody, powstrzymał mnie jednak, wyciągając patetycznie rękę. Nie, Copperfieldzie, nie. Nie zbliżaj się do mnie aż aż panna Wickfield zadośćuczynienie ze szpon tego szatana hipa. Zdawało się, że podtrzymuje go jedynie nienawiść. Tajemnica mówił urywanym głosem, szeptem raczej, przed światem całym bez wyjątku tajemnica za tydzień od dziś Rano przy wszystkich tu obecnych, nie wyłączając ciotki, dobrodziejki, w hotelu, w Canterbury, gdzie ja i pani Mikołber zerwiemy maskę z tego nędznika, Hipa, ani słowa więcej. Cyt. Odchodzę. Nie jestem w stanie. Sprowadzę na ślady zdrajcy Hipa. Imię to samo podtrzymywało go, dodając siły do wymawiania słów oderwanych. Porwał się z miejsca i wybiegł z domu, pozostawiając nas w zdumieniu niepokoju, nadziei, wzruszonych. Ale i tym razem nie zdołał oprzeć się pokusie pisania listów, bośmy nie ochłonęli jeszcze z pierwszego wrażenia, a już z pobliskiej oberży, do której w tym tylko zaszedł, jak się okazało, celu, przyniesiono list następny. Sekretny, kochany panie. Zechciej pan wytłumaczyć mnie przed swą szanowną ciotką za uniesienie, któremu w obecności jej uległem. Był to wybuch tłumionych uczuć, lawy wewnętrznej, dającej się łacniej odczuć niż opisać. Sądzę, żem był zrozumiany co do naznaczonego terminu. Od dziś dnia za tydzień w Canterbury, w przybytku publicznej zabawy. Tam właśnie, gdzie niegdyś żona moja i ja mieliśmy zaszczyt połączyć z Pańskim głosy nasze w pieśni nieśmiertelnego piewcy. Po wypełnieniu obowiązku, po wymierzeniu sprawiedliwości co mi pozwoli znów śmiało ludziom w oczy patrzeć, oddalę się, spragniony wiecznego spoczynku. W ciasnej i ciemnej mogile spocząć choć w wieku sile. Wilkins, McCauber Rozdział pięćdziesiąty Sprawdza się sen pana Pegoty. Kilka miesięcy przeszło od naszego spotkania z Martą. Nie widziałem jej odtąd, Lecz wiedziałem, że się porozumiewała kilka razy z panem Pegoti. Nie odkryła nic i nie było nadziei, aby odkryć, co mogła względem losów Emilki. Wątpiłem, wyznaję, aby starania nasze do pomyślnych doprowadzić mogły rezultatów. Przypuszczałem, że Emilka już nie żyje. Pan Pegoti był niewzruszony. Wytrwałość jego nie miała miary, chociaż drżałem na samą myśl o ciosie, na jaki wiara ta i nadzieja były wystawione. Tyle w nich było powagi, religijnego niemal namaszczenia, żem się przed nimi skłaniał z podziwem i poszanowaniem. Nie ograniczał się zresztą do biernego wyczekiwania. Przyzwyczajony do ustawicznej pracy, wiedział, że nie ma prawa na samą spuszczać się opatrzność. Wiedział, że sami sobie winniśmy pomagać. Widziałem go, jak się puścił do Jarmoth Na samo przypuszczenie, że może przypadkiem Umówione światło nie znajduje się w oknie chaty łodzi Zalada ogłoszeniem w dziennikach Mającym cień związku z przedmiotem jego poszukiwań Brał kij w rękę W dalekiej, niestety płonne, udając się wędrówki Pływał tam i z powrotem do Neapolu Na mocy opowieści panny Dirtle A w wędrówkach tych ograniczał jak mógł swoje potrzeby Oszczędzając pieniądze dla Emilki, na chwilę, w której skarb ten swój odnajdzie. Nie wyrzekł przy tym słowa skargi. Nie utyskiwał nawet na trudy i niewygody podróży. Dora widywała go często i bardzo polubiła. Widzę go stojącego obok kanapy, na której leżała, mnącego kapelusz w silnej ręce. Widzę błękitne oczy mej pieszczoszki, wznoszące się na niego z nieśmiałym podziwem. Czasem, gdy zachodził do mnie o szarej godzinie. Zapalał fajkę i przechadzaliśmy się pomału tam i nazad po ogródku. Stawał mi żywo w pamięci dom jego, cichy, mały, w dniach mego dzieciństwa poznany. Raz tak przechadzając się ze mną, powiedział, że w przeddzień zastał był Martę wyczekującą przed jego mieszkaniem. Prosiła go, by pod żadnym warunkiem nie wydalał się z miasta, zanim się z nim powtórnie nie zobaczy. Czy nie mówiła dlaczego? spytałem. Pytałem ją o to, odrzekł, lecz nie odpowiedziała mi nic stanowczego. Zleciła tylko, abym się nie oddalał, a sama spiesznie odeszła. A mówiła, kiedy mniej więcej wróci? Nie, rzekł, podnosząc w zadumie rękę do czoła. I o to pytałem, lecz odpowiedzieć, jak zapewniła mnie, nie mogła. Wzbroniłem był sobie zachęcać go i nieziszczone zapewne podsycać nadzieje, to też zostawiając przy sobie wszelkie domysły. Zauważyłem tylko, że zapewne niedługo każe na siebie czekać. W parę tygodni potem przechadzałem się samotny po moim ogródku. Wieczór ten pozostał mi na zawsze w pamięci. Był to drugi z kolei w naznaczonym przez pana Mikołbera tygodniu wyczekiwania. Deszcz padał przez cały dzień i powietrze przesycone było wilgocią. Liście na drzewach były mokre i ciężkie, niebo zachmurzone. Deszcz przestał jednak w końcu padać i ptaszki rozpiewały się w najlepsze. W miarę jak zapadał wieczór, milkły i pomału zapadła dokoła wieczorna wiejska cisza, przerywana szmerem opadających z liści kropel deszczu. Z boku, pomiędzy zielonością pnących się roślin i bluszczu, otwierał się widok na drogę. Zamyślony spojrzałem przypadkiem w tym kierunku i dostrzegłem przywołującą mnie ręką kobiecą postać. Marta, zawołałem wychodząc z ogródka, czy może pan pójść ze mną? szepnęła żywo. Byłam u niego, lecz go nie zastałam. Zostawiłam kartkę na jego stole. Mówili tam, że niebawem nadejdzie. Są wieści. Może pan iść ze mną natychmiast? Wyszliśmy. Milcząc, uczyniła ruch taki, jak gdyby zalecała mi pośpiech i milczenie i zawróciła ku miastu. Przyjść musiała pieszo, wskazywała na to jej odzież. Spytałem ją, czy tędy droga i na twierdzącą odpowiedź zatrzymałem pustą przejeżdżającą dorożkę, do której wsiedliśmy. Na zapytanie moje, gdzie jechać, odpowiedziała w stronę Golden Square, byle prędzej, po czym cofnęła się w głąb pojazdu, ręką zakrywając oczy. Zdawać by się mogło, że nie zdoła znieść dźwięku ludzkiego głosu. Miotany pomiędzy nadzieją i strachem nie wiem, co bym dał za wyjaśnienia, o które pytać nie śmiałem. Jechaliśmy tedy w milczeniu. Czasem wychylała się z dorożki, jak gdyby przynaglić, pragnęła bieg koni. Poza tym pozostawała spokojna. Wysiedliśmy w pobliżu wskazanego przez nią miejsca. Kazałem Dorożkarzowi na wszelki wypadek czekać. Marta oparła się na mym ramieniu i poszliśmy jedną z ciemnych wąskich uliczek, której domy wytworne niegdyś zostały obecnie przytułkiem ubóstwa. Przed jednym z takich domów Marta puściła me ramię, ruchem ręki wskazując, bym szedł za nią. Dom był gęsto zaludniony. Na każdym piętrze uchylały się drzwi, wyglądały liczne kobiece i dziecięce głowy. Na schodach co krok mijaliśmy jakichś mieszkańców. Jeszcze przy bramie, spojrzawszy w górę, w każdym oknie widziałem takież głowy wychylające się z pomiędzy doniczek z kwiatami. Schody były szerokie, opatrzone masywną rzeźbioną poręczą. Nad drzwiami i oknami gzymsy przedstawiały gipsowe kosze kwiatów i owoców. Lecz pleśń i kurz pokryły smętne te szczątki minionej świetności. Fruchno, wilgoć i czas nadwyrężyły stopnie, uginające się pod krokami, miejscami zapadające się. Zauważyłem, iż usiłowano wlać w te szczątki nowe życie. Nędznym materiałem połatano największe dziury. Wyglądało to na małżeński związek starej magnatki z ubogim żakiem. Niedobrane stadło odwracało się od siebie z niechęcią. Na górnych piętrach brakowało szyb, inne znów okna na głucho zabite były dyskami, a przez liczne otwory, które zamiast wypuszczać, wpuszczały smrodliwe powietrze, widzieć się dawały inne temu podobne domostwa. Dziedziniec w głębi zdawał się jedną kupą śmieci. Weszliśmy na samo poddasze, wyprzedzeni przez jakąś kobiecą postać. W niepewnym świetle na zakręcie dojrzeć mogłem, że się postać ta chwilę zatrzymała wyżej u drzwi. Po chwili ujęła klamkę, weszła. – Co to? – szepnęła przystanąwszy Marta. – Weszła do mego pokoju. Nie znam jej. – Lecz ja poznałem. Była to ku memu zdziwieniu. Panna Dertl. Zaledwie zaczął pokrótce tłumaczyć towarzyszce mej, żem znał tę damę, gdy doszły nas spoza drzwi głosy. Lecz słów nie można było pochwycić. Marta uchyliła ostrożnie w milczeniu boczne drzwi i znaleźliśmy się w ciasnej, podobnej do szafy i zdepce, Przemknięte drzwiczki wiodły do pokoju, który nazwała swoim. Tu zatrzymaliśmy się. Tchu nam brakowało, a Marta położyła mi szybko dłoń na ustach. Przez uchylone nieco drzwi dojrzałem pokój, dość obszerny. Łóżko, a na ścianach widoczki przedstawiające okręty i morskie wybrzeża. Ani pannę Jartl, ani osoby, z którą rozmawiała, dojrzeć nie mogłem. Nie mogła też dojrzeć ich stojąca poza mną Marta. Gdyśmy weszli... Głosy ucichły i ciężkie zaległo milczenie. Marta, nie odejmując mi z ust dłoni, drugą przyłożyła do ucha. Nie idzie mi wcale o to, czym ją zastała, czy nie, ozwała się wreszcie wyniośle panna Dartle. Nie dla niej tu przyszłam, a ciebie chciałam widzieć. Mnie? spytał cichy, łagodny głos, który napełnił mnie dreszczem. Był to bowiem głos Emilki. Tak, ciebie. – odparła ostro panna Dertl. I cóż, nie płoniesz ze wstydu? Głos ten ostry, niemiłosierne słowa przepojone nienawiścią i wzgardą uplastyczniły mi ją, chociaż widzieć nie mogłem. Czułem pożerający płomień jej oczu, drżące i sine wargi, głęboko na pobladłych, chudych policzkach występującą szramę. – Chciałam – mówiła – Zobaczyć igraszkę chwilowej zachcianki, którą się James Steerford prędko znudził. Bezwstydnicę, co mu się uwiesiła u szyi, stając się urągowiskiem motłochu w swym rodzinnym mieście. Nadętą, wymuskaną kochankę podobnych jemu paniczów. Chciałam widzieć, jak to wyglądać może. Coś zaszeleściło. Widocznie nieszczęsna, słowami tymi policzkowana dziewczyna rzuciła się ku drzwiom, Uciekać chciała, lecz panna Dertel powstrzymała ją zapewne. Chwilę panowało milczenie. Gdy się panna Dertel ponownie odezwała, głos jej syczał przez zaciśnięte zęby, tupała nogą. Stać mi tu, albo wszystkim tam na głos powiem, kim jesteś. Po imieniu cię nazwę. Nie puszczę cię, chociażbym ci wszystkie wyrwać miała włosy. Słowom tym odpowiedział jęk, przyciszone i nowe zaległo milczenie. Nie wiedziałem, co przedsięwziąć. Chciałem skrócić tę wstrętną scenę. Z drugiej znów strony czułem, że rzeczą pana Pegoty było zjawić się pomiędzy nimi. Och, kiedyż, kiedy nadejdzie? I tak, zaśmiała się zjadliwie panna Dertel. mam ją wreszcie, tę nierządnicę, widzę. Trzebaż być głupim, aby się dać wziąć na tę udaną skromność i niewinność, na tę zwieszoną głowę świętoszki. – Och, na miłość boską – zawołała Emilka – oszczędzaj mnie, pani. Kiedy już znasz nieszczęsną mą historię, zlituj się, jeśli chcesz, by się nad tobą zlitowano. – Nade mną? – sarknęła dumnie panna Dertl. Jak śmiesz równać się ze mną? Cóż może być między nami wspólnego? – Obieśmy kobiety – wybuchnęła łkaniem Emilka. – Patrzcie ją – syknęła panna Dertl. Szczyci się swą hańbą. Ależ ja gardzę tobą, pomiatam, brzydzę się. Kobieta, powiedz raczej, zakała niewieściego rodu. Och, zasłużyłam na to, łukała Emilka, lecz jakże strasznie to brzmi. Dobra, kochana pani, pomyśl, com przecierpiała, jak nisko upadłam. Marto, Marto, wróć, wróć prędzej, ratuj mnie. Panna Dertel przysunęła krzesło, na którym usiadła, jak raz naprzeciw drzwi. Teraz mogłem ją widzieć. Spoglądała w dół, może nawijącą się z bólu u nóg swych Emilkę. Światło padało na jej twarz, widziałem zacięte usta, a w oczach blask triumfu. — Cyt, słuchaj mnie — mówiła. — Schowaj dla innych całą tę komedię. Nie wzruszą mnie ani łzy, twe, ani uśmiechy na zawołanie, ladacznico ty jakaś. Och, nie mów tak, ulituj się, nie mów, bo skonam, lub zmysły postradam, wołała Emilka. Niewielkim to byłoby nieszczęściem. Niedostateczną karą za twe zbrodnie, odparła nieubłagana kobieta. Czy wiesz tylko, coś uczyniła dom cały, pogrążając w osamotnieniu i rodzinne, zrywając stosunki? Dzień i noc o tym tylko myślałam, łukała Emilka. Dzień i noc. Widzę ją, gdyż właśnie dostrzegłem, w chwili, gdy to mówiła, na klęczkach, bladą, z załamanymi rękoma, zauzawionymi oczyma, podniesioną głową, którą opływały w nieładzie jasne jej włosy. We dnie i w nocy myślałam o tym i ciągle mam przed oczyma dom mój rodzinny taki, jakim go po raz ostatni widziałam. Wieczorem, przed opuszczeniem, na zawsze. Domu mój, wuju, drogi, kochany wuju, gdyby mógł on wiedzieć przynajmniej, co cierpiałam, z jaką boleścią myślałam o przywiązaniu, które tak srodze zawiodłam. Jeśli bym wiedziała, że się gniewa, że mnie przeklina, lżej by mi może było, ale teraz żadnej, żadnej nie mam pociechy, wiedząc, jak mnie tam oni kochali, jakim rozdarłam serce schyliła się chciała może pochwycić rąbek szaty tej którą o litość błagała lecz Róża Dertl nie miała tkliwego serca siedziała zaciskając usta niewzruszona dumna wzgardliwa ręczyć mogłem że musi wysilać całą swą wolę by nie zdeptać leżącej u nóg jej dziewczyny widziałem to i wiedziałem och czy już nigdy pan Pegoty nie nadejdzie co za bezczelność Syknęła, opanowawszy swą wściekłość. Co za bezczelność w tych nikczemnicach. Jej dom, jej rodzina. Czy przypuszczasz, abym się choć przez chwilę nad tym mogła zastanawiać? Jej dom, jej rodzina. Tam pieniądz, wszelkie łzy i krzywdy łacno zaciera. Byłaś częścią towaru tych handlarzy na sprzedaż i kupienie, jak wszystko, co posiadają. Nie. O nie, zawołała Emilka, o mnie możesz pani mówić, co ci się podoba, ale tamtych nie krzywdź, nie ubliżaj im. Niemniej oni od ciebie, pani uczciwi, i musisz ich uszanować, chociażbyś nade mną nie miała litości. Panna Dertel cofnęła się, uchylając rąbek sukni, który z rozpaczonej, błagające dziewczę chwycić usiłowało. Mówiłam, rzekła głucha na wołanie Emilki, o jego rodzinie, o domu, w którym ja mieszkam. Ha! Zaśmiała się, mierząc okiem klęczącą. Przedmiot to godny poróżnić matkę damę z synem dżentelmenem. Nie zdałabyś się nawet na kuchenną dziewkę w domu, w który wniosłaś niesnaski, zgryzoty, poróżnienie. Ty, worku nadbrzeżnych śmieci, niecne narzędzie chwilowych zachcianek paniczów. Nie! Nie! krzyknęła Emilka i załamała dłonie z rozpaczy. Gdy stanął na mej drodze, bodajbym w dniu tym skonała, cnotliwa byłam i niewinna. Jak każda z nas, narzeczoną tak poczciwego człowieka, jak często i największej, nie dostanie się w udziale pani. Mieszkając w jego domu, musisz przecie sama wiedzieć, jaką posiada on przewagę nad sercem biednego, słabego dziewczęcia. Nie, nie mówię tego na mą obronę, lecz wiem, i on sam wie dobrze, jakich sposobów, jakich zaklęć i świętych obietnic użył, by mnie uwieść. Wierzyłam, ufałam mu, bom go kochała. Róża Dertel porwała się z miejsca, odskoczyła i zamierzyła się na Emilkę z taką wściekłością i nienawiścią, żem się o mało nie znalazł pomiędzy nimi. Uderzenie nie dosięgło ofiary. Ręka panny Dertel opadła. Stała drżąc od stóp do głowy z takim wyrazem zemsty i nienawiści, z jakim obym się nie spotkał raz drugi. Kochałaś! Ty, tyś kochała! zawołała, wyciągając przed siebie ręce i chwiejąc się na nogach. Emilka uchyliła się przed wymierzonym w nią uderzeniem. Nie mogłem znów jej dojrzeć. Ona go kochała! Ona i mnie to śmie mówić. Bezczelna! Ależ nierządnice, te zasiec byruzgami! Czemuż nie mogę kazać siec tę dziewkę? Na śmierć zasiec! O, gdyby to było w jej mocy, nie zawahałaby się, pewno, gdyby pręt, jaki miała pod ręką. Pomału wściekłość jej opadała. Roześmiała się cicho, ostro, wyciągając rękę w stronę tej, którą uważała za zakały ludzkości. Kochała ona. Ścierwo to, i śmie mi mówić, że dbał o nią, może kochał, co? Handlarze ci nędznicy samym żyją kłamstwem. Szyderstwo jej gorsze było od wściekłości. Co do mnie przynajmniej z dwojga złego, wolałbym być ofiarą tej drugiej. Na chwilę krótką jednak popuściła wodę wściekłości i zamykając się znów w chłodnym, bezlitosnym, wzgardliwym szyderstwie, ciągnęła: Przyszłam tu. O źródło niepokalanej miłości, aby raz w życiu przecie zobaczyć, jak wyglądają Tobie podobne. Widziałam. Ciekawość moja została zaspokojona. Chciałam Cię też ostrzec, abyś co prędzej skryła się pod ten tam dach swój rodzinny, na łono rodziny, którą pieniądze łacno zdołają pocieszyć. Inaczej gotować znów uwierzyć, zaufać, pokochać. Co? Czy nie tak? Sądziłam, żeś już z szychem. Z szarganą raz na zawsze precz odrzuconą marną igraszką, a tu tymczasem zastałam panienkę, się, niewiniątko, złoto pierwszej próby, serce przepełnione ufnością. A miłością! Pyszna rzecz, przepyszna, jeszcze mam ci coś powiedzieć. Słuchaj, słuchaj mnie, ty niepokalany aniele. Słuchaj i wiedz, że dotrzymam słowa. Znów w niej wściekłość górę brała. Umilkła tedy na chwilę, zaciskając usta i pięści, po chwili uprzednim, suchym, ostrym głosem tak mówiła: Schowaj się pod rodzinnym swym dachem, czy gdzie ci się podoba, byle głęboko, daleko, na zawsze. Zejdź z oczu ludzkich w jak najcichszy kąt ziemi czy piekieł. Mogiła najbezpieczniejszym, wierz mi, byłaby ci schronieniem. Dziwię się do prawdy że to wierne, kochające serce dotąd najspokojniej sobie bije i nie pękło z żalu. Są przecież środki przyspieszające podobne rozwiązanie. Emilka krzyknęła stłumionym głosem. Powstała zasłuchana niby w czarowną jakąś melodię. Dziwne jest to zapewne z mej strony, ciągnęła róża Dertle, lecz niepodobna mi oddychać powietrzem, którym ty oddychasz. Wydaje mi się ono zatrute, skalane, cuchnące. Pozbyć się ciebie muszę bądź co bądź, i jeśli do jutra tu pozostaniesz, ogłoszę cię za to, czym jesteś. Słyszysz, w domu tym uczciwe mieszkają kobiety, żony, matki i nie zgodzą się przechowywać pośród siebie podobną zarazę. gdziebyś się nie wyniosła, nie dam ci pozostać w Londynie. Słyszysz, nie dam. Chyba, ano chyba w domu, co ci rodzinnym winien być domem w roli, jaka ci się sprawa należy. Temu to się wcale nie myślę sprzeciwiać. Z pomocą tego samego gentlemana, który, jak twierdzisz, ubiegał się o honor otrzymania twej ręki, potrafię pozbyć się ciebie. O długoż jeszcze długo znosić będę musiał te obelgi. Czy już nigdy pan ty nie nadejdzie? Och! jęknęła Emilka tak żałośnie, że zmiękłoby kamienne serce. Kamienne, ale nie róży Dertl. Och, cóż pocznę? Jęczała Emilka. Co poczniesz? zaśmiała się panna Dertle. Czyż nie pozostają ci wspomnienia tkliwości, miłości, szacunku Jamesa Stilforta? Wszak chciał cię, słyszałam, wydać za własnego swego lokaja. Co? Czy nie tak? Możesz poślubić zacnego sługusa, któremu cię zostawił w spuściźnie, albo też one, te wspomnienia. Przeświadczenie o własnej niewinności, słuszne nasycenie się zdobytym w świecie i wśród ludzi powodzeniem i sławą, nie przeszkodzą ci zapewne uszczęśliwić uczciwego, starającego się o twą rękę, którym się szczyciłaś dopiero. Poza tym zostaje ci już śmierć, sama. Z rozpaczonym nie trudno znaleźć ujście rozpaczy. Na anielskich skrzydłach łatwo być musi samo wzbić się niebo. Na schodach rozległo się stąpanie. Znałem chód ten ciężki, pewny. On to. Chwała Bogu. Panna Dertel usunęła się spod drzwi, przez które ja patrzyłem, zabierając się do wyjścia. Pamiętaj tylko, dodała kładąc rękę na klamce, że dla wiadomych mi powodów zdecydowana jestem zniszczyć cię lub zedrzeć maskę z tej twarzy i wepchnąć tam, gdzie być powinnaś. Pamiętaj, zniknij mi lepiej raz na zawsze z oczu, bo ostrzegam cię raz jeszcze, że spełnię, co mówiłam. Kroki rozlegające się na schodach zbliżały się. Wuju, straszny krzyk rozdarł piersi Emilki. Wyszedłem z ukrycia. Pan Pegotti, podtrzymywał zemdlałą bratanicę, patrzył na nią długo. Potem nachylił się, pocałował i wyjmując z kieszeni chustkę, twarz jej nią zasłonił. Paniczu, rzekł mi z cicha. Ojciec niebieski wysłuchał modłów moich. Sen mój się sprawdził. Niechże mu będą dzięki i chwała, że sobie tylko wiadomymi drogami przywiódł mi z powrotem ukochane to dziecie. Powiedziawszy to, tuląc ją do siebie, zniósł ją z nakrytą twarzą, sztywną i nieprzytomną, ze schodów. Rozdział pięćdziesiąty Początek długiej podróży. Nazajutrz wczesnym rankiem przechadzałem się po ogródku z ciotką, ciągle bowiem czuwając nad dorą, nie używała ona prawie ruchu. Gdy mi oznajmiono przybycie pana Pegoty. Wchodził właśnie do ogródka z odkrytą głową, jak to zwykł był czynić w obecności mej ciotki, którą wielce szanował. Ciotka nie mówiąc słowa, podała mu rękę, ściskając dłoń jego tak serdecznie, że chyba istotnie słowa byłyby zbyteczne. Pan Pegoty zrozumieć to musiał doskonale: Odchodzę, trot, rzekła. Kwiatek nasz już się musiał zbudzić. To może ja przeszkadzam pani tak wczesnym przyjściem, ozwał się pan Pegoti. Możesz mieć coś do powiedzenia Koperfieldowi, mój przyjacielu, odparła ciotka. Lepiej wam będzie beze mnie. Z przeproszeniem, pani, odrzekł pan Pegoti, uważałbym za dowód łaski, jeśli by pani pozostać raczyła. Jeśli tak, to co innego, zawołała ciotka i biorąc pod ramię pana Pegoti powiodła go do altanki, w głą ogrodu. Usiedliśmy z ciotką na ławeczce. Pan Pegoty nie usiadł, oparł się tylko ręką o sztół ogrodowy. Gdy stał tak milcząc i obracając w ręku kapelusz, nie mogłem powstrzymać się od zauważenia, jak wiele energii i siły woli było w jego twarzy okolonej siwymi, gęstymi włosami. Odprowadziłem wczoraj wieczorem drogie me dziecię, począł podnosząc na nas oczy, do mieszkania, w którym od tak dawna jej oczekiwałem. Przez kilka godzin była nieprzytomna. Nie wiedziała, gdzie się znajduje, a gdy mnie poznała, rzuciła mi się do nóg i jak w modlitwie, wszystko wyznała. Gdy mu słyszał jej głos, co tam w domu brzmiał niegdyś tak wesoło, gdy ją ujrzał w pyle, płaczącą mi u nóg Zbawiciela, serce mi się okropnie ścisnęło, pomimo całej mej radości. Podniósł rękę do oczu, otarł rękawem wielkie łzy. I tak ciągnął. Trwało to krótko. Odnalazłem ją i chciałem dowiedzieć się, jakimi drogami podobało się opatrzności połączyć nas. Nie wiem doprawdy nawet po co wspominałem o sobie i swych uczuciach, mniejsza o mnie. Poczciwą masz duszę, rzekła ciotka i pewnie znajdziesz swą nagrodę. Pan Pegoty, na którego siwą głowę słońce poprzez gąszcz liści roniło złote prążki, Skłonił się, zdziwiony dobrym mniemaniem ciotki. I tak prowadził dalej przerwaną opowieść. Kiedy Milka uciekła, mówił z bolesnym brwi ściągnieniem. Z domu, w którym, jak to pani wie, padalec ten, niech go, trzymał jak uwięzioną, noc była ciemna. Szczęściem błyszczały gwiazdy. Była nieprzytomna i biegła wzdłuż morskiego wybrzeża, a sądząc, że dobierze tak aż do naszej łodzi, wołała biedaczka, abyśmy się odwrócili, bo wraca. Słyszała płacz swój i wołanie, jak gdyby to nie był jej głos, ale inny jakiś goniący ją, a uderzając się o skały i kamienie, nie czuła nic, jak gdyby się sama zmieniła w skałę. Biegła tak, mając ogień w oczach i szum w uszach. Nagle to jest, zdawało się jej, że nagle Rozświtało. Dzień był wilgotny i wieczny. Spostrzegła, że leży na kamienistym brzegu, a jakaś kobieta mówi do niej, pytając tamtejszym językiem co się stało. Znać było, że opowiadający widzi przed sobą to, co opowiada. W miarę jak mówił, rysowało się to wyraźnie w jego wyobraźni. Mówił też wyraźniej i bardziej obrazowo, niż to obecnie potrafię powtórzyć. Wówczas i mnie, słuchającemu, zdawało się, pamiętam, żem na własne oczy widział to wszystko, tak to opowiadał, wiernie, szczegółowo, plastycznie. Gdy Emilka, mówił, przypatrzyła się lepiej z płakanymi swymi oczyma tej kobiecie, poznała w niej jedną z tych, z którymi zwykła była rozmawiać nad zatoką. Chociaż odbiegła daleko, znała jednak całe wybrzeże, gdyż dalekie przedtem odbywała wycieczki. Kobieta ta nie miała jeszcze dzieci, bo od niedawna była zamężna, ale spodziewała się mieć niedługo. Modle się do Najwyższego, aby to dziecie zostało jej pociechą, chlubą, szczęściem. Niech ją czci i kocha, będzie podporą jej starości, aniołem w tym i w przyszłym życiu. Amen, dodała ciotka. Przedtem przyglądała się nieraz, mówił pan Pegoty, siadając na uboczu. Emilce, gdy ta rozmawiała z dziećmi, nie śmiała się zbliżać. Emilka zauważyła ją i zaczęła z nią rozmawiać. A że obie bardzo kochały dzieci, polubiły się wzajemnie. Odtąd zawsze dawała Emilce kwiaty. Oto teraz spytała, co zaszło. A gdy Emilka wszystko szczerze opowiedziała, zabrała ją do swego domu. Tu pan Peggotty zakrył ręką oczy. Dobroć nieznajomej kobiety wzruszała go więcej niż wszystko. Nie przerywaliśmy mu z ciotką ani opowiadania, ani milczenia. Mała to ciasna była chatka, mówił, lecz znalazło się w niej miejsce dla Emilki. Mąż jej był na morzu. Skryła, tedy Emilkę, zalecając tajemnicę najbliższym sąsiadom. Emilka tymczasem leżała w gorączce i co najdziwniejszej, czego zrozumieć nie mogę, zapomniała od razu mowy tamtejszej. Chociaż ją umiała, zapomniała najzupełniej i tylko po swojemu mówić mogła. Pamięta, niby przez sen, jak leżała, mówiąc ciągle po angielsku, czego nikt zrozumieć nie mógł. Ciągle jej się zdawało, że tuż obok jest łódź nasza, ciągle błagała otaczających, żeby posłali, powiedzieć nam, że umiera, prosi przebaczenia i błaga o jedno, jedno słówko. Ciągle się jej też zdawało, że ten, o którym wspominałem. Już wiadomy paniczowi. Zagląda przez okno, szuka jej, pochwyci. Czepiała się wówczas rąk i sukien dobrej tej kobiety, wołając, aby ją broniła, skryła. Ciągle też miała ogień w oczach i szum w uszach i straciła miarę czasu. Nie wiedziała, co wczoraj, co dzisiaj, co jutro. I wszystko, co było i będzie w jej życiu, i czego nie było i nie będzie nigdy wirowało około niej. Wszystko to było smutne. Straszne, śmiała się jednak. Śpiewała, nie wiem już jak długo to trwało. Wreszcie przyszedł sen, głęboki, długi, a potem leżała, słaba, bezsilna, jak dzieciątko małe. Zatrzymał się, przerażony wywoływanymi obrazami. Po kilku chwilach milczenia tak mówił. Było to pogodne popołudnie, gdy się przebudziła, takie spokojne i ciche. Słychać było szmer, odpływu morza. Zdawało jej się, że to niedziela i że jest w domu. Dziwiła się tylko, skąd się wzięła ta winna la torośl u okna. Wówczas nadeszła dobra ta kobieta i wówczas dopiero Emilka domyśliła się, że nasza łódź nie jest tam, obok, ale hen, daleko. Przypomniała sobie, gdzie się znajduje. Wszystko przypomniała. Z płaczem rzuciła się dobrej kobiecie na łono, na którym pieści ona teraz swe dzieciątko. Uśmiechając się do niego pięknymi swymi oczyma, każde wspomnienie dobrej tej kobiety rozrzewniało go do łez. Płakał, błogosławiąc ją z głębi serca. Ulżyło to mojej emilce. Mówił opanowawszy wzruszenie, które sercem całym podzielałem, i które wyciskało łzy z oczu ciotki. Ulżyło to jej. Zaczęła się poprawiać, lecz zapomniała zupełnie tamtejszej mowy. I zmuszona była porozumiewać się na migi. Z każdym dniem się poprawiała, powoli, lecz widocznie, usiłując przy tym uczyć się nas w rzeczy, które się jej zdawały nowymi, nigdy przedtem niesłyszanymi dźwiękami. Pewnego wieczoru, siedząc w oknie, patrzyła na małą dziewczynkę bawiącą się na brzegu, która nagle wyciągnęła do niej rękę, mówiąc to, co po naszemu byłoby oto muszla Córko rybaka. Przedtem nazywali ją, jak to tam jest we zwyczaju, piękną panią. Lecz Emilka nauczyła ich nazywać siebie córką rybaka. Teraz, gdy posłyszała dziewczynkę mówiącą: Oto muszla, córko rybaka, rozpłakała się. I nagle przypomniała sobie zapomnianą mowę. Gdy się wzmocniła, ciągnął po chwilowym milczeniu pan Peggotty. Postanowiła opuścić dach dobrej kobiety, co ją przytuliła, i wrócić do Anglii. Mąż tej kobiety wrócił był do domu i we dwoje wyprawili ją małym kupieckim statkiem do Livorno, a stamtąd do Francji. Emilka miała trochę pieniędzy, ale o wiele mniej niż potrzeba byłoby na opłacenie ich starań, nic wziąć nie chcieli. I chociaż wiem, że są ubodzy, Niech to, co zrobili dla niej, zapisane im zostanie tam, gdzie złodziej nie wtargnie i ogień nie pochłonie. To, co zrobili dla niej, paniczu. Nie da się żadnym doczesnym opłacić skarbem. Emilka przybyła wtedy do Francji i dostała się do jakiejś podróżującej damy jako służąca. Wówczas niech go nieba nigdy na moje nie sprowadzą drogi. Zjawił się ten padalec. Gdy go ujrzała i chociaż on jej nie widział, na nowo Ogarnął ją niepokój. Uciekła. Wylądowała w Dover. Nie wiem, co się jej stało, ciągnął Peggotty. Lecz chociaż przez całą drogę myślała o tym tylko, by dostać się do domu, skoro stanęła na swej ziemi, przelękła się. Czego? Może sądziła, że jej nie przebaczymy i nie ulitujemy się nad nią. A może żeśmy ze smutku pomarli. Wuju, powiedziała. Największym strachem napełniało mnie to, żem się stała niegodną waszego przywiązania. Serce mi się krajało, ale nie śmiałam zbliżyć się do progu, który pragnęłam oblać łzami, pokryć pocałunkami i skonać na nim tak, abyście mnie z rana znaleźli już umarłą. Poszła tedy ciągnął, łzy połykając, do londynu, gdzie biedaczka nie była nigdy. Samiusieńka. Bez grosza, młoda, taka ładna, poszła do Londynu. Na samym wstępie zaraz spotkała ją jakaś porządna, jakiej się zdawało, kobieta, która obiecała wynaleźć jej robotę, szycie. Obiecała nocleg, wywiedzieć się o mnie. Niecna kobieta. Lecz gdy dziecię moje. zawołał z zapałem wdzięczności. Znalazło się nad przepaścią, o której myśl sama, krew mi w żyłach ścina. Marta! Dotrzymała danego nam słowa. Uratowała ją. I mnie z piersi wydarł się krzyk radosny. Paniczu, mówił pan Pegot i silnie ściskając mi dłonie. Panicz mi pierwszy mówił o niej. Postąpiła uczciwie, bardzo uczciwie. Dziękuję paniczowi. Wiedziała smutnym, nauczona doświadczeniem, gdzie szukać Emilki, jak postąpić. Opatrzność boska czuwała nad nią niebogą. Marta blada i wystraszona zbudziła Emilkę z pierwszego głębokiego snu. Wstań, mówiła, bo ci grozi większe od śmierci nieszczęście. Wstań i uciekajmy stąd. Tamte, należące do tego domu, zatrzymać je chciały, ale Marta się nie dała. Precz ode mnie, wołała. Widzicie, że jestem marą, co ją wyrywa z otwartej przepaści. Opowiedziała Emilce, że mnie widziała, że mnie jej przebaczył, że ją kocham. Szukam jej. Na prędce odziała ją we własne suknie. Słabą i drżącą wyniosła niemal na własnych rękach z tej jaskini, nie odpowiadając nikomu. Jak gdyby głucha była na wołania i słowa przeszła pomiędzy nimi, unosząc wyrwaną z nory zatracenia Emilkę. Pielęgnowała ją. Ciągnął pan Pegoty. Noc całą. A Potem udała się szukać mnie i panicza, pani Davy. Nie wspominając przed Emilką, dokąd idzie, oby się mogła skryć lub uciec, broń Boże. Jak się ta okrutna pani dowiedziała, gdzie jest Emilka, w głowę zachodzę. Może to ten padalec wyśledził. Dowiedział się, co jest prawdopodobne od rajfurki. Mniejsza z tym. Dość, że mi nieba wróciły, moją Emilkę. Całą noc przesiedzieliśmy razem, mówił. Sporo przeszło czasu zanim ocuciłem ją. Pozwoliłem wypłakać się, a potem tuląc do serca i biedną głowę, wysłuchałem wszystkiego. Siedząc tak wiedzieliśmy dobrze, że zaufać sobie i nawzajem na siebie liczyć możemy. Zamilkł. Stał z opartą o stół ręką, spokojny, pewien siebie. Było mi to niby promieniem jasnym. Ozwała się wreszcie ciotka Gdym niegdyś powzięła zamiar zostać chrzestną matką twej siostry Trot, tej Betsy, co mnie zawiodła. Teraz czuję, że mało co zrobiłoby mi tak wielką przyjemność, jak trzymać do chrztu dziecko tej tam poczciwej kobiety we Włoszech. Pan Pegot skłonił tylko potakująco głową. Wszyscy pozostaliśmy w milczeniu, oddając się własnym myślom. Ciotka ucierała to nos, to oczy uśmiechając się na przemian i mrucząc coś do siebie. Zdecydowałeś już coś na przyszłość, kochany przyjacielu? Spytałem pana Pegoty. Najzupełniej odrzekł. Mówiłem już o tym z emilką. Świat szeroki i drogi nasze powinny być tam, za morzami. Chcą emigrować objaśniłem ciotkę tak, potwierdził z uśmiechem pan Pegoty. Nikt tam w Australii nie rzuci na moją niebogę kamieniem. Razem nowe rozpoczniemy życie. Spytałem, czy naznaczył termin odjazdu. Byłem już, odrzekł, w porcie i rozpytywałem o odchodzące okręty. Możemy jechać za sześć, siedem tygodni. Obejrzałem ten statek. Odjedziecie sami? Spytałem. Hm, odrzekł. Siostra moja tak przywiązana jest do panicza. Zresztą jak wiadomo paniczowi, zostanie tu ktoś, komu potrzebna będzie. Biedny Ham. Siostra moja tłumaczył ciotce pan Pegoty: zajmuje się jego gospodarką, przywiązał się do niej. Często rozmawia z nią otwarcie o tym, o czym nie wspomniałby przed nikim innym, biedak. Niepodobna pozbawiać go tej ostatniej pociechy. A pani gamicz? spytałem. Otóż to i kłopot z panią Gamicz odrzekł. Dużo o tym myślałem. Między nami mówiąc, pani Gamicz, gdy tylko wspomni swego nieboszczyka, wnet wyrzeka, beczy. Z przeproszeniem pani, tak czasem u nas płacz nazywają. Otóż ja, który znałem nieboszczyka, wiem ile wart był, rozumiem to doskonale, ale inni kto wie, czy zrozumieją. Zgodziliśmy się na to z ciotką. Otóż, jeśli siostra moja mogła się z nią pogodzić. Nie na zawsze, nie. Na czas jakiś, zanim pani Gamicz znajdzie dla siebie coś dogodniejszego. Co do mnie płacić jej będę regularnie, do końca życia, małą sumkę na skromne, lecz wygodne utrzymanie. Nie trzeba, aby. została w opuszczeniu i nędzy, ponieważ może dawno już pożarło poczciwego męża. Lepiej z tym. Jej będzie niż tam pod obcym za morzami niebem. Pomyślał o wszystkim i wszystkich, oprócz siebie. Emilka, mówił, zanim odjedziemy, będzie tu ze mną. Biedaczka potrzebuje spokoju i wypoczynku. Tymczasem przygotuje potrzebną do podróży odzież. Zajmie to ją. Mam nadzieję, że się uspokoi, będąc ze swym kochającym wujem. Ciotka moja potakiwała ku widocznemu zadowoleniu pana Pegoti. Jest jeszcze coś, mówił sięgając w zanadrze i wyjmując paczki, którym widział przedtem. Oto wiadome paniczowi pieniądze. Pięćdziesiąt funtów i jeszcze dziesięć. Chcę do tego dodać to, co wzięła stamtąd na drogę. Pytałem ją, ile miała, nie mówiąc, w jakim pytam celu. Trzeba to dodać. Mogłem się pomylić, niech panicz przeliczy. Podał mi rachunek. Wszystko się zgadzało. Dziękuję panu, panie Davy. Otóż pieniądze te, jeśli pan nic nie ma przeciw temu, włożę w kopertę, którą zaadresuję do niego samego, a wszystko razem w drugą pod adresem jego matki. Napiszę do niej parę słów tylko, jakie to są pieniądze i że wyjeżdżam na zawsze i odesłać mi ich nie mogą. Powiedziałem mu, że miał w tym najzupełniejszą słuszność. Powiedziałem, że jest jeszcze jedno, Mówił ze smętnym uśmiechem, składając paczkę pieniędzy i chowając ją na powrót do kieszeni. A tymczasem jest jeszcze drugie. Otóż sam nie wiedziałem, jak powiedzieć Hamowi o wszystkim, co zaszło. Napisałem do niego i oznajmiłem mu, że jutro sam przyjadę wszystko uporządkować i pożegnać się z nimi, w Yarmouth. Chcesz może, abym ci towarzyszył? Spytałem, uważając, że ma coś jeszcze na sercu. Jeśli by panicz był łaskaw, odrzekł, lżej im tam będzie dzięki panicze obecności, ponieważ Dora czuła się lepiej i chciała, abym jechał, kiedym to jej opowiedział, obiecałem panu Pegoti, że mu będę towarzyszyć. Jakoż na nazajutrz rano siedzieliśmy w dliżansie, przebywając raz jeszcze razem dobrze znaną drogę do Jarmów. Wieczorem przechodząc przez ulicę, pan Pegoty pomimo mych nalegań, niósł jak dawniej mą walizę, Spojrzałem na drzwi sklepu. Omer i Joram. stary mój znajomy siedział z fajką. Chcąc pozostawić pana Pegoty samego podczas pierwszych chwil spotkania z siostrą i bratankiem, zatrzymałem się. Jakże się miewa pan, Omer? spytałem wchodząc do sklepu. Rozwiał ręką dym fajki, by mi się lepiej przyjrzeć. Poznawszy mnie, ucieszył się bardzo. Powstałbym na powitanie tak miłego i rzadkiego gościa zawołał, lecz nogi mi już nie służą. Gdyby nie te nogi i brak oddechu, miałbym się wybornie. Winszowałem mu humoru i dobrego wyglądu i wówczas dopiero zauważyłem, że siedzi w fotelu na kółkach. Wyborny wynalazek, rzekł, pochwyciwszy me spojrzenie. Lekkie jak piórko i łatwo daje się kierować. Mała mini, wnuczka moja. Wie pan, córka mini popycha go bez trudu i najprzyjemniejsze odbywamy przejażdżki. Do palenia fajki też bardzo dogodny to fotel. Nie widziałem nikogo, kto by tak jak pan Omer umiał dobre we wszystkim wynajdywać strony. Sparaliżowany, nękany astmą, chwalił przyjemność palenia fajki w fotelu na kółkach. Upewniam pana, mówił, że nigdy nie miał jeszcze tylu odwiedzających, co teraz. To ten, to ów wstąpi na pogawędkę, aż dziwić się do prawdy trzeba. A w gazetach, odkąd skazany jestem na to siedzące życie, dwa razy tyle co najmniej bywa ciekawych rzeczy do czytania. Czego się teraz człek nie naczyta? Oto co mnie podtrzymuje. Gdyby to broń Boże ucierpiał wzrok mój lub słuch, co bym biedny począł? Nogi to mniejsza. Nogi, póki mi ich używał, skracały mi tylko oddech. Oto i wszystko. A teraz, skoro chcę wyjechać na miasto lub chociażby na wybrzeże, wołam sobie tylko Dika, najmłodszego naszego czarodnika i jadę najparadniej, jak sam Lord Major Londynu. Dusił się prawie od śmiechu i z zadowolenia. Bóg z wami, mówił, pykając fajki. Trzeba tylko umieć pogodzić dobro i zło, to najważniejsze w życiu. Joram doskonałe, wyborne robi interesy. Miło mi to słyszeć, rzekłem. Pewien tego byłem, odrzekł. Joram i mini to para gołąbków, a nogi, co tam nogi? Ta wzgarda dla własnych i, o ile by się zdawać mogło, wielce użytecznych członków, była godna podziwu. A ponieważ mówimy o czytaniu, ciągnął, mówmy i o pisaniu. Jakże pan, panie Copperfield, ślicznie i zajmująco pisze. Doczytuję do ostatniego słowa i ani razu nie zdrzemnąłem się nad pańskimi utworami. Śmiałem się z tej oceny. W gruncie rzeczy dała mi ona wiele do myślenia. Zaręczam panu słowem honoru, mówił pan Omer, że gdy widzę na stole książkę, jeden, dwa... Trzy tomy czuję się dumnym na samą myśl, że mam zaszczyt znać od dawna, oj, od jak dawna, rodzinę autora. Pamięta pan przejażdżkę do Blunderstone? Nie większy był pan wtedy od tego oto malca. Zmieniłem temat rozmowy, wspominając Emilkę. Wiedziałem, że się nią interesował, że lubił ją. Opowiedziałem mu o jej powrocie i spotkaniu dzięki marcie z wujem. Słuchał mnie z zajęciem, a gdym skończył, zawołał Cieszę się szczerze, dawno nie słyszałem równie dobrych wieści O to to! Co teraz począć z tą nieszczęsną martą? Dotknął pan właśnie, rzekłem, sprawy, o której rozmyślam od wczoraj Ale o której nic jeszcze panu powiedzieć nie potrafię Pan Pegoty nie nadmienił nic a nic Mnie też delikatność mówić o tym wzbraniała Pewien jednak jestem, znając go, że nie zapomni o niej Ponieważ Pan się tym zajmuje, mówił pan Omer, niechże i ja mam w tym udział. Niech mi Pan oznajmi, co zostanie przedsięwzięte, a gotów będę służyć czym mogę. Zawsze mu trzymywał, że to nie zła dziewczyna. I na moje wyszło. Mini, wiem to, rada będzie z tego. Kobiety bywają, widzi Pan, pełne sprzeczności. Jej matka była krople w krople taka sama. W gruncie rzeczy złote to serce. Tak sobie dla zasady napada na Martę, a naprawdę to sama gotowa wspomóc ją i wesprzeć. Licz pan na mnie, gdy zajdzie potrzeba i coś tam postanowicie. Proszę tylko o słówko. Kiedy człowiek dosięgnie mety, w której się koniec życia zbiega z początkiem, kiedy go chociaż to wcale rzecz dogodna, wożą jak niemowlę w wózku. Miło mu przyczynić się do czyjegoś szczęścia lub spokoju i nie o sobie to tylko mówię, dodał. Myślę, widzi pan, że wszyscy pomału zbliżamy się do kresu życia, bez względu na wiek, starszy czy młodszy, ponieważ czas nie zatrzymuje się w biegu. Trzeba tedy korzystać z każdej nadarzającej się sposobności, a w ten czas nabierzemy prawa do zadowolenia ze wszystkiego, co nas spotyka. Otrząsnął popiół z kładąc ją przy sobie. Pozostaje jeszcze, mówił pocierając ręce, ten narzeczony Emilki. Najpoczciwszy w całym mieście chłopiec. Zachodzi tu do mnie wieczorami to na gawędkę, to znów, żeby mi poczytać. Poczciwy chłopak, całe jego życie jest jednym pasmem poczciwości. Przybyłem właśnie, by widzieć się z nim, rzekłem. Doprawdy, zawołał, kłaniaj się mu pan ode mnie. Mini i Jorama nie ma w domu, są na wieczorynce. Żałować będą, że nie mieli zaszczytu widzieć pana. Mini rzadko kiedy dom opuszcza. Dla ojca, jak mówi. Dziś namówiłem ją, grożąc, że jeśli zostanie, położę się przed zachodem słońca. Tak to Joram i ona poszli na wieczorynkę. Śmiał się zadowolony. Uściskałem mu dłoń, życząc dobrej nocy. Chwilkę, zawołał. Nie puszczę pana, nie pokazawszy mu mego słonia. Ho, ho, nie widziałeś pan nic podobnego. Mini, mini. Po chwili do sklepu wbiegło ładne, świeże dziewczę o rozpuszczonych, falujących włosach. Oto mój słoń, śmiał się pan Omer, pieszcząc wnuczkę. Dalej, duszko. Dziewczę otwarło drzwi do przyległego, znanego mi niegdyś bawialnego pokoju. Zmieniono go teraz na sypialny pokój pana Omera, po czym, potrząsając włosami, skryło się za poręczą fotela dziadka. Słonie bodą, gdy chcą coś podnieść, objaśniał śmiejąc się pan Omer. No, słoniu mój. Raz, dwa, trzy. Fotel obrócił się i nie zawadzając o nic, potoczył do przyległego pokoju ku największemu zadowoleniu chorego. Oglądał się na mnie z prawdziwym triumfem. Powałęsałem się trochę po znanych mi ulicach, po czym skierowałem kroki ku mieszkaniu Hama. Pegoty zamieszkała z bratankiem, dom swój wraz z koniem i wózkiem, odstępując spadkobiercą Berkisa, ręczyłbym, że jest to ten sam powolny rumak. W małej, czystej kuchence, zastałem ich wszystkich, łącznie z panią Gamich, przyprowadzoną z łodzi przez samego pana Pegoty, gdyż wątpię czy kto inny zdołałby ją skłonić do opuszczenia stanowiska. Pan Pegoty opowiedział już im znać wszystko, gdyż pani Gamicz i Pegoty ocierały fartuchami oczy, a Ham wyszedł był na dwór. Wrócił niebawem, ciesząc się mym przybyciem. Sądzę istotnie, że bytność moja dnia tego wśród nich wszystkim im była po sercu. Siląc się na wesołość, rozmawialiśmy o szansach na wzbogacenie się, jakie ma pan Pegoty tam za morzami. O ciekawych opisach, jakimi będą przepełnione jego listy. Nie wspominaliśmy imienia Emilki, chociaż rozmowa nieraz dokoła niej krążyła. Ham zdawał się najpogodniejszy spośród nas, lecz Pegoty, odprowadzając mnie do małej izdebki, w której na półce spoczywała księga z krokodylami, powiedziała mi, że się rana jego serca nie zabliźniła. Spokój to był pozorny. Pracował nad siły. A czasem wieczorami wspominał przeszłość, życie w łodzi. Mówił o Emilce, gdy była dzieckiem, nie wspominał o niej tylko nigdy, jako o kobiecie. Zdawało mi się jednak, że Ham chce pomówić ze mną na osobności. Postanowiłem wyjść na zajutrz na jego spotkanie, gdy będzie wracać z roboty. Postanowiwszy to, zasnąłem. Nocy tej po raz pierwszy od dawna świeca nie paliła się w oknie. Pan Pegoty bujał się w swym hamaku w starej łodzi, a wiatry, jak dawniej, kołysały go do snu. Cały dzień następny zajęty był porządkowaniem domostwa. Pakował i wysyłał do Londynu przedmioty, które mu mogły być potrzebne. Inne przeznaczał na sprzedaż, inne znów zostawiał pani Gamicz. Ta ostatnia pozostawała z nim dzień cały, pod wieczór. Pragnąc raz jeszcze zwiedzić te miejsca, udałem się tam, urządzając się tak jednak, by przedtem jeszcze spotkać hama. Wiedziałem, gdzie pracuje i w tamtą udałem się stronę. Spotkaliśmy się na nadbrzeżnych piaskach i szliśmy razem. Nie myliłem się, miał mi istotnie coś do powiedzenia. I zaledwieśmy uszli kilkadziesiąt kroków zagadną, nie podnosząc oczu. Czy ją panicz widział? Chwilę, odrzekłem. Zemdloną. A jak panisz myśli, czy ja mam ją widzieć? Spytał. Może za ciężką próbą byłoby to dla niej, odrzekłem. Właśnie tak myślałem. Ciężką, za ciężką. Lecz ozwałem się łagodnie, jeśli chcesz, abym jej co od ciebie powiedział lub napisał. Jeśli mi co dla niej zlecisz, wierz mi prośbę twą wiernie spełnię. Wiem to, paniczu, odparł. Istotnie. Chcę jej coś powiedzieć lub napisać. Słucham. Szliśmy chwil kilka w milczeniu. To, że jej przebaczam, począł. Nie, nie, że ja przebaczam, lecz proszę, by mnie przebaczyła, żem się jej narzucał z snymi uczuciami. Sądzę, pani paniczu, że jeśli bym się jej nie narzucał, nie oświadczał, zachowałaby dla mnie siostrę uczucia, ufałaby mi. Zwierzyłaś, uratowałbym ją wówczas może. Ścisnąłem mu dłoń. Czy to jej tylko mam powiedzieć? Spytałem. Jeszcze coś, rzekł i zamilkł. Duży kawał uszliśmy w milczeniu, a gdy zaczął mówić, głos jego był stłumiony. Mówił powoli, cicho, lecz wyraźnie. Zatrzymywał się często. Kochałem ją, kocham jej wspomnienie. Teraz szczęściem byłoby dla mnie zapomnieć o niej, lecz wiem, że tego nie potrafię. Ale pan, paniczu, będąc tak uczonym, znajdziesz może sposób, by wmówić w nią, że, że nie bardzo głęboka ta rana przejdzie i choć ją kocham, żałuję. Ale ona się tym nie powinna martwić, ani też sobie wyrzucać. Niech jej panicz powie wszystko, co może ulgę jej przynieść. Tylko niech wie, że nigdy się już nie ożeni. Nigdy jej nikt w sercu mym nie zastąpi. Niech jej panicz to powie a i to, że się modlę za nią codziennie. Z prawdziwym współczuciem ścisnąłem męską jego dłoń, upewniając, że wypełnię to zlecenie. – Dziękuję, paniczowi – rzekł. – Dziękuję, że panicz chciał mnie widzieć, że towarzyszył staremu. Ciotka pojedzie jeszcze do Londynu i zobaczy się z nim przed wyjazdem, ale ja go już prawdopodobnie nie zobaczę nigdy. Pewny tego jestem. Nie mówimy o tym z sobą i niech zostanie tak, a nie inaczej, tak jest lepiej. Widząc go, gdy już będzie odpływał, powiedz mu paniczu, jak przywiązany jestem do niego. Był on więcej niż ojcem sierocie. Przyrzekłem mu powtórzyć to panu Pegoty. Dziękuję, paniczu, mówił ściskając mi ręce. Wiem, gdzie pani teraz idzie. Do widzenia. Wskazał ręką łódź, gdzie mu było ciężko wejść, i poszedł przed siebie. Patrząc za odchodzącym w księżycowym blasku, widziałem, jak się zwrócił twarzą do jasnej, srebrnej smugi na morzu. Pomału znikł mi z oczu. Drzwi łodzi były otwarte, a łódź pusta, wyjąwszy starą skrzynię, na której pani Gamicz siedziała z koszykiem w ręku, i wzniesionym na pana Pegot i wzrokiem. Ten wsparty o komin zapatrzył się w gasnące głownie. Słysząc me kroki podniósł głowę i przemówił wesoło. Panicz przyszedł pożegnać stare kąty, wypróżniłem je do szczętu. Istotnie nie traciłeś pan czasu, zauważyłem. Nie, nie traciliśmy czasu. Pracowaliśmy we dwoje, a pani gamicz, mówiąc to spoglądał na nią, lecz pani gamicz pozostawała nieporuszona. Na tej to skrzyni, mówił głos do szeptu zniżając pan Pegoty. Siadywaliście paniczu milką. Wezmę ją z sobą, wyniosę stąd ostatnią. A to pański ciasny sypialny pokoik. Pamiętasz, paniczu? Wieczór dziś smutny, jak przystało. Istotnie wiatr wył z cicha lecz płaczliwie wokół opuszczonego domostwa. Pusto w nim było. Nawet muszelkami wysadzane ramki lusterka znikły ze ściany. Przypomniało mi się własne moje dzieciństwo. Pierwsza tu spędzona noc, zanim jeszcze ta wielka. Straszna w dziecięcych mych losach nie zaszła zmiana. Przypominała mi się mała rumiana, niebieskooka dzieweczka, co oczarowała mnie wówczas. Przypomniał mi się Steerford i zdjął mnie jakiś niepokój. Zdawało mi się, że jest w pobliżu, że go spotkam na pierwszym zakręcie ulicy. Nie prędko, z cicha mówił pan Pegoty. – stara ta łódź nowych znajdzie mieszkańców. Mówią, że przynosi nieszczęście. Do kogóż należy? Spytałem. Do pewnego majstra cieśli, oddam mu dziś jeszcze klucze. Zajrzeliśmy do drugiej izdebki i wróciliśmy do pani Gamicz, siedzącej nieruchomo na skrzyni, z koszem w ręku. Pan Pegotti, stawiając świece na kominie, prosił ją, by wstała, gdyż chce skrzynię wynieść na dwór, zanim zgasi w domu światło. Danielu, zawołała nagle, zrywając się z miejsca. Upuszczając kosz i rzucając mu się na szyję. Danielu, kochany człowieku, ostatnie moje pożegnalne w tym domu słowa będą, że nie pozostanę tu bez was. Nie porzucaj mnie, Danielu, nie opuszczaj. Tak nagle zaskoczony, pan Pegoty spoglądał ze zdziwieniem to na mnie, to na panią Gemicz. Nie opuszczaj, Danielu, wołała ta ostatnia. Zabierz mnie z sobą i z Emilką. Służyć wam będę zawsze i wiernie, jeśli są niewolnicy tam, gdzie się udajecie. Zostanę waszą niewolnicą. Lecz nie opuszczaj mnie, Danielu. Nie pozostawiaj tu samotnej. Moja dobra kobieto, perswadował pan Peggotty. Nie wiesz jak to daleko, jakie tam ciężkie życie. Wiem, wiem twierdziła. I ostatnie me pod tym dachem słowa będą że skonam na tym progu, jeśli mnie z sobą nie weźmiecie. Silna jestem mogę kopać ziemię, pracować mogę, żyć byle czym. Zobaczysz, będę cierpliwa, nie posłyszysz słowa skargi lub utyskiwania. Nie, nie przyjmę od ciebie grosza, chociażbym zdechnąć miała z głodu. Chcę jechać tam z Emilką i tobą, chociażby na koniec świata pojadę. Wiem, co to. Wiem, że myślisz, iż jestem ciężka i nudna, ale zobaczysz, jak się zmienię. Zobaczysz, jak się już zmieniłam. Nie na próżno siedziałam tu samotna, wyczekując was, myśląc o waszej niedoli. Paniczu, Panie Davy, niech panicz za mną przemówi. Znam jego. Znam Emilkę od dziecka. Wiem, czego im potrzeba. Sługą im zostanę. Pracować będę na nich wszystkich i pocieszać ich. Danielu, kochany Danielu, weźcie mnie z sobą. Mówiąc to, całowała mu ręce, okazując wdzięczność i przywiązanie, na które stokroć zasłużył. Wnieśliśmy skrzynię, zgasili światło, zamknęli drzwi na klucz i pozostawiliśmy łódź jak pustą, ciemną plamę na tle miesięcznej nocy. Nazajutrz wracaliśmy dyliżansem do Londynu. Pani Gemicz z koszykiem swym była z nami. Po raz pierwszy zapewne w życiu zdawała się zupełnie szczęśliwa rozdział pięćdziesiąty drugi. Wybuch. Na dobę przed terminem, oznaczonym w tak tajemniczy sposób przez pana Mikołbera, ciotka radziła się mnie, co ma zrobić, gdyż nie chciała odstąpić Dory, jakże Dora była lekka, coraz lżejsza, gdy ją wnosił i znosił ze schodów. Wbrew wtedy żądaniu pana Mikołbera postanowiliśmy, że ciotka pozostanie w domu, zastąpi ją zaś pan Dick we własnej osobie. Tak było postanowione, gdy nagle Dora oświadczyła, że nie wybaczy nigdy swemu brzydkiemu chłopcu, jeśli ciotka pod jakim bądź pretekstem pozostanie w domu. Nie będę mówić z ciotką, mówiła potrząsając loczkami przez cały dzień, ani się odezwę. Będę nieznośna. Pozwolę jeepowi warczeć i szczekać. Będę patrzeć na ciotkę jak na nieznośną starą babę. Ty kwiatku! Śmiała się ciotka. Wiesz przecie, że się beze mnie obejść nie możesz. Owszem mogę, mówiła Dora. Ciocia mi na nic, na nic niepotrzebna. Czy ciocia potrafi biegać za mnie dzień cały na dół i z dołu na górę? Ciocia mi nigdy nie opowiada bajki o Doedi, kiedy to przyszedł bosy, kurzem pokryty. Och, biedne moje małe biedactwo, ciocia mnie nigdy nie pieści, nie dogadza mi. Tu Dora ucałowała ciotkę. Nie, nie, ja tylko tak żartem mówię. Niby ciotka mogła brać to na serio. Niech ciocia słucha, mówiła po chwili znów grymasząc. Ciocia musi być tam, musi pojechać. Nie dam cioci spokoju, aż ciocię wyprawię. Zobaczy ciocia, jak zatruje życie memu chłopcu, jeśli ten brzydal nie weźmie jej ze sobą. Nieznośna będę i Jeep będzie nieznośny. Czemu to, dodała odrzucając włosy i patrząc kolejno to na ciotkę, to na mnie? Nie mielibyście pojechać, gdy potrzeba, i na tak długo, jak potrzeba. Czy to ja taka jestem chora? Co za myśl! zawołała ciotka. Dziwaczysz, rzekłem, całując dorę. Wiem, że jestem dziwaczna, mówiła, wodząc powoli wzrokiem i nadstawiając usta do pocałunku. To też musicie pojechać, bo inaczej nie będę wam wierzyć i płakać będę. Widziałem z twarzy ciotki, że mięknie. Dora też to zauważyła. Uśmiechnęła się. Gdy wrócicie, opowiecie mi, jak tam było. Toż nałamie sobie głowy, aby zrozumieć i spamiętać. Nie rozumiem wszystkich tych interesów. Pojąć doprawdy nie mogę, a są w tym jakieś interesy, prawda? Jeśli trzeba będzie dodawać czy odejmować, to już nie moja rzecz. Mój brzydal będzie marszczył czoło. Co? Czy tak do Edi? Jedźcie, no jedźcie. Nie będzie was tylko przez dzień jeden i Jeep doskonale mnie upilnuje tu bez was. Do Eddie wniesie mnie przed odjazdem na górę i nie zejdę na dół, aż powrócicie. Dam wam list do tej brzydkiej Agnieszki, która mnie dotąd nie odwiedziła. Zgodziliśmy się tedy, że pojedziemy oboje z ciotką i że Dora jest małą despotką, że udaje tylko chorą, by ją więcej pieszczono. Bawiło to ją nieskończenie. I wieczorem we czworo. To jest ciotka, pan Dick, Traddles ja Wyjechaliśmy do Canterbury. We wskazanym nam przez pana Mikołbera hotelu, do któregośmy przybyli w nocy, zastałem list. Pan Mikołber pisał mi, że się na pewno zjawi na zajutrzu o pół do dziewiątej rano. Przeszliśmy potem przez napełnione wonią przeróżnego jadła nigdy nie nieprzewietrzane korytarze do sypialnych naszych pokoi. Wczesnym rankiem wybiegłem na miasto. Poczciwe stare ulice. Znów stałem w cieniu kościołów i krużganków. Sroki i wrony jak dawniej obsiadały kościelne dachy, a wysokie wieże spoglądały na rozległy krajobraz, na łany pól żyznych, na wód strumienie. Spoglądały ciche, niewzruszone, obce biegowi czasu i zmianom, jakie on przynosi. Tylko głos dzwonów o zmianach tych nie mówi. Wybijał wiek ich sędziwy i młodocianej mojej dory lata. Opiewał skon tych wielu, co nigdy nie doczekali się starości, zaledwie na świat Boży wyjrzeli, pokochali i znikli w przestworzach, jak kręgi na wodzie. Z rogu ulicy przypatrywałem się staremu domostwu prawnika, nie zbliżając się jednak w strachu, by mnie nie poznano i by mnie zniweczył niechcący planów pana Mikołbera. Poranne słońce przeglądało się w szybach, złocąc je, a jednocześnie otucha jakaś wstępowała mi w serce. Wyszedłem za miasto i dopiero po jakiejś godzinie wróciłem na główne ulice, które się tymczasem z nocnej swej ciszy otrząsnęły. Pomiędzy stojącymi na progach sklepów kupcami poznałem dawnego mojego wroga, rzeźnika. Na ręku trzymał drobne dziecię, i zdawał się być najspokojniejszym pod słońcem obywatelem. Zasiadając do śniadania wszyscyśmy byli niespokojni, a wskazówki zegara posuwające się ku dziewiątej godzinie, niepokój nasz wzmagały. Oprócz pana Dika nikt z nas nie udawał nawet apetytu. Ciotka pierwsza wstała od stołu, przechadzając się tam i z powrotem po postoju. Traddles, siedząc na kanapie, trzymał wprawdzie dziennik w ręku, lecz oczu od drzwi nie odrywał, co zaś do mnie to wyglądałem przez okno, zapowiedzianego gościa. Z uderzeniem w pół do dziewiątej zjawił się na rogu ulicy. Idzie, oznajmiłem i nie w oficjalnym swym stroju. Ciotka zawiązała wstążki od kapelusza i ściągnęła szal na piersiach, jak gdyby chciała być gotowa na wszystko. Traddles wziął się też do zapinania surduta, a pan Dick, zdumiony, a może i wystraszony tymi przygotowaniami, nałożył kapelusz na głowę. Zaledwie nałożył, już go musiał zdjąć na powitanie wchodzącego pana Micawbera. Panowie i pani, ozwał się pan Mikołber, witam państwa. Kochany panie, oceniam dobroć pańską. Przy tych słowach uściskał dłoń pana Dika. Czy jadłeś pan śniadanie? Może ponczyku, spytał pan Dick przybyłego. Za nic w świecie, wołał Mikołber, zatrzymując wyciągniętą do dzwonka rękę pana Dika. Za nic w świecie. Apetyt opuścił mnie od dawna, panie Dickson. Nowe to nazwisko przypadło do smaku panu Dickowi, który ponownie uściskał dłoń nowego swego przyjaciela, śmiejąc się dziecinnie. Dick? Rzekła ciotka. Baczność. Pan Dick spoważniał i zarumienił się. A teraz, zwróciła się ciotka do pana Mikołbera, nakładając rękawiczki. Gotowiśmy pójść chociażby na krater Wezuwiusza. Istotnie, pani, odrzekł pan Mikołber, będziesz wkrótce świadkiem wybuchu. – Panie Treadles, pozwoli mi pan wyjawić obecnie, żeśmy się już z panem porozumiewali. – Tak, istotnie – odrzekł Treadles, odpowiadając na zdumione me spojrzenie. – Pan Mikołber zasięgał rad moich w tej sprawie. Radziłem mu wedle mych przekonań. – Albo mylę się bardzo – mówił pan Mikołber – albo to, co mam wyjawić, nader doniosłe posiada znaczenie. – Tak wnoszę – wtrącił Treddles. Przy podobnych warunkach, mówił pan Kober, panie i panowie. Zechcecie może poddać się chwilowo przewodnictwu tego, który chociaż niegodny, by go uważano za coś więcej niż zbłąkanego wśród ludzkości przechodnia, jest jednak bliźnim waszym, wykolejonym z przyrodzonych swych przeznaczeń, ofiarą nagromadzonych a zawiłych okoliczności. Ufamy panu, panie Mikołber, rzekłem i gotowiśmy we wszystkim zastosować się do pana. Ufność pańska pani Copperfield zawiedziona nie zostanie. Upraszam o pozwolenie ulotnienia się na pięć minut, po czym będę miał honor witać tu obecnych, a przybyłych, dla odwiedzenia panny Agnieszki Wickfield w kancelarii Wickfield i Hip, na której pozostaje żołdzie. Ciotka i ja spojrzeliśmy na Treadlesa, który się skłonił potakująco. Nic więcej na daną chwilę nie mam do powiedzenia. Zawołał pan micałber kłaniając się i znikając nam z przed oczu blady, zmieniony i widocznie niespokojny. Na pytające moje spojrzenia, Traddles odpowiadał tylko uśmiechem, skłaniając najeżoną włosami głowę. Wyjąłem tedy zegarek z kieszeni, licząc minuty. Ciotka poszła za mym przykładem. Po upływie pięciu minut, Traddles podał jej ramię i w milczeniu udaliśmy się wszyscy do starego domu prawnika. Na dole w kancelarii zastaliśmy pana Mikołbera przy biurku pisał czy też udawał że pisze linie miał zatkniętą za surdut skąd wystawała jak dzida zdawało mi się że do mnie w danym razie należy pierwsze słowo powitałem go tedy jak się pan miewa panie Mikołber? — o pan Copperfield! — odrzekł z powagą witam pana czym mogę panu służyć czy zastaliśmy w domu Panna Wickfield, spytałem. Pan Wickfield, odrzekł, jest słaby i leży na reumatyczną gorączkę, lecz nie wątpię, że panna Wickfield uradowana będzie odwiedzinami najlepszych swych przyjaciół. Proszę państwa, wprowadził nas do stołowego pokoju, tak dobrze mi znanego i otwierając drzwi byłego gabinetu, zaanonsował donośnie: Panna Trotwood, pan David Copperfield, pan Tomasz Traddles i pan Dixon. Nie widziałem był Jurajacha od owego pamiętnego wieczoru u doktora Stronga, kiedym go wypoliczkował. Odwiedziny nasze zdziwiły go wielce, nie bardziej wszelako niż zdumiewały nas samych. Brwi nie ściągnął z tej już najlepszej przyczyny, że nie było co ściągać. Zmarszczył się tylko tak, że mu się aż oczy gdzieś zapadły, a żywy ruch ręki podniesionej do brody zdradził pewien niepokój. Trwało to okamgnienie. Po chwili łasił się pokornie i usłużnie. Ach! wołał. Woł, co za niespodzianka widzieć tu naraz wszystkich najczcigodniejszych mych przyjaciół. Witam pana, panie Copperfield! Witam w dobrym zdrowiu i powodzeniu. Mam nadzieję, że pani Copperfield przychodzi do zdrowia. Zasmuciła nas wieść o jej chorobie, zasmuciła nieskończenie. Wzdragałem się, gdy mi dłoń podawał, lecz cóż miałem począć. Panna Trotwood wykrzywiał się w zjadliwym swemu śmieszku. Wiele wodzy upłynęło od czasu, gdy mnie tu pani widywała się jako aplikanta. Pamiętam, zwykłem był tam przy bramie pilnować pani konia. Cóż, nie zmieniłem się odtąd, upewniam panią, żem się wcale nie zmienił. A tak, oschle odparła ciotka. Pozostałeś pan tym, czym obiecywałeś być od młodości. Dzięki, pani. Dzięki za tak dobre o mnie mniemanie. Mikołber, oznajmi gości, pannie Agnieszce i matce mojej. Mateczka moja uszczęśliwiona będzie przybyciem tak miłych, a niespodzianych gości. Może przeszkadzamy panu? Spytał Traddles, którego wzrok spotkał się z unikającym naszych spojrzeń, wzrokiem Jurajacha. Bynajmniej, panie Traddles, upewniał Jurajach, zacierając zimne swe wilgotne ręce. Roboty tu bywa sporo, my prawnicy rzadko kiedy wypocząć możemy, zwłaszcza w obecnej chwili przy chorobie pana Wickfielda. Poczytuję jednak sobie nie tylko za obowiązek, lecz za prawdziwą przyjemność zastąpić go i wyręczyć we wszystkim. Panowie się z sobą, panie Traddles z bliska, o ile sądzę, nie znali. Ja sam raz tylko, o ile sobie przypominam, miałem zaszczyt spotkać pana. Nie, nie znałem pana Wickfilda, odrzekł Treddles. Inaczej od dawna miałbym pana, panie Hip, na oku. W tonie odpowiedzi było coś, co zapaliło w oku Jurajacha złowrogi niepokój. Cały jednak sposób bycia Treddlesa nacechowany był taką naturalnością i swobodą humoru, że po chwilowym zdraganiu się odrzekł Szkoda, szkoda. Uwielbiałbyś pan ręcze tego człowieka, a słabostki jego zjednałyby mu chyba tylko pańskie współczucie. Jeśli kto jednak ma tu śpiewać pochwały mego wspólnika, to pierwszeństwo należy się obecnemu pomiędzy nami, panu Copperfieldowi. Nieograniczoną bowiem żywi przyjaźń dla tej rodziny. Wejście Agnieszki zwolniło mnie z obowiązku odpowiadania temu niegodziwcowi. Zdała mi się zmęczona czuwaniem, stroskana, mniej niż zwykle spokojna. Powitanie jej było jednak jak zawsze serdeczne i ciepłe. Uriah, podpatrując to powitanie, zrobił na mnie wrażenie szatana podpatrującego anioła. Jednocześnie Traddles zamienił z panem Mikołberem znak porozumienia i Traddles nieznacznie wysunął się z pokoju. Na co czekasz? spytał Uriah Mikołbera. Ten zaś z ręką na zapuszczonej za surdut linii stał wyprostowany u drzwi, patrzył wprost w twarz Jurajacha jak równy w równego, podczas gdy Jurajach mierzył go okiem z wierzchnika. Możesz odejść – powtórzył, a widząc, że się podwładny nie rusza z miejsca, zniecierpliwiony dodał – mówię ci przecie, że możesz odejść. Słyszysz? – Słyszę – odparł niewzruszony pan Mikołber, więc… Czemu tu stoisz? Bo, ano. Bo mi się tak podoba, wybuchnął pan mickałber. Jurajach pobladł, poczerwieniał. każdym muskuł drgał mu w twarzy. Głupcem jesteś i arogantem, syknął, siląc się na uśmiech. Wszyscy to wiedzą i boję się bardzo, że zmuszonym będę wydalić cię. Pomówimy o tym później. Jeśli jest łotr pod słońcem, krzyknął unosząc się pan Mikołber, z którym za wiele już mówiłem, to najpewniej hip. Hip cofnął się jakby w same ugodzone piersi. Mętnym i wściekłym potoczył po nas wzrokiem. – Oho, zasadzka – syknął. Zebraliście się tu, by mnie podejść. – Zmówiłeś się, Koperfilcie, z moim aplikantem, ale ostrożnie. Wiemy, co o sobie myśleć mamy – Wiadomo, że pomiędzy nami wielkich afektów nie ma i nie było. Jesteś, odkąd cię znam, nadętym mazgajem. Zazdrościłeś mi mego wyniesienia się, lecz znajdę na ciebie broń. Przeciwstawię się twym intrygom. Mikouber, mówiłem ci już, byś wyszedł. Panie Mikouber, rzekłem, jego mość ten wygląda istotnie tak, jak gdyby był przyparty do muru. Postąp pan z nim, jak na to zasłużył. Ho, oh, zacni, szlachetni śmiał się z cicha Jurajach, ocierając grube krople potu, co mu wystąpiły na czoło. Przekupywać mego podwładnego, te szumowiny społeczne, tego wyrzutka, jakim zresztą byłeś ty, Copperfieldzie, zanim cię jako żebraka i włóczęgę nie przygarnięto przekupywać go, by nie oczernić jego oszczerstwami. Pięknie, bardzo pięknie. I pani to panno Trotut znosisz? Wstrzymaj go lub ja zatrzymam męża pani. Ha, znam te historie. Czego my prawnicy nie wiemy, a pani, panno Wickfield, przez wzgląd na ojca nie powinnaś byś się w to wszystko wdawać. Ojciec twój jest w moich rękach. Zgubić go mogę jednym słówkiem. Ha, widzicie, z kim macie do czynienia. Widzicie, pomyślcie o tym dobrze. Pomyśl mi kołber, że cię zdeptać mogę. A teraz opamiętaj się i oddal, póki czas. Gdzie matka? zawołał i obejrzawszy się, spostrzegł, że nie ma Treddlesa, Sięgnął ręką do dzwonka. Ha! Napadać kogoś we własnym jego domu! Oto i pani Hip, rzekł Traddles wprowadzając do pokoju matkę godną swego syna. Pozwoliłem sobie przedstawić się sam tej damie. Kimże jesteś, by się przedstawiać? wrzasnął Urajach. Co tu robisz? Jestem przyjacielem i pełnomocnikiem pana Wakefielda, odrzekł spokojnie, lecz stanowczo Traddles. Oto pełnomocnictwo uprawnione i własną jego podpisane dłonią. Działam w jego imieniu. Spoiliście starego osła! wołał Urajach blednąc, i wymogliście na nim ten podpis podstępem chyba. — Tak, były tu podstępy, niewątpliwie — odparł Treadles, nie tracąc zimnej krwi. — Pan o tym najlepiej możesz wiedzieć. — Odniesiemy się wreszcie w tej kwestii do obecnego tu, pana Mikołbera. — Ury — poczęła błagająco pani hip. — Niech matka trzyma lepiej język za zębami — syknął czuły synalek. Nigdy potem nie żałował ten, który milczał. — Ależ cicho — i zostawić mnie w spokoju dam sobie sam radę. Chociaż wiadome mi było od dawna, ile jest fałszu w służalstwie jego, korzeniu się, łaszeniu. Nie wyobrażałem sobie tak olbrzymiej hipokryzji, jak ta, z której obecnie został odarty. Nagle zrzucona maska opadła, skoro ją uznał za nieużyteczną. Szczycił się swą nikczemnością. Do muru przyparty miał nadzieję wywinąć się nam i własnym swym obronić jadem. Zdumiewał mnie chociaż go od tak dawna tak dobrze znałem. Nic już nie powiem o jego wyzywającym na mnie zwróconym spojrzeniu. Wiedziałem zawsze, że mnie nienawidzi i pamiętałem ślady mej ręki na jego policzku. Lecz gdy wzrok jego przeniósł się na Agnieszkę, pełen wściekłości, zawiedzionych, niecnych nadziei, wzdrygnąłem się na samo wspomnienie dni i lat przebytych z nim pod jednym dachem. Pocierał ręką brodę, spoglądając na nas z ełba Krwią nabiegłymi oczyma. Zwrócił się znów do mnie, skowycząc z niewagi. Uważałeś, że ci wolno koperfildzie tobie, dumnemu i pysznemu, podłazić tu, przekupywać mi podwładnych. Masz to za rzecz godziwą. Tobie to uchodzi, lecz cóż byś powiedział, gdybym to ja był na twym miejscu? Mnie to uszłoby jednak. Nie jestem paniczem, nie jestem dżentelmenem, chociaż chwała Bogu, nie poniewierałem się nigdy po ulicach i gościńcach, nie wycierałem kątów u żadnych mikołberów. Ale pan, pan! I nie boisz się następstw swego przedsięwzięcia, nie boisz się mej zemsty. Możesz we własne uwikłać się sieci, dobrze tedy, kiedy tak, to tak, zobaczymy, dobrze. Pytajmy Mikołbera, niech mówi, zapłacono mu za to i doskonale znać wyuczono lekcji. Widząc, że słowa jego i miotane obelgi na nikim nie wywierają wrażenia, usiadł na rogu stołu, zakładając wyzywająco ręce do kieszeni, a nogę na nogę. Pan Mikołber, którego uniesienie powstrzymywałem ruchem ręki i który przez zaciśnięte zęby nie przestawał mruczeć, łotr, łotr. Wyciągnął teraz z zanadrza linie niby miecz obosieczny, a z kieszeni dokumenty. Otworzywszy je, począł z największym zadowoleniem czytać, napawając się pięknością stylu. Przezacna panno Trotwood i wy, panowie. A niech go, mruknęła ciotka, znów zabazgrał całą ryzę papieru. Pan Mikołber, nie zważając na tę przerwę, czytał dalej. Staję tu przed wami, panowie i panie, jako oskarżyciel największego łotra, jaki kiedykolwiek i gdziekolwiek istniał. Pan Mikołber, nie odrywając oczu od papierów, wskazał linią hipa. Zamiarem moim, ciągnął, nie jest uniewinnienie samego siebie, nieszczęsnej od kolebki ofiary pieniężnych zobowiązań. Zawsze byłem igraszką okoliczności i wypadku. Nędza, głód, rozpacz i szaleństwo razem lub z osobna były mi stałymi towarzyszkami. Zapał, z jakim pan Mikołber opisywał siebie, jako ofiarę wyżej wymienionych nieszczęść, równał się tylko patetyczności, z jaką deklamował swe arcydzieło. Od czasu do czasu kiwał głową w mimowolnym zachwycie nad szczególnie, w wyobrażeniu jego udanym jakimś zwrotem. Pod naciskiem to nędzy, głodu, rozpaczy, szaleństwa, wstąpiłem do kancelarii, biura firmy prowadzonej przez Wickfielda i Hipa, przez Hipa w rzeczy samej. Hip i hip sam jest tu osią wszystkiego. Hip i hip sam jest fałszerzem, oszustem. Uriah, sinoblady, poskoczył, chcąc wyrwać papier z rąk czytającego, lecz pan Mikouber zasłonił się zręcznie, odbijając napastnika, trzymaną w prawej ręce linią. Dłoń Juraja opadła, a uderzenie rozległo się po całym pokoju. Diabli by cię porwali, jęknął Uraja. Dam ja tobie. Jeszcze krok jeden, krzyknął pan Mikołber, a roztrzaskam ci głowę. Podejdź no, podejdź. Nigdy nie widziałem nic zabawniejszego. Wówczas nawet już tak sądziłem nad widok pana Mikołbera, który wywijał w powietrzu linię niby mieczem, siedząc w kącie, gdzieśmy go wepchnęli. Wyłaniał się stamtąd ustawicznie, wołając wyzywająco Podejdź no! Podejdź! Przeciwnik jego zaś, mrucząc coś i obwijając chustką zranioną rękę, usiadł znów ze zwieszoną głową na rogu stołu. Pan Mikołber ochłonąwszy, czytał dalej. Honoraria przy wstąpieniu mem do kancelarii i w służbę Hipa nie zostały dokładnie określone. Wahały się pomiędzy dwudziestu i dwudziestu sześciu szylingami tygodniowo. Reszta zależeć miała od moich uzdolnień, czyli inaczej mówiąc, od stopnia mej nikczemności, chciwości, nędzy i ogólnego moralnego, czyli raczej niemoralnego podobieństwa, jakie się okaże pomiędzy mną a hipem. Mamże mówić, że wkrótce widziałem się zmuszony udać o pieniężny zasiłek dla podtrzymania żony i wzrastającej rodziny do tegoż hipa? Zobowiązania moje zostały prawnie stosownie do prawodawstwa tej krainy odnotowane. W ten sposób wpadłem w sieć hipa. Podziwiać należało zadowolenie, z jakim pan Mikołber smutne te opiewał dzieje. Kunszt stylu zasłaniał przebyte nędze. Tak czytał dalej. Rzeczony HIP obdarzał mnie swym zaufaniem o tyle, o ile potrzebne mu to było do strącenia z własnych bark odpowiedzialności za piekielne iście przedsięwzięcia. Wówczas to Szekspirowskiego użyję tu wyrażenia, począłem rozdwajać się, wahać, dręczyć. Zauważyłem bowiem, że wymagano ode mnie fałszowania dokumentów i ustawicznego wyzyskiwania osobistości, którą pozwolę sobie oznaczyć literą w, i że pan w wyzyskiwany był, oszukiwany w najhaniebniejszy sposób przez Łotra, któremu na imię HIP i który wszywał się w pokorę, przyjaźń i wdzięczność dla tym łacniejszego podejścia rzeczonego dżentelmena W. Źle to było zapewne. Lecz, jak to zauważył filozofujący Duńczyk, z tą szerokością poglądów właściwą epoce królowej Elżbiety, najgorsze jest już poza nami. Pan Mikołber tak był zachwycony cytatem, że powtórzył go parę razy, Szukając niby miejsca, na którym przerwał był czytanie. Nie jest zamiarem moim, czytał dalej, wchodzić w wyszczególnianie wszelkich nadużyć, jakich osoba, którą pozwalam sobie oznaczyć literą W, została ofiarą i w które niestety wplątany byłem ja. Celem moim, po rozważeniu, być albo nie być, wedle słów Szekspira, sprzedawać się lub nie sprzedawać, działać lub nie działać. Zostało wykrycie głównych nadużyć i krzywd wyrządzonych rzeczonemu dżentelmenowi W przez Łotra Hipa. Pobudzany cichą tą wewnętrzną pobudką i inną jeszcze zewnętrzną, którą pozwolę sobie określić jako pana W, przedsięwziąłem tajemnicze dochodzenie, ciągnące się przez całe okrągłe dwanaście miesięcy. Odczytywał to niby akt parlamentu słuchując się w brzmienie własnego głosu. – Otóż – czytał, rzucając spojrzenie na Jurajaha i trzymając w pogotowiu na wszelki wypadek linię – oto o co oskarżam hipa. Powstrzymaliśmy oddech. Jurajah podniósł głowę. – Po pierwsze – czytał pan Mikołber – gdy władza rzeczonego pana włosłabła, nie moja to rzecz wdawać się w poszukiwania przyczyn onnego osłabnięcia – gdy władza rzeczonego pana w osłabła on hip starał się umyślnie wikłać sprawy i interesy gdy rzeczony pan w najmniej bywał ku temu usposobiony on hip podsuwał mu najważniejsze dokumenty oszukując go co do ich treści i tak skłonił rzeczonego pana w do upełnomocnienia Jurajaha do podjęcia pewnego, wcale znacznego legatu i użycia takowego, w celu pokrycia długów, w rzeczywistości, nieistniejących. Całej tej sprawie nadał obrót taki, jak gdyby inicjatywa oszustwa wyszła odrzeczonego pana W. A nadto faktu tego używa obecnie, jako broni przeciw temuż dżentelmenowi, grożąc mu tym ustawicznie. — Będziesz musiał mi tego dowieść, Copperfieldzie — wtrącił głucho Uriah. — Panie Traddles, zawołał pan Mikołber — zechciej spytać tego oto hipa, kto po nim zajął dawny jego lokal. — Ten oto głupiec — syknął Uriah. — Spytaj go — ciągnął pan Mikołber — czy mieszkając tam prowadził dziennik i notatnik. Uriah zmieszał się widocznie. — Albo czy spalił ów notatnik? kończył pan Mikołber. A gdy odpowie tak i spyta gdzie są jego szczątki. Zwróć się pan do mnie, Wilkinsa Mikołbera, a udzielę panu potrzebnych wyjaśnień. Pełne zapału słowa oskarżyciela wzruszyły matkę, która w przerażeniu zawołała: "Jury, jury, ukorz się moje dziecko, wejdź w układy". "Cyt, matko", syknął czuły synalek. "Mieszasz się w nie swoje rzeczy". Przestraszona, sama nie wiesz co pleciesz, ukosz się. I śmiał się, spoglądając na mnie z ukosa. Niejednego już ja z całą pokorą ukorzyłem. Pan Mikołber majestatycznie poprawił kołnierzyk. Schował w niego brodę i dalej mówił. Powtórę, o ile zauważyłem, doszedłem i sądzę. Hip, kilkakrotnie. Ba, dowód, zaśmiał się Uriah. Cicho, matko. Będzie natychmiast dowód, krótko odparł pan Mikołber. Otóż powtórę. Hip, kilkakrotnie, o ile zauważyłem, doszedłem i przekonany jestem, fałszował na rachunkach, księgach i dokumentach podpis rzeczonego dżentelmena, pana W. W pewnym zwłaszcza wypadku, na co mam niezbite dowody, a mianowicie i znów pan Mikołber wpadł w zachwyt nad licznie zgromadzonymi zwrotami. Nie była to jemu tylko samemu właściwa słabostka. W ciągu życia zauważyłem ją niejednokrotnie, mógłbym nawet powiedzieć, że jest to słabostka ogółu ludzi. Przy udzielaniu na przykład legalnych zeznań, składaniu przysięgi, świadkowie szukają słów efektownych, których wymawianie zwykło ich napełniać niekłamanym zadowoleniem. Dawne kościelne klątwy powstały na podobnej zasadzie, forma ich imponowała słuchaczom. Mówimy o despotyzmie słów. Lecz sami raczej rozgłaszamy takowe przylada okazji. Jak przy paradnych występach nie zwracamy uwagi na znaczenie naszych ubiorów, o ile zadowala nas ich liczba i blask, tak samo szyk słów miewa pierwszeństwo przed ich doniosłością. I tak jak nie jeden pada ofiarą zbytniej wystawności i zbyt liczni niewolnicy buntują się często przeciw swym Panom, mógłbym wymienić naród pewien, któremu nadużycie słów niechybnych przyczynia kłopotów i większych jeszcze przyczyni. Pan Mikołber czytał, oblizując się niemal. Rzeczony gentleman, jako że pan wúczył się słaby, w przypuszczeniu, że zgon jego byłego pryncypała sprowadzić może pewne dla niego hipa niepomyślne odkrycia i zachwiać jego w rodzinie tej przewagę, jak to się mnie Wilkinsowi i mi Mickałbery zdaje, chyba że córka owego dżentelmena panna W przez dziecięce przywiązanie lub skutkiem ubocznych jakichś wpływów sprzeciwi się stanowczo rozpatrywaniu pozostawionych przez ojca interesów. On hip wystawił sobie pokaźny weksel na sumę pożyczoną niby panu W dla rzekomego osłonięcia jego honoru. Sumy tej pan W w rzeczy samej nigdy nie widział. Wszystko to ja, Wilkins Mikoubert świadczę, jest fałszerstwem i oszustwem hipa. Mam tu oto kilka prób fałszowania podpisu pana W. Tu i ówdzie pozostały szczątki ze spalonego notatnika, ale nie o te próby nam idzie. Posiadam sam dokument. Jurajach podskoczył do biurka, otworzył, lecz nagle opamiętał się. I zwrócił ku nam. Posiadam dokument, czytał pan Mikołber spoglądając w zeszyt jak kaznodzieja głoszący kazanie. Jest on w moim posiadaniu, to jest, właściwie mówiąc, złożony został w ręce tu obecnego pana Treddlesa. Tak jest, potwierdził Treddles. Jury, Jury, zawołała matka. Ukosz się, wejdź w układy. Panowie, znam. Mego syna wiem, że się ukorzy. Dajcie mu tylko czas do namysłu. Panie Copperfield, pan go zna przecie. Wie, jak bywa pokorny. Dziwne. Stara trzymała się metody, której się syn jej odrzekł. O, matko! Ozwał się, gryząc chustkę, którą obwiązałby, uderzoną rękę. Lepiej byś mi w łeb palnęła. Kocham cię, mój synu, płakała stara i pewien byłem, że mówiła prawdę. Syn i matka dobrali się jak dwa ziarna maku. Kocham cię i nie mogę cierpieć, abyś tak wyzywająco przemawiał do państwa narażasz się, moje dziecko. Tam, na górze, gdy mi pan ten, wskazała Tredlsa, powiedział, że wszystko odkryte, upewniłam go w twym imieniu, że się ukorzysz, przeprosisz, ustąpisz. Widzicie, Panowie, jak jestem pokorna. Niechże moja przynajmniej wzruszy was pokora. Czy nie widzisz, matko? Pieniądz się ze złości, mówił Uriah, wskazując krogulczym swym palcem mnie, jako sprawcę całej tej awantury. Czy nie widzisz, jak tym wszystkim, co pleciesz, zadowalasz Copperfielda? Powstrzymać się, synu, nie mogę, płakała stara, widząc, jak na ośle lecisz na niebezpieczeństwo, zadzierając nosa. Ukosz się. Ukosz, na lepsze ci to wyjdzie. Milczał gryząc chustkę do nosa, a potem zwracając się ku mnie. I co tam jeszcze na wymyślaliście? zawył. Pan Mikołber pośpieszył nawiązać przerwany ciąg swych oskarżeń. Po trzecie i ostatnie. Jestem w możności przedstawić fałszowane przez Hipa księgi, jako też jego własnoręczne, na własny użytek robione notatki o istotnym stanie rzeczy. Dokumenty te stanowią niedopalone ćwiartki notatnika, odnalezionego przez żonę mą, panią Mikober, w popiołach komina, w zajętym przez nas po hipach mieszkaniu. Mam w ręku dowody tego, jak przez lat wiele hip wykorzystywał zaufanie, słabość, rodzicielskie przywiązanie, usterki i słabostki, a nawet cnoty nieszczęsnego pana W. Dowiodę, że pan W. na wszelkie sposoby, moralnie i materialnie był oszukiwany przez hipa, którego celem było wyniesienie się, zbogacenie i owładnięcie panem i panną W. Ostatnimi jeszcze czasy wymógł narzeczonym dżentelmenie nie tylko zrzeczenie się udziału w spółce, Lecz i symulowaną sprzedaż wszelkich ruchomości pod dachem tym pozostającej w zamian za dożywocie, które on hip wypłacać miał swemu byłemu zwierzchnikowi. Dowiodę, że sieci te, począwszy od kłamliwych, budzących popłoch sprawozdań, wprowadzania pana Wół w wątpliwe spekulacje, gdy nie posiadał potrzebnych w ręku pieniędzy, Dostarczanie mu takowych na lichwiarskie procenty z własnej swej, czyli jego raczej, kieszeni są zawiłe i tak dalece oplątały pana W, że się w nich o mało nie udusił. Bankrut, jak sądził, z zaszarganą czcią i opinią ujrzał się w rękach potwora, który, stając mu się niezbędny, do tym pewniejszej popychał go zguby. Na wszystko to i na wiele więcej niezbite posiadam dowody. Szepnąłem parę słów płaczącej na poły radośnie, na poły z żalu Agnieszce. Powstaliśmy z miejsc, sądząc, że pan Mikołber dotarł do końca swego arcydzieła. Lecz ten, wyrzekłszy za pozwoleniem, rozpoczął na nowo. Skończyłem. Pozostaje mi jeszcze udowodnić powyższe oskarżenia, po czym z nieszczęsną mą rodziną zniknąć z widnokręgu, gdzie jestem zakałą. Szybko to spełnimy. Pierwsze umrze z wycieńczenia niemowlę nasze. Najsłabszy członek rodziny, po czym naturalnym biegiem rzeczy przyjdzie kolejna bliźnięta. Niechże i tak będzie. Co do mnie, pobyt w Canterbury podkopał mnie, a procesy i więzienie za długi dokonają reszty. Sądzę, że trudy i niebezpieczeństwa dochodzenia, których małą tylko cząstkę przedstawiłem powyżej, poszukiwania czynione pod naciskiem grozy, i pieniężnych kłopotów, prowadzone od wschodu do zachodu słońca, pod bacznym okiem tego, którego zbytecznym byłoby nazwać wcielonym szatanem, wszystko to razem wzięte. Wraz z uwzględnieniem ojcowskich mych uczuć i chronicznego ubóstwa, będzie niby krople ożywczej rosy na przedwczesnej mej mogile. Więcej nie żądam. Niechże o mnie. Jak o szlachetnym marynarzu bohaterze, z którym pozwolę sobie w danym razie współzawodniczyć, powiedziane będzie, że skonał, za ojczyznę, rodzinę i piękno, pozostaje, etc. Wilkins, Mikołber. Pan Mikołber, wzruszony, lecz dumny, z zadowoleniem złożył długi manuskrypt, ofiarując go z głębokim ukłonem mej ciotce. W pokoju, w którym znajdowaliśmy się, Stała znana mi z dawien dawna żelazna szafa. Klucz z niej nie był wyjęty. Domysł snać jakiś mignął w myśli Jurajaha, bo poskoczył ku szafie, otworzył. Była pusta. Gdzie księgi? zawołał mieniąc się straszliwie na twarzy. Skradziono mi je. Moje to dzieło. Dostałem dziś rano jak zwykle, wcześniej tylko nieco klucz i wybrałem. "Co mi było potrzeba?" rzekł pan Mikołber. – "Bądź pan spokojny." upewnił Uriah Traddles. "Księgi i papiery znajdują się w moim posiadaniu. Pilną o nich będę miał pieczę. Przechowujesz rzeczy kradzione!" zawołał Uriah. "Dozwolone to w pewnych razach." Tu, ku największemu memu zdziwieniu, zachowująca się dotąd wzorowo spokojnie ciotka poskoczyła do Uriaha, porywając go za kołnierz. A wiesz, czego ja chcę, niegodziwcze! zawołała. Kaftana bezpieczeństwa odparł. Nie, mego dobra, funduszu. Agnieszko duszko. Milczałam, dopóki sądziłam, że jest to dziełem twego ojca. Nie pisnęłam słówka samemu nawet Davy. Wmawiałam, żem straciła na nieudanej spekulacji. Ale teraz, kiedy wiem, komu to zawdzięczam, muszę się policzyć z tym niegodziwcem trot pomożesz mi odebrać od niego co się nam należy czy się ciotce zdawało że hip nosi jej fundusz za kołnierzem nie wiem lecz to wiem że się energicznie zawijała koło jego gardła musiałem się wmieszać upewniając ciotkę że prawnie odbierzemy co do nas należy uspokoiła się i usiadła na uprzednim miejscu jak gdyby nic nigdy nie zaszło przez cały ten czas pani hip wołała na syna aby się ukorzył i czepiała się naszych kolan, błagając i obiecując niestworzone rzeczy. Wreszcie syn posadził ją gwałtem na krześle i stając przed nią i przytrzymując jej ramię, spytał mnie z nienawistnym spojrzeniem. — Cóż teraz, zamierzacie począć? — Natychmiast ci to powiem — odrzekł mu Traddles. Czy to Copperfield nie ma języka? — mruknął uraja Wiele bym dał temu, kto by mnie upewnił, że mu go wyrwano. Uraja się ukorzy, wołała stara. Nie zwracajcie państwo uwagi na jego słowa. Oto co zamierzamy, przerwał Treddles. Przede wszystkim i natychmiast oddasz nam akta. Przypuśćmy, że nie oddam. Po co to przypuszczenie? Oddasz. Musisz oddać. Przyznać muszę, że po raz pierwszy uderzyła mnie jasność, rozsądek, zimna krew, praktyczność postępowania Treadlesa. Powtórę, mówił, musisz być przygotowany do zwrócenia wszystkiego, coś nieprawnie zagarnął. Wszystkiego do ostatniego pensa. Po trzecie, księgi, akta, dokumenty, waluty. Wszystko to w naszych pozostanie rękach. Ależ, rzekł w Jurajach, dajcie mi przynajmniej czas do namysłu. Zapewne. Lecz papiery natychmiast zostaną nam wręczone i, krótko mówiąc, Prosić pana będziemy o nieopuszczanie własnego pokoju i nie widzenie się z nikim. Nie chcę syknął Uriah. W takim razie jest krata więzienna. I chociaż prawo nie tak pośpiesznie wymierzy nam sprawiedliwość, ciebie zasłużona nie ominie kara. Wiesz to sam i rozumiesz doskonale. Copperfieldzie, pójdź proszę na Guildhall i przywołaj paru policjantów. Tu pani hip zaczęła na nowo szlochać, rzucając się do nuka Agnieszce i błagając, by się wstawiła za jej synem. Wszystko to prawdą było, przyznawała, lecz Juraja się ukorzy. Co zaś Jurajach przedsięwziąłby, jeśli by mu stało odwagi, przewidzieć trudno. Tak jak przewidzieć trudno, co przedsięwziąłby kundel, obdarzony lwią siłą i nieśmiałością. Tchórzem był do szpiku kości. Cała jego nikczemność na wierzch wyszła. Stój zawołał na mnie, ocierając zimny pot z czoła. Matko, nie ma rady. Oddaj im dokument. Poszukaj. Może zechce pan pomóc. Zwrócił się Traddles do pana Dicka. Dumny z danego sobie zlecenia, pan Dick towarzyszył pani hip do pokoju jak wierny pies pasterski. Niewiele jednak tym razem musiał mieć kłopotu z powierzoną swej straży owieczką. Pani Hip przyniosła nie tylko żądane papiery, lecz całą skrzynkę, w której były zamknięte, gdzieśmy znaleźli wiele innych, w przyszłości nader nam użytecznych dokumentów. Dobrze, rzekł Traddles, przejrzawszy je starannie. A teraz namyśl się, panie Hip. Powtarzam panu, nie ma innego wyjścia i czasu do stracenia nie mamy. Uriah, nie podnosząc oczu, posunął się ku drzwiom, tu stanął. I rzekł. Nienawidzę cię. Zawsze cię nienawidził, Copperfieldzie. Powstałeś z niczego i zawsześ był przeciw mnie. Jak ci to już raz mówiłem, odrzekłem. Sądzę, żeś ty to był przeciw światu całemu. Zastanów się na przyszłość, gdyż chciwość i przebiegłość zawsze się w końcu przeciw samym sobie obrócą. Pewnik to taki jak śmierć. Albo taki jak te, których uczono w szkole, odmruknął Hip. Tej właśnie, gdzie mnie ćwiczono w pokorze. Od dziewiątej do jedenastej słyszałem, że praca jest przekleństwem, a od jedenastej do pierwszej, że jest radością, szczęściem i tak dalej. Twoje kazanie podobne jest do tamtych. Na nic mi się pokora nie zdała, chociaż bez niej nie ujarzmiłbym mego wspólnika. A ty, Mikober, mój Junaku, Posłyszysz ty jeszcze o mnie. Pan Mikołber stał ciągle w obronnej pozycji i dopiero gdy Uriah zniknął za drzwiami, zwrócił się do mnie z prośbą, abym wraz z całym towarzystwem zechciał być świadkiem jego pogodzenia się z rodziną. Gdyż stopniały lody, mówił wznoszące się pomiędzy nami, to jest między panią Mikołber i mną. Odtąd dzieci moje i autor ich istnienia Mogą się połączyć w zupełnej jedności. Ponieważ wszyscyśmy zaciągnęli względem niego dług wdzięczności za znakomitą, oddaną nam dopiero co usługę, zgodziliśmy się niezwłocznie na jego wezwanie. Choroba ojca przywoływała jednak Agnieszkę do łoża chorego, a Traddles musiał się upewnić co do osoby swego więźnia, tak, że tylko ciotka, pan Dick i ja pójść mogliśmy z panem Mikouberem. Żegnając lubę dziewczę, któremu tyle zawdzięczałem i myśląc, od jakiej obroniona została niedoli, błogosławiłem niedole własnego mego dzieciństwa. Bez nich nie byłbym zapewne poznał pana Mikołbera. Mieszkał niedaleko, że zaś wchodziło się wprost z ulicy do mieszkania, gdy pan Mikołber popchnął gwałtownie drzwi, znaleźliśmy się na łonie jego rodziny. Emmo – Żono moja! – zawołał, rzucając się w objęcia małżonki. Pani Mikołber krzyknęła, padając w objęcia małżonka. Panna Mikołber, niańcząca owego nieznanego mi przybysza, o którym opiewał ostatni list pani Mikołber, podskoczyła. Przybysz zakwilił. Bliźnięta objawiły swą radość pewnymi niezbyt przyzwoitymi, lecz najzupełniej niewinnymi przypadłościami. A pan Mikołber, rozgoryczony widać dawnym jakimś rozczarowaniem czy doświadczeniem, rozbeczał się na dobre. – Emmo – mówił pan Mikołber – chmury się rozdarły. Odtąd nic już nie zachwieje wzajemnego naszego zaufania. Pozdrawiam cię, uczciwe ubóstwo – wołał ze łzami rozrzewnienia. Pozdrawiam cię, nędzo, głodzie – Pozdrawiamy was, łachmany, burze, żebractwo, niczym jesteście w porównaniu do zgody i rodzinnego, wzajemnego zaufania. Wołając tak, posadził żonę na krześle i z kolei wszystkie swe uściskał dzieci, którym pozdrowienia ojca zbyt pomyślnej nie wróżyły przyszłości. Obiecał im, że wkrótce śpiewać będą chórem na ulicach i placach miasta. Lecz pani Mikober, ze zbytku wzruszenia zamdlała. Więc przed utworzeniem chóru wypadało pomyśleć o przywołaniu jej do życia. Zajęła się tym ciotka moja do spółki z panem Mikołberem, po czym nastąpiła prezentacja. Teraz dopiero. Pani Mikołber dostrzegła mnie i poznała. Niech pan wybaczy, panie Copperfieldzie, mówiła podając mi rękę, lecz słaba jeszcze jestem, a to wyjaśnienie ostatniego nieporozumienia pomiędzy mną a mężem Zaskoczyło mnie tak nagle Czy to cała rodzina pani? Uprzejmie pytała ciotka Jak na teraz cała? Odrzekła A ten najstarszy chłopak Na co się kieruje? Przybywając tu Głos zabrał ojciec Marzyłem dlań o stanie duchownym To jest chciałem poświęcić go Katedralnym chórom Niestety nie było wolnego miejsca Dla tenora I syn mój Zamiast w świątyni Poszedł śpiewać w ogródkach I oberżach Zamiary jego są najlepsze, wtrąciła pani Mikołber. Ośmielę się tak wnosić, duszko, zamiary jego są najlepsze, tylko w czyn ich nie wprowadza. Rozgoryczenie pana Mikołbera wzięło górę nad łzami i nie bez złości spytał, co miał począć. Urodzić się cieślą, malarzem koczów, ptakiem, Pójść na przyległą ulicę i sklep otworzyć, czy iść do sądu i ogłosić się prawnikiem, a może szturmem zdobyć operę? Co miał począć, gdy go niczego nie wyuczono? Ciotka moja po chwili zastanowienia przemówiła. Dziwię się, panie Mikołber, że panu nigdy na myśl nie przyszła migracja. Pani, odrzekł zagadniony, marzeniem to było mej młodości, dążeniem dojrzałego wieku. Pewien byłem pomimo tych zapewnień, że mu się myśl ta po raz pierwszy nasuwała. Sza, rzekła, spoglądając ku mnie ciotka. Byłoby to najlepszym wyjściem dla pana i pańskiej rodziny. No, a kapitał kapitał, pytał ponuro pan Mikołber. W tym rzecz, droga moja pani, wtrąciła jego żona. Kapitał, zawołała ciotka. Oddałeś nam pan usługę, olbrzymią usługę. Po prostu jak gdyby mienie moje z ognia wyrywane zostało. Zrobimy coś dla pana. Jałmużny, odparł pan Mikołber, przyjąć nie mogę. Nie zgadzają się z tym zasady. Lecz jeśli na słowo moje mogę zaciągnąć pożyczkę, tak powiedzmy na 5% rocznie z przedłużeniem terminu, dopóki coś nowego nie zajdzie, zapewne, przerwała mu ciotka, na jakich pan zechcesz warunkach. Pomyślcie o tym państwo, zastanówcie się dobrze. Pewni przyjaciele Davida wybierają się właśnie do Australii. Może byście razem z nimi odpłynęli. Bylibyście sobie wzajemną pomocą. Zastanówcie się nad tym, zważcie dobrze. Jedno tylko pozwolę sobie zadać pytanie, ozwała się pani Mikołber. Pytanie dotyczące klimatu. Najpiękniejszy pod słońcem. Właśnie, i to jest gruntem, z którego następne wyłaniają się pytania, czy w stronach tamtych okoliczności będą sprzyjały rozwojowi przyrodzonych i nabytych zdolności mego męża? Czy przedstawiają się dla nich szanse zostania, jak na początek, chociażby gubernatorem którejś z wysp Oceanu Spokojnego? Czy będzie tam miał sposobność rozwinięcia przyrodzonych swych i nabytych zdolności? Lepszej chyba nie ma, odparła ciotka, dla uczciwego i pracowitego człowieka. Właśnie, mówiła z praktyczną swą dokładnością pani Mikołber. Właśnie dla uczciwego i pracowitego człowieka. Ośmieliłabym się dodać i dla przedsiębiorczego. Tak właśnie, sądzę, że istotnie, Australia byłaby odpowiednim polem dla męża mego. Ja też, droga pani twierdził pan Mikołber, najmocniejsze, żywie przekonanie, że przy obecnych okolicznościach jest to najodpowiedniejsze dla mnie i mej rodziny pole. Spotkać się tam możemy jeszcze z wielkim losem, przestrzeń nie zraża mnie, a o wdzięczności mej za łaskawą ofertę pani zbytecznie byłoby mówić. Mamże opisywać, z jakim zapałem pogrążył się w otwierających się nadziejach na przyszłość lub z jaką znajomością rzeczy, i praktyczną dokładnością pani Mikołber poczęła dyskutować nad obyczajami mieszkańców Wysp Oceanu Spokojnego. Za każdym razem, gdy mi się przypomną ulice Canterbury w dzień targowy, widzę pana Mikołbera idącego z nami, przejętego nowym tym projektem i oceniającego byki i cielęta okiem doświadczonego farmera. Rozdział pięćdziesiąty trzeci Nowy rzut oka w przeszłość. Znów muszę się zatrzymać, o moja ty dziecinna żona. W tłumie przesuwającym się w pamięci mojej jest postać cicha i wdzięczna, co w dziecięcym swym uroku i niewinnej miłości woła mnie. Zatrzymaj się. Obróć wzrok na kwiat zerwany i przedwcześnie zwiędły. Zatrzymuję się. Wszystko zresztą inne znika mi sprzed oczu, ginie we mgle wspomnień. Wszystko oprócz dory i małego naszego domku. Nie wiem już, jak długo chorowała, tak wiele myślałem o tym, żem stracił miarę czasu. Może to i nie trwało zbyt wiele tygodni i miesięcy, lecz mi się ten okres czasu zdaje bardzo długi i ciężki. Przestali mnie już pocieszać zwykłą obiecanką. Trzeba jeszcze kilka dni poczekać. W głębi mej duszy zjawiła się wątpliwość, czy nadejdzie ów upragniony dzień, w którym ujrzę znów mążonę biegającą po domu z Jeepem. I Jeep postarzał się nagle. Strasznie postarzał. Może mu zabrakło tych zabaw ze swą panią, co podtrzymywało jego młodość. Osowiał, ociężał. Wzrok tracił, osławu i nie szczekał już na ciotkę, tylko się tulił do niej, siedząc u wezgłowia Dory i lizał jej ręce. Dora leżała ciągle uśmiechnięta, nie okazując najmniejszego zniecierpliwienia, nie skarżąc się nigdy. Mawiała, żeśmy dobrzy dla niej, że jej kochany brzydki chłopiec zamęcza się, czuwając nad nią, dogadzając jej, że ciotka nie sypia, zawsze czuwa, czynna, dobra. Czasem odwiedzały ją obie do ptaszków podobne staruszki, ciotki jej. Wówczas przypominaliśmy sobie zaślubiny nasze i minione dni. Dziwne bywają chwile spokoju, niby zawieszenia w życiu, co ucieka. Przypominam sobie długie godziny spędzone w cichym, mrocznym pokoju, błękitne oczy mej dziecinnej żony wlepione we mnie, drobne jej paluszki z mymi splecione palcami. Wiele, wiele podobnych godzin mógłbym policzyć lecz wśród wszystkich trzy chwile najżywiej mi stoją w pamięci. Było to z rana. Dora uczesana dłońmi ciotki rozpuściła włosy na poduszki, każąc mi podziwiać ich połysk, długość i barwę. Nie, nie pysznie się już nimi, mówiła widząc że się uśmiecham. Nie żartuj ze mnie, brzydki chłopcze, ale widzisz mawiałeś, że są piękne. Chwaliłeś się i gdyś mi zawrócił głowę, stawałam często przed lustrem, myśląc, czy by cię bardzo uszczęśliwił pukiel mych włosów. Pamiętasz, Daddy? O małoś nie zwariował, gdy ci go dałam. Pamiętam. Było to w dniu, w którym malowałaś otrzymane ode mnie kwiaty, a ja ci mówiłem, jak jestem w tobie zakochany. Ale ja ci wówczas nie chciałam powiedzieć i przyznać się, że płakałam ze szczęścia nad tymi kwiatami, bo wiedziałam, żeś mnie naprawdę pokochał. Gdy wstanę do Edi i będę mogła chodzić jak dawniej, pójdziemy, prawda, obejrzeć wszystkie te stare kochane kąty. Będziemy przechadzać się po tamtych ścieżkach i o biednym ojczulku nie zapomnimy, prawda? Tak, droga moja. Będziemy szczęśliwi, bardzo szczęśliwi. Tylko mi prędko wyzdrowiej. Wyzdrowieje już niedługo. Coraz mi lepiej, sam to widzisz przecie. Było to znów wieczorem. Siedziałem na tym samym fotelu, u tego samego łoża. Ta sama twarz promienna i piękna zwracała się ku mnie. Milczeliśmy, lecz uśmiech nie znikał z ust Dory. Nie znosiłem już jej na dół, nie wstawała już wcale z łóżka. Dedi? Doro moja. Czy będziesz myślał o mnie jako o bardzo niedorzecznej, gdy ci coś powiem? Słyszałam wprawdzie, że pan Wickfield jest niezdrów, ale chce mi się i to koniecznie widzieć Agnieszkę. Napiszę jej to. Doprawdy? Natychmiast. Dobry, kochany chłopcze. Chodź do edy bliżej. Otocz mnie ramieniem. Tak, dobrze. Widzisz, kochany, to nie czczy kaprys. Muszę ją widzieć. Naprawdę muszę. Wierzę ci, najdroższa moja i pewien jestem, że Agnieszka po otrzymaniu listu natychmiast przybędzie. Czy tam na dole jest ci beze mnie bardzo teraz smutno, samotnie? Pytała Dora z zarzuconymi na mą szyję rękami. Jakżeby żeby mogło być inaczej? Kiedy patrzę na puste Twe krzesło. Puste krzesło przytuliła się do mych piersi i milczała chwilę. Po niejakim czasie podniosła oczy, błyszczące, pytając z uśmiechem. Więc Ci brak do Edi biednego głuptaska, grymaśnej dziewczyny. Słuchaj, co Ci odpowie moje bijące przy Twoim serce. O mój mężu, tak mi błogo i tak smutno. Garnąc się coraz bliżej do mnie, śmiała się i wzdychała. Potem długo leżała cichutko, spokojnie. To wszystko, ozwała się wreszcie, napisz do Agnieszki, że ją ściskam i chciałabym bardzo, ale to bardzo widzieć ją. Jest to jedyne moje życzenie. Poza szybkim wyzdrowieniem Doro droga. O, do Edi Myślę czasem, wiesz, taki ze mnie głuptasek, niedorzeczna taka grymaśnica, Myślę czasem, że to już nigdy nie nastąpi. Nie mów tak. Nie myśl najdroższa. Postaram się nie myśleć, Daddy. Wiesz, szczęśliwa jestem, że mój chłopiec czuje się tam samotny. Wobec opustoszałego miejsca swej dziecinnej żony. Było to w nocy. Siedziałem przy niej. Agnieszka przyjechała i dzień cały i wieczór spędziła z nami. Ona, ciotka i ja... Nie odstąpiliśmy Dory dnia tego ani na chwilę. Niewieleśmy mówili, lecz Dora zdawała się zadowolona i wesoła. Teraz zostaliśmy we dwoje. Czym wiedział, jak mało mojej dziecinnej żonie pozostaje do życia? Powiedzieli mi to. Powiedzieli, co sam widział. Wątpię jednak bardzo, czy w to wierzyłem. Przestałem być panem siebie. Odrywałem się od łoża żony, by płakać. Myślałem o tym, co sam płakał. Nad rozstaniem się żyjących z umarłymi. Przypomniałem sobie wzruszający ten epizod. Starałem się uspokoić, pocieszyć, ale... Ale w rzeczy samej nie mogłem uwierzyć wów bliski, a ostateczny koniec. Jej ręka była w mych dłoniach, serce biło przy sercu. Przywiązanie jej żyło, promieniało, ciepłe, słodkie. Nie, nie mogłem wyrzec się nadziei, że można jeszcze uratować Dorę. Mam ci coś do powiedzenia, Daddy, rzekła ze słodkim spojrzeniem. Myślałam o tym wiele, wiele razy. Czy się domyślasz? Ja, droga moja? Powidzisz, zdawało mi się, że ci to samemu przychodziło nieraz na myśl. Daddy, kochanie, boję się. Czy nie byłam za dziecinna? Głowa moja leżała na jej poduszkach. Patrzała mi wprost w oczy i mówiła to cicho, zwolna, słodko. Serce mi się ściskało. Mówiła o sobie w czasie przeszłym. Zbyt byłam dziecinna, zbyt młoda. Nie o wieku tylko mówię, lecz o doświadczeniu, charakterze, usposobieniu. O wszystkim. Grymaśnym, rozpieszczonym wydawałam się dzieckiem. Trzeba się nam było raczej kochać, jak zwykle młodzi się kochają, a potem zapomnieć o sobie. Myślę do Edi, że nie byłam Odpowiednią żoną. Powstrzymując łzy, mówiłem. Miła moja, ja zbyt młodym byłem mężem. Nie wiem, odrzekła z dawnym, zalotnym potrząśnieniem główki. Nie wiem, może. Ale jeślibym więcej była uzdolniona na żonę, to przemieniłaby mi ciebie. Zresztą tyś bardzo rozumny, a ja... Wszak żyliśmy szczęśliwie, Doro. Bardzo. Bardzo szczęśliwie, ale... Kto wie, z czasem znudziłaby może kochanego mego chłopca dziecinna żona, Z każdym rokiem mniej odpowiednią byłaby mu towarzyszką. Coraz byś więcej czuł, czego ci braknie w domu, bo widzisz, ja bym pewnie się już nie zmieniła. To też lepiej jest tak, jak się stało. Doro, Doro, nie mów tak. Serce mi rozdzierasz tymi wymówkami. Wymówkami, mówiła całując mnie. O mój ty drogi jedyny, to nie wymówki, tyś na nie nigdy niczym nie zasłużył. I tak cię kocham, że nie wymawiałabym ci nic nigdy. Nigdy ci ostrego nie powiedziałam słówka. Prawda, Daddy? To i to, że ładną byłam, lub że ci się ładną zdawałam, jest całą mą zasługą, Daddy. Czy tam na dole beze mnie bardzo, ale to bardzo samotnie, bardzo. O, bardzo. Nie, nie płacz, Dedi, A moje krzesło? Na zwykłym miejscu. O, jak mój brzydki chłopiec płacze. Cicho. No, cicho. Uspokój się, drogi. Miły. A teraz musisz mi coś przyrzec. Mam coś powiedzieć Agnieszce. Idź po nią. Zawołaj tu, a gdy z nią mówić będę, niech tu nikt ani nawet ciotka nie wchodzi. Chcę pomówić z nią sam na sam. Muszę pomówić na osobności. Obiecałem jej, co chciała, lecz zrazu nie mogłem niestety zlecenia jej spełnić. Mówię ci, że lepiej będzie tak, jak będzie, mówiła tuląc się do mnie. O, Daddy, Daddy, po wielu, wielu latach nie potrafiłbyś kochać lepiej swej dziecinnej żony, jak kochałeś dotąd. Dobry, poczciwy Daddy. A może by ci się ona tak sprzykrzyła, że nie mógłbyś kochać jej i w połowie tak, jak dotąd kochałeś. Wiem, żem była bardzo dziecinna, niedorzeczna. Lepiej jest tak, jak się stało. Zastałem Agnieszkę na dole i zakomunikowałem jej życzenie Dory. Wyszła, pozostawiając mnie samego z Jeepem. Jego chińska pagoda stała przed kominkiem. Jeep, owinięty we flanelowe kołderki, usiłował drzemać. Na niebie wznosił się miesiąc. Patrząc przez okno nie mogłem łez powstrzymać, ogromny ciężar przygniatał mi serce. Siedziałem przed kominkiem, rozmyślając i gorzko wyrzucając sobie wszystkie te stłumione, mimowolne myśli, co mnie nachodziły od chwili, gdy mi się ożenił. Myślałem o tych wszystkich drobnostkach, co zaszły między mną a Dorą i czułem, że to z drobnostek składa się cała suma życia. Z fali wspomnień wyłaniała się Dora, taka, jaką ujrzałem po raz pierwszy, upiększona młodzieńczą moją miłością i tymi czarami, które rozlewają miłość i młodość. Czyżby istotnie lepiej być miało? Cicho. O, cicho, serce. Jak czas przechodził, nie wiem. Z zadumy zbudził mnie stary i wierny towarzysz mej dziecinnej żony, Jeep. Nie mogąc znaleźć sobie miejsca niespokojny wylazł z budki, wił mi się u nóg, skrobał do drzwi, rwał się na górę. Nie, nie dzisiaj Jeep, nie dzisiaj wrócił, legł u nóg moich, zaskomlił i zdechł. Agnieszko, Agnieszko! O ten wyraz współczucia na jej twarzy, te łzy płynące z oczu, ta niema i ostatnia prośba, Dłoń wznosząca się ku niebiosom. Agnieszko. Po wszystkim. Ciemność mnie ogarnia. Pustka i cisza. Rozdział pięćdziesiąty czwarty. Układy pana Mikołbera. Nie będę się zastanawiał nad stanem mej duszy przywalonej boleścią. Zdawało mi się, że nie mam przed sobą żadnej przyszłości że się już wszystko dla mnie skończyło i grób jedynym pozostał mi schronieniem. Zdawało mi się nie w pierwszych jednak chwilach. W pierwszych chwilach nie myślałem wcale i dopiero potem zdjęła mnie rozpacz. Popadłbym w nią może wcześniej, gdyby nie wypadki, które zrazu zaniepokoiły, a potem powiększyły moją boleść. Dość, że przeszło wiele czasu, zanim z niej sobie sprawę zdać mogłem i uspokoiłem się o tyle, że mógł myśl i pamięć zatrzymać na pięknych i czystych stronicach, wydartych raz na zawsze z księgi mego życia. Nie wiem dotąd, jak i kiedy postanowione zostało, że wyjadę za granicę, w podróży i zmianie miejsca szukając nie dającego się znaleźć zapomnienia. Największy wpływ na wszystko, cośmy wówczas przedsiębrali, wywierała Agnieszka, lecz w sposób tak łagodny i nieznaczny, żem z tego sobie sprawy nie zdawał. Teraz tylko widzę, że w dawnym, doznawanym przeze mnie w jej obecności wrażeniu tego cichego ukojenia, co spływać z zwykło z malowanych okien gotyckich świątyń, było przeczucie tego, czym mi ona będzie w dniach próby. Odkąd stanęła przede mną, podnosząc ku niebu rękę w najcięższej chwili mego życia, była mi aniołem, pocieszycielem. Z jej to objęć śmierć uniosła moją dziecinną żonę, uśmiechniętą i pogodną, jak mi powiedziała, skoro mógł to słyszeć. A gdym z pierwszego ochłonął odrętwienia, pierwsze łzy jej, współczucie, ciche słowa pociechy, niby balsam na biedne moje spływały serce. Lecz wróćmy do rzeczy. Miałem wyjechać za granicę, tak było postanowione. Teraz, gdy mi ziemia zabrała wszystko, co pozostało po mojej słodkiej dorze, czekałem tylko ostatecznego, wedle słów pana Mikołbera, starcia w proch hipa i odjazdu emigrantów. Na żądanie Traddlesa, który mi w nieszczęściu me mnie zrównanie dawał dowody przyjaźni, pojechaliśmy wszyscy, to jest ciotka, Agnieszka i ja, do Canterbury. Udaliśmy się wprost do mieszkania państwa Mikołberów, gdzie Traddles pracował nad pomyślnym rozwiązaniem całej sprawy. Na widok mej żałoby dobra pani Mikołber rozpłakała się. W sercu jej pozostały przez życie niewyczerpane skarby uczucia. I cóż? spytała na wstępie ciotka. Myśleliście państwo o emigracji. Droga pani odrzekł Mikołber. W imieniu własnym, tu obecnej mej żony i dzieci, nie potrafię wyrazić się lepiej jak słowami poety. Czułno nasze na brzegu, ale łódź na morzu. Tym lepiej, zadecydowała ciotka. Pewna jestem, że to wam na dobre wyjdzie. Pani, co za zaszczyt! Ukłonił się pan Mikołber i spoglądając w notatnik swój tak począł. Co zaś do pieniężnego wsparcia, pozwalającego nam spuścić łódź naszą na wody oceanu przedsiębiorczości, zastanowiłem się nad tym z ekonomicznego, że tak rzec mogę stanowiska. Wydam weksel, nie potrzebuję dodawać, że spisany zostanie z zachowaniem wszelkich przez prawo wymaganych formalności, płatny za osiemnaście miesięcy i dni trzynaście. Z początku proponowałem wprawdzie roczny termin, lecz rozmyśliłem się, że czas to może niedostateczny na to, aby coś się zmieniło. Może się nam tak od razu, ciągnął obrzucając komnatę spojrzeniem, które mierzyło przestrzenie dziewiczych łąk i gruntów, nie da urządzić i stawić czoło zobowiązaniom. O pracę nie musi być łatwo w odległych krainach, do których zmierzamy. Wpisz pan termin, jaki się panu podoba, machnęła ręką ciotka. Pani, ciągnął pan micałber, żona moja i ja nie pozostajemy obojętni na dowody łaski wspaniałomyślnych opiekunów naszych. A w interesach, punktualność przede wszystkim. Stanęliśmy u wrót nowego życia. Nie odwrócimy już kart przeszłości. W takich wypadkach muszę baczyć na zostawienie dobrego przykładu synowi memu i pozostać punktualnym w interesach, jak wypada pomiędzy uczciwymi ludźmi. Ostatnie słowa powtórzył raz i drugi. Przedstawię, tedy, ciągnął, weksle. Ułatwienie w handlu, które sądzę zawdzięczamy Żydom. Mieli oni zbyt wiele do czynienia z nimi, gdyż są narodem uzdolnionym do handlu. Ale jeśli państwo wolą, oblik. Lub coś innego, zgodzę się chętnie, by sprawę załatwić jak człowiek z człowiekiem. Ciotka moja zauważyła, że obie strony zgodzą się najpewniej co do formalności, o które pan Mikołber potrąca. Co do rodzinnych, moich przygotowań, mówił dalej pan Mikołber z dumą, wobec przeznaczenia, przeciw któremu śpieszym, najstarsza córka moja. Codziennie o piątej rano uczęszcza do najbliższej mleczarni, by się wyuczyć sztuki, jeśli to sztuką nazwać można, dojenia krów. Młodsze jej rodzeństwo ma za zadanie studia, o ile się da najszczegółowsze, nad obyczajami gołębi i kur, utrzymywanych w najuboższej części naszego miasta. Dwa razy bliźnięta przyprowadzone zostały przez władze miejscowe do domu pod zarzutem włóczęgostwa. Ja sam ściśle obserwuję piekarstwo. Syn zaś mój. Wilkins chodzi z staczką, gotów przewozić powierzone mu przedmioty, chociaż go tragarze z profesji ostro parę razy poturbowali. Doskonale. Wybornie, chwaliła zachęcająco ciotka. Nie wątpię, że i pani Mikołber jest bardzo zajęta. Kochana pani, odrzekła pani Mikołber, przybierając najpraktyczniejszą minę. Wyznać muszę, że nie uprawiam rolnictwa. A nawet i rybołówstwa, chociaż wiem, że mnie te zajęcia czekają na obcym brzegu. Krótkie chwile, w których mogła oderwać się od domowych zajęć, poświęcać musiałam rozpisywaniu listów do mej rodziny. Sądzę bowiem, kochany panie Copperfieldzie, zdawien dawna zwykła zwracać się do mnie w ten sposób: Sądzę bowiem, że wybiła godzina zapomnienia i przebaczenia wzajemnych uraz. Rodzina moja winna wyciągnąć dłoń do pana Mikołbera, a pan Mikołber winien dłoń wyciągnąć do mojej rodziny. Przyszła chwila, w której lew i jagnie z jednego pić będą źródła. Zgodziłem się na to chętnie. W każdym razie, kochany panie Copperfieldzie, mówiła, tak się na rzeczy te zapatruję. Gdy byłam w domu z mamą i papą, Papa mój zwykł był przy każdej sposobności zapytywać, jak się na to moja Emma zapatruje. Było to zapewne rodzicielskie zaślepienie, lecz co do chłodu, który powstał pomiędzy rodziną mą i mym mężem, musiałam wyrobić sobie stałe, chociażby mylne przekonania. – Zapewne, zapewne – potwierdziła ciotka. – Tak właśnie – ciągnęła pani Mikołber. – Mylę się, może… Prawdopodobnie nawet się mylę, lecz osobiście odnoszę wrażenie, że strach mej rodziny przed tym, że mąż potrzebował wciąż pieniężnych zasiłków, stworzył przepaść pomiędzy rodziną moją a panem Mikołberem. Przypuszczam przypuszczenie to istotnie honor czyniło jej domyślności. Przypuszczam, że niektórzy członkowie rodziny mojej bali się, aby mąż mój nie wymagał od nich ich nazwiska. Nie mówię tu o zapraszaniu na chrzestnych rodziców, lecz o podpisach i poręczycielstwie. Domyślność, jaką się szczyciła, zdawien dawna znana mi była, ale zdawała się wprawiać w zdumienie mą ciotkę, która zawołała nagle: Łatwo się tego można było domyślić. Nie zważając na przerwę, pani Mikołbert tak ciągnęła. Dziś, gdy mąż mój jest w przededniu otrząśnięcia się z pieniężnych od tak dawna gnębiących go okoliczności, dziś, gdy staje on na progu nowej kariery, na gruncie odpowiednim swoim uzdolnieniom, głęboko bowiem przekonana jestem, że zdolności męża mego potrzebują pola i rozpędu. Tak, właśnie, pola i rozpędu rodzina moja pozbyć się może dawnych swych uprzedzeń. Pragnę tedy aby nastąpiło spotkanie i pojednanie na pożegnalnej, kosztem rodziny mej, wydanej uczcie, gdzieby główni i członkowie mieli możność wnieść zdrowie odjeżdżającego na obce brzegi, dostarczając mężowi memu sposobności wyuszczenia i rozwinięcia planów swych i zamysłów. Kochanie, ozwał się z pewnym nieukontentowaniem pan Mikołber. Uważałbym za stosowniejsze trzymać się przy końcu na uboczu. Plany mej zamysły nie zadowolą twojej rodziny. Członkowie jej zdaniem mym razem wzięci są snobami, a pojedynczo skończonymi hultajami. O nie, mój mężu! potrząsnęła głową żona. Nie rozumiałeś ich nigdy i oni cię nie rozumieli. Pan Mikołber odkaszlnął. Nie rozumieli cię nigdy, mężu! twierdziła pojąć, zrozumieć nie byli w stanie. Żałować ich trzeba. Przykro mi, droga Emmo, mówił pan Mikober, jeśli mi się w uniesieniu wymknęło za dosadne słówko. Wiem jednak, że opuszczę ojczyznę nieżegnany przez twą rodzinę. Odwrócą się ode mnie, jak odwracali dotąd i lepiej nie pogarszać stosunków naszych, jeśli by jednak odpowiedzieli na twoje pismo. Pewna być możesz, że się nie oprę twym żądaniom. Załatwiwszy w ten sposób ową kwestię, pan Mikołber podał żonie ramię i spoglądając na stosy papierów, nad którymi siedział Treadles, oświadczył, że pozostawi nas na czas jakichś samych. – Kochany Copperfieldzie – gdyśmy pozostali sami, rzekł Treadles ze współczuciem, które mu łzami napełniło oczy. – Kochany Copperfieldzie, daruj, żem cię niepokoił, lecz sprawa ta i ciebie dotyczy. Trzeba zresztą, byś się oderwał od twojej boleści. Przede wszystkim, rzekłem mu, musimy się zająć interesami ciotki. Wiesz, czym była dla mnie. Wiem. Któż by o tym zapomniał. W ostatnich czasach, mówiłem, co się szczególnie musiało zaniepokoić. Wyjeżdżała parę razy z Londynu, nie mówiąc mi dokąd. Parę razy wychodziła wczesnym porankiem, a późnym wieczorem dopiero wracała. Wczoraj jeszcze i pomimo projektowanej na dziś jazdy, wróciła o północy. Znasz ją i wiesz jak jest wytrwała. Nie mówi mi ani słowa o swych kłopotach. Ciotka słuchała tego co mówiłem blada i smutna. Gdym skończył łzy popłynęły jej z oczu. Ujęła mnie za rękę. Nic to, Trot, nic dziecko moje. Dowiesz się z czasem o wszystkim, a teraz Agnieszko, kochanko, przystąpmy do interesów. Muszę oddać panu Mikołberowi sprawiedliwość, mówił Charles że chociaż sam dla siebie pracować, o ile się zdaje, nie umiał, pracował w danym razie z prawdziwym zapałem. Sądząc po jego działalności w ostatnich czasach, jeśliby zawsze tak działał, posiwiałby od pracy. Od rana do nocy grzebał się w papierach i księgach, nie licząc listów, które po kilka razy dziennie pisywał do mnie z kancelarii pana Wickfielda, a czasem i poprzez stół, gdy siedząc naprzeciw mnie mógłby przecież doskonale myśl swą słownie wyrazić. Pisanie listów, zawołała ciotka, jest jego żywiołem. Pan Dick, mówił Treddles, dokazywał też cudów. W chwilach, gdy mógł stracić z oczu hipa, którego strzegł jak źrenicy oka, poświęcał się cały pielęgnowaniu pana Wakefielda, jego starania, by zostać nam użytecznym. Jego użyteczność, już to w poszukiwaniu potrzebnych papierów, już to w przepisywaniu takowych, była dla nas prawdziwym bodźcem. Niepospolity to człowiek, zauważyła ciotka. Zawsze to utrzymywała. Trot zresztą wie to sam dobrze. Z prawdziwą radością donieść pani mogę, pannu Wickfield, mówił Traddles, że ojciec pani czuje się znacznie lepiej. Pozbawiony zmory, co go od tak dawna uciskała i dręczyła, wraca do sił z każdym dniem. Może już nawet skupić osłabiony swój umysł i udzielać nam pewnych wyjaśnień i wskazówek, bez których nie doszlibyśmy do ładu w iście, zawiłych nieraz sprawach. Ale do rzeczy. Mówił to zapewne w celu uspokojenia Agnieszki i obudzenia jej zaufania, gdyż rozprawiając o interesach, musiał nieraz wspominać jej ojca. Otóż począł powiódłszy okiem po rozłożonych na biurku papierach. Rozejrzawszy się dobrze we wszystkim i rozwikławszy cały ten kłębek, Doszedłem do przekonania, że pan Wickfield jest w stanie godnie i bez obaw stawić czoło położeniu. Dzięki niebu! zawołała Agnieszka. To jednak, ciągnął Traddles, co po spłaceniu zostanie, jest tak małe, że może lepiej byłoby nadać inny bieg sprawie. Przyjaciele ojca pani, pan Wickfield doradzaliby mu może, aby odstąpił kancelarię. Myślałam nad tym, Człodwódz. Przerwała Agnieszka, zwracając się do mnie. I zdaje mi się, nawet wbrew zdaniu przyjaciela, któremu tak wiele zawdzięczam, że to nie powinno nastąpić. Pozwolę sobie zauważyć, rzekł na to Traddles, że nie doradzam bynajmniej tego kroku. Obowiązkiem moim było tylko nadmienić. Dziękuję panu. Serdecznie, lecz z powagą, rzekła Agnieszka. Miło mi, że się zgadzamy i jednakowo zapatrujemy na te kwestie, bo gdy ocalimy honor ojca, Cóż mi więcej pozostanie do życzenia? Pragnieniem mym było wyrwać go spod zgubnego wpływu i poświęcić się pielęgnowaniu jego starości. Jedynym to mym życzeniem, szczytem marzeń. Wziąć zaś na własną odpowiedzialność jego przyszłość będzie dla mnie szczęściem, równającym się niemal szczęściu, jakie mi sprawia ocalenie jego honoru i uwolnienie z tak zabójczej odpowiedzialności. Czy obmyślałaś tę przyszłość? Spytałem. Niejednokrotnie, wierz mi, proszę, odrzekła. Pewna jestem powodzenia, a pewność tę opieram na przychylności, jaką mi okazują mieszkańcy naszego miasta. Zrozum, mnie, proszę, nie potrzebujemy wiele. Mogę wydzierżawić nasz stary, kochany dom, sama zaś otworzę szkołę. Będę zadowolona i użyteczna. Słodycz głosły jej tak żywo przypominała mi ten stary, kochany dom i własne moje wygasłe domowe ognisko, żem się zdobyć nie mógł na słowa. Treadles udawał, że czegoś pilnie szuka wśród papierów. Przejdźmy teraz, panno Trotwood, rzekł, do własności pani. Aha, odparła ciotka. Przede wszystkim muszę zastrzec, że jeśli się to roztrwoniło, obejdę się i nadal bez tego, jeśli jednak coś da się odebrać. Będę bardzo rada. Suma wynosiła początkowo osiem tysięcy funtów w obligacjach najzupełniej tak. Nie mogę się tu doliczyć trzech trzech tysięcy, prawda? Tak pani. Wszystko w porządku. Trzy tysiące sama odebrałam, tysiąc przeszło na kancelarię Trota, a dwa mam u siebie. Gdy wszystko było stracone lub gdy zastracone uważałam, wolałam o tym przemilczeć, chowając je na czarną godzinę. Chciałam cię zresztą wypróbować, trot. Ciebie i Dika. Zachowaliście się szlachetnie, odważnie. Byliście pełni delikatności i oddania. Cicho, nie mówcie do mnie. Nerwy mi się rozstroiły. Kto by powiedział? Siedziała wyprostowana jak zwykle. Umiała panować nad sobą. O, umiała. Szczęśliwy tedy jestem! zawołał Tredes. Udało mi się bowiem wyrwać wszystko. Nie winszujcie mi tylko. – rozkazała ciotka. – Jak to, proszę pana? Sądziłaś pani zapewne, że pan Wickfield źle sumetę ulokował? – Istotnie tak sądziłam. – Cicho, Agnieszko. – I dlatego to właśnie milczałam. – Obligacje te, – mówił Treadles, – zostały rzeczywiście sprzedane na mocy pani upełnomocnienia. Lecz mamże mówić, kto się zajmował transakcją, czyj był podpis, kto właściwie był nabywcą... Pieniądze te, jak i wiele innych, uwięzły w kieszeni Łotra, który tak niecnie nadużywał zaufania pana Wickfielda. Oszukiwał on panią tylko przez słabość i pod naciskiem przemocy, płacąc pani czas jakiś procenty od sumy, którą uważał za zaprzepaszczoną. Biedak, rzekła ciotka. Wszystko przyjął na siebie. Napisał do mnie list szalony... Oskarżając się o zawiedzenie mego zaufania, o złodziejstwo po prostu i tak dalej. Otrzymawszy list ten, pojechałam do niego, poprosiłam o świece i w jego obecności spaliłam mu list, zlecając mu, by się postarał wybawić, jeśli się jeszcze da, i mnie i siebie, a zwłaszcza by się opamiętał. I oszczędzał przez wzgląd na córkę. Cicho, mówię wam, jeśli którejś z was piśnie słówko, uciekam. Milczeliśmy tedy. Agnieszka skryła twarz w dłoniach. Po chwili ciotka rzekła do Chedlesa. Więc udało ci się istotnie, poczciwy przyjacielu, wyrwać pieniądze od tego łotra. Fakt to, odrzekł Chedles. Tak go pan Mikołber osaczył. Tyle miał nań gotowych sposobów, że się nie zdołał nam wywinąć. Najciekawsze, że co do tej sumy, przekonany jestem, że ją zagarnął mniej przez chciwość, a bardziej przez nienawiść do Copperfielda. Powiedział mi to zresztą wręcz. Powiedział, że wydałby drugie tyle i więcej, byle mógł go zgubić. Ha! mruknęła ciotka, podnosząc brwi i spoglądając ukosa na Agnieszkę, cóż ten przezacny młodzian porabia? Nie wiem doprawdy. Wraz ze swoją matką, która ciągle lamentowała, szlochała, upraszała i niechcący zdradzała syna, wyjechał onegdaj wieczorem dyliżansem tyle tylko wiem o nim. Wyjechał wściekły na mnie i na pana Mikołbera. – Czy wnosisz, że mu co pozostało? – spytałem. – Nie wątpię – odrzekł Treadles. – Pełne ma jeszcze kieszenie. Zdaje mi się jednak, że go pieniądz nie zatrzyma na dobrej drodze. Znasz go zresztą lepiej ode mnie. Jest tak skończonym hipokrytą, że do wszelkich swych celów krzywymi będzie dochodził drogami. Zawsze posądzać będzie i nienawidzić każdego co najniewinniej na drodze tej mu stanie i tym sposobem wikłać się nie omieszka. Po tym, co tu zaszło, wątpić o tym niepodobne. Podłe stworzenie. Liche, zauważyła ciotka. A teraz wróćmy do Mikołbera. Prawda, uśmiechnął się Traddles wesoło. Raz jeszcze muszę śpiewać jego pochwały. Gdyby nie jego cierpliwość i wytrwałość, nie osiągnęlibyśmy ani w połowie równie pomyślnych rezultatów. Muszę jeszcze dodać, że, o ile mi się zdaje, nie kierowały nim żadne poboczne względy. Hip drogo by mu opłacił milczenie. Działał i pracował dla zasady. I ja tak myślę, rzekłem. Cóż mu damy? spytała ciotka. Zanim do tego przyjdzie, rzekł nieco zmieszany Treadles, musimy jeszcze rozważyć pewną okoliczność. Weksle podpisane przez Mikoubera na imię Hipa oraz owe zaliczki będą spłacone. Dobrze, nie wiem tylko, gdzie ich szukać. A panu Mikołberowi, zanim odpłynie, grozi areszt. To go wykupimy, zdecydowała ciotka. Wiele tam tego będzie? Pan Mikołber przedstawił mi swe ugody. Nazywał on to ugodami. Wszystko zliczywszy będzie ze sto kilkanaście funtów szterlingów. Więc ile mu damy, wliczając naturalnie w to powyższą sumę? Agnieszko, duszko, pomożesz mi potem policzyć. Co? Pięćset. Prawda? Na to i ja i Traddles radziliśmy raczej zaopatrzyć emigranta w mniejszą sumę, a zadowolić hipa. Radziliśmy nadto opłacić przejazd Mikołberów, dając im w ręce sto funtów szterlingów. Dodałem, że uprzedzę co do ich charakteru i usposobień pana Pegoty. Współtowarzysza podróży, na którego ręce złoży się resztę pieniędzy. Byłem też zdania, aby dla zbliżenia tych dwojga opowiedzieć panu Mikołborowi część historii pana Pegoty. Rozważaliśmy gorąco te kwestie ku obopólnemu, jak się wkrótce okazało, zadowoleniu zainteresowanych. Widząc, że Treadle z niepokojem spogląda na moją ciotkę, prosiłem go, aby dopowiedział, co ma jeszcze do mówienia. I ty, kochany Copperfieldzie, mówił, i ciotka twoja, darujcie mi, jeśli bolesnego dotknę przedmiotu. Muszę jednak w pewnym kierunku pobudzić waszą pamięć. W pamiętnym dniu oskarżenia Hipa, nadmienił on coś o mężu twej ciotki. Ciotka, panując nad sobą spokojnym skinieniem głowy, odpowiedziała na to pytanie. Było to może czym, tylko naigrawaniem się? zapytał Treadles. Nie. Krótko odpowiedziała ciotka. Więc osoba ta, przepraszam Panią, osoba ta by rzeczywiście istnieć i pozostawać w jego mocy? Tak jest. Istotnie. Wówczas Traddles z wydłużoną nieco miną wyjaśnił, że w tym względzie ani on, ani pan Micawber nie zdołali nic wydobyć od hipa, który mając podobną broń w ręku, szkodzić nam może ciotka pozostała spokojna, tylko łzy napłynęły jej do oczu masz rację, poczciwy przyjacielu, rzekła i dobrze, żeś nas ostrzegł może ja lub Copperfield możemy nic nie możecie dziękuję wam serdecznie trot, dziecko moje, pusta to groźba niechże pani i pani Mikołber wrócą nie mówcie tylko do mnie ani słowa Mówiąc to, wygładziła obyczajem swym fałdy sukni, siedząc wyprostowana i spoglądając na drzwi. Otóż pan i pani Mikouber. Ozwała się, gdy weszli. Przepraszamy państwa, żeśmy wam tu tak długo kazali czekać. Teraz powiem wam, cośmy tu dla was uradzili. Tu, ku największemu zadowoleniu rodziny, z włączeniem obecnej dziatwy, oznajmiła panu Mikołberowi, że może, na jaki chce termin, wystawić weksel. Pobiegł natychmiast postęplowy papier, lecz po chwili wrócił zalany łzami, oznajmiając nam, że wszystko przepadło. Byliśmy na to przygotowani, szło opowzięte względem Jurajaha zobowiązania. Po krótkiej jednak chwili, uspokojony w tym względzie, wypełnił weksel. A czynność ta rozweselała go zwykle na równi z czynnością przygotowywania ponczu. Przejęty! dokonywał ją z artystycznym zacięciem przechylając głowę i przymrużając lewe oko zaglądając przy tym do mnóstwa notatek i tak a teraz ozwała się ciotka moja dam panu dobrą radę abyś się raz na zawsze zrzekł podobnego zajęcia pani odrzekł noszę się właśnie z zamiarem uroczystego wpisania tego ślubu na pierwszej białej karcie księgi którą przyszłość otwiera przede mną. Chcę wierzyć, twierdził z namaszczeniem, że tu obecny syn mój pierworodny Wilkins włoży raczej, jak niegdyś koriolan, rękę do ognia, niż żywić nią będzie węża, co wyssał krew spod serca nieszczęśliwego jego ojca. W jedno mgnienie oka pan Mikołber zmienił się w obraz ostatecznej rozpaczy, Spoglądając na węża ponuro, lecz nie bez pewnego zamiłowania, złożył weksle i schował je do kieszeni. Na tym skończył się ów wieczór. Byliśmy znużeni, a ciotka i ja mieliśmy na zajutrz wracać do Londynu. Umówiliśmy się, że Mikołberowie wkrótce tam się za nami udadzą, sprzedawszy ruchomość swą pobliskiemu piekarzowi, że interesy pana Wickfielda likwidować będzie Traddles, o ile można szybko. Że Agnieszka przybędzie też do Londynu. Noc spędziliśmy pod starym dachem prawnika, skąd wyjazd hipa był jakby oddaleniem się zarazy. Leżąc w dawnym mym pokoiku, czułem się jak wracający do domu żeglarz. Gdyśmy na zajutrz przybyli, nie do mnie, lecz do ciotki, wieczorem, przed rozejściem się, powiedziała mi ona: Czy chcesz, Trot, wiedzieć, co mi od niejakiego czasu leży na sercu? I owszem, Ciotko. Jeśli kiedy, to teraz pragnąłbym podzielać twoje troski. Dosyć masz własnej boleści, dziecko moje, i dlatego nie chciałam cię mymi zaprzątać troskami. Wiem to, kochana ciotko, lecz teraz powiedz mi, proszę, co cię trapi. Czy chcesz mi towarzyszyć jutro rano w pewnej wycieczce? Chętnie. O dziewiątej. Powiem ci wówczas wszystko. Wyjechaliśmy tedy na zajutrz o dziewiątej, jak było umówione. Minęliśmy kilkanaście ulic i zatrzymaliśmy się u wrót szpitala u podjazdu stał skromny karawan woźnica poznawszy mą ciotkę ruszył z miejsca pojechaliśmy za nim domyślasz się troc kto to umarł w szpitalu spytałem tak siedziała obok mnie wyprostowana i spokojna po twarzy jej jednak spływały łzy był tu już przedtem mówiła. Chory był od dawna, złamany, strawiony chorobą. Gdy spostrzegł, że źle z nim prosił, aby posłano po mnie. Żałował przeszłości, żałował. A tu więc bywałaś, ciotko, ostatnimi czasy? Tu. Przesiadywałam przy nim długie godziny. Zmarł tego wieczoru, gdyśmy jeździli do Canterbury? Spytałem. Ciotka skłoniła głową. Nikt mu już szkodzić nie mógł rzekła. Próżne to były pogróżki. Jechaliśmy za miasto na cmentarz Hansi. Wolałam pochować go tu, niż tam w mieście, rzekła, tu się urodził. Wysiedliśmy i poszliśmy za trumną. Dół był wykopany. Dziś jest trzydziesta szósta rocznica mego ślubu, rzekła ciotka, wracając z cmentarza. Wracaliśmy w milczeniu. Ciotka trzymała mu rękę. Piękny to był mężczyzna, rzekła nagle. Strasznie się zmienił. Rozpłakała się rzewnie, lecz prędko zapanowała nad sobą. Nerwy się rozstroiły, mówiła, ale to przejdzie. W domu zastaliśmy list z poczty. Poznałem pismo pana mikołbera Canterbury, piątek. Czcigodna pani i kochany Copperfieldzie. Czarowna obiecana kraina, co się od niedawna wyłoniła z horyzontów przyszłości, ginie na zawsze we mgle ciemnej. Przed okiem tego, którego losy już się rozstrzygnęły. Oprócz znanej państwu, czekała mnie druga jeszcze prawna zasadzka hip kontra mi i jedna ze stron padła ofiarą komornika i więziennej celi. Skazany na to i na szybki już koniec, gdyż mi sił nie staje w dźwiganiu ustawicznej moralnej tortury, stanąłem u wrót śmierci. Błogosławię was, przezacni państwo. I żegnam na wieki. Przechodzień zwiedzający ponure mury więzienia czytać będzie wyryte paznokciem na kamieniu nieznane litery W.M. Postscriptum. Otwieram list mój, by dodać, że wspólny nasz przyjaciel, pan Tomasz Treddles, który tu jeszcze bawi i doskonałym cieszy się zdrowiem, opłacił należność i prawne koszta w imieniu wspaniałomyślnej panny Trotwood. Ja i rodzina moja w siódmym jesteśmy niebie. Rozdział 55. Burza. Zbliżam się do jednego z wydarzeń w moim życiu, tak niczym nie dającego się zmazać. Tak okropnego, tak dalece związanego ze wszystkim, co tu opowiadał, że od chwili, jakem się wziął do pisania tego dziennika, Cień jego ruszył i wzmagał się na kształt rosnącego ku zachodowi cienia wielkiej, samotnej, na płaszczyźnie stojącej wieży, sięgając gdzieś aż do mego dzieciństwa. Lata upłynęły, a wciąż wraca ono do mnie jeszcze w snach. Wywarło na mnie tak piorunujące wrażenie, że po dziś dzień groza jego unosi się nade mną. Przypomina mi je każdy burzliwy powiech wichru, Widok morskiego wybrzeża staje mi przed oczyma żywo, wyraźnie, przerażająco. Opowiem, jak to było, a zdaje mi się, że pamiętam żywo każdy najdrobniejszy szczegół. Zbliżał się czas odjazdu emigrantów i kochana moja piastunka przybyła do Londynu. Żałoba moja serce jej krajała. Widywałem często to ją, jej brata, Mikołberów, którzy się z nimi zaprzyjaźnili. Nie widywałem tylko wcale Emilki. Pewnego wieczoru, na krótko przed ich odjazdem, zostałem sam z Pegoty i jej bratem. Rozmawialiśmy o Hamie. Pegoty opowiadała właśnie, jak czule ją żegnał i jak umiał panować nad sobą. W ostatnich, zwłaszcza czasach, dawał dowody prawdziwej męskości charakteru. Kochana moja Pegoty mogła o tym mówić długo i szeroko. My zaś słuchaliśmy z równym zajęciem szczegółów których przebywając z nim teraz ciągle udzielić nam mogła. Opuściliśmy z ciotką nasze domki w Highgate. Ciotka zamierzała wrócić do własnego domku w Dover. Ja zaś wyjeżdżałem za granicę i najęliśmy czasowo mieszkanie przy Covent Garden. Wracając do domu po tej rozmowie z mą piastunką i jej bratem, myślałem o ostatniej rozmowie z Hamem w Yarmouth. I o tym, żem chciał napisać do Emilki wszystko, co mi zostało zlecone, i list oddać odjeżdżającemu panu Pegoty. Teraz zdawało mi się, że lepiej byłoby to uczynić od razu. Może Emilka miała też coś do przesłania, hamowi. Wypadało mi nastręczyć jej po temu sposobność. Napisałem do niej tedy natychmiast, wróciwszy do domu. Pisałem, że go widziałem i obiecałem mu zakomunikować jej poniższe słowa zapewnienia. Powtórzyłem wiernie i dosłownie, co mi zlecił. Ani ja, ani nikt w świecie nie mogliśmy nic dodać do słów tak pełnych uczucia i wierności. List zapieczętowany z dołączeniem słówka od pana Pegoty pozostawiłem do odesłania na zajutrz rano. Świtało prawie, gdym się położył. Bardziej byłem snać osłabiony, aniżeli m sądził, gdyż długo jeszcze nie mogłem zasnąć. I późno już było nazajutrz, gdy mnie z ciężkiej drzemki zbudziła obecność mej ciotki. Czułem przez sen, jak się to niejednokrotnie zdarza, jej obecność. Trot, dziecko moje, rzekła, gdym otworzył oczy. Nie chciałam cię budzić, lecz pan Peggotty jest tu. Czy może wyjść? Proszę, odrzekłem i po chwili wszedł pan Peggotty. Oddałem milce list, panicza, mówił ściskając mi dłonie. Oto, co napisała. Prosiła, aby Panicz to przeczytał i jeśli się Paniczowi wyda stosowne, wręczył Hamowi. Czytałeś Pan? Spytałem. Skłonił głowę. Otworzyłem listę milki, brzmiał jak następuje. Wiadomość od ciebie otrzymałam. Jakże ci potrafię podziękować za twą niezrównaną dobroć? Słowa Twe głęboko wzięłam do serca. Pozostaną tam do mej śmierci. Ranią mnie i bolą, nieskończoną zarazem przynosząc pociechę. Powtarzać je będę w modlitwie, bo twoja i wuja dobroć są dla mnie miarą miłosierdzia Bożego. żegnaj mi na zawsze, na zawsze, drogi, dobry, kochany przyjacielu, na zawsze na tym tu świecie, bo może tam darowane mi zostanie i przebaczone wszystko, i znów się z Tobą połączę jako niewinne dziecię. Niech wszystkie na ciebie spłyną błogosławieństwa. Żegnaj mi. Żegnaj. Słowa te skropione i zamazane były łzami. Czy mogę powiedzieć jej? Pytał pan Pegot i gdym skończył czytać. Że się panicz podejmie poselstwa? Najpewniej, odrzekłem. I myślę, co paniczu? Że mu to sam odwiozę. Mam jeszcze czas pojechać do Yarmouth i wrócić, zanim odpłyniecie. Myślę o nim często. Myślę o samotności, w jakiej tam pozostaje. Odwiozę mu listę milki, a na odjezdnym będziesz, pan, mógł powiedzieć jej, żem to uczynił. Przyrzekłem mu spełnić jego zlecenie. Niechże je w zupełności wypełnię. Nie mam teraz zresztą żadnego zajęcia. Miejsca sobie znaleźć nie mogę. Dziś jeszcze wieczorem pojadę. Chociaż nie zgadzał się na to, widziałem, jak mu tym dogodzę. I to by mnie zachęciło, jeśli bym potrzebował zachęty. Na prośbę moją udał się na stację dyliżansów zamówić dla mnie miejsce. Wieczorem jechałem raz jeszcze po dobrze mi znanej drodze. Co myślisz, spytałem woźnicę zaraz przy pierwszej za Londynem stacji. Co myślisz o tych chmurach? Dawno nie widział podobnych. Ani ja, panie, odrzekł. Wiatr się zrywa piekielny. Nie wesoło tam będzie na morzu pięknych się niebawem. Dowiemy rzeczy. Niebo pokrywała zupełna ciemność, zmieszana z czymś podobnym barwą do dymu spłonącego mokrego drzewa, a wichrem niesione chmury gromadziły się w zbite wały, rosły, większe od przestrzeni pozostałej pomiędzy nimi a najgłębszą przepaścią ziemską. Wśród chmur czarnych, kłębiących się, wypływał chwilami miesiąc, blady, przerażony jakimś nagłym, a nieuniknionym zapurzeniem w przyrodzie. Dzień cały był wietrzny, lecz teraz wszystkie wichry rzekłbyś, naraz wypadły na przestworza, szalejąc po ziemi, a po niebie ścigając chmury. W miarę jak noc zapadała, chmury zgęszczały się, a wiatr doł coraz wścieklej. Konie kilkakrotnie zatrzymywały się, nie mogąc go przemóc. Nieraz w noc tę wrześniową ciemną zawracały i nie chciały iść dalej. Zdawało się wówczas, że lada chwila dyliżans, konie i podróżni. Niby piórko. Zdmuchnięci zostaną z powierzchni ziemi. Deszcz na kształt świstu stalowych prętów przeżynał powietrze. Żadne drzewo, żaden płot nie udzielał nam schronienia. Zatrzymywaliśmy się w czystym polu, nie mogąc posuwać dalej. Wiatr nie ucichł i oświcie, lecz wzmógł się jeszcze na sile. Widziałem niejedną burzę. Podobnej nie widziałem nigdy. Późno przybyliśmy do Ipswich, gdyż musieliśmy wywalczać każdy krok naprzód. Rynek zapełniony był ludźmi. Wszyscy zerwali się wcześniej w obawie, by wicher nie pozrywał dachów i nie powywracał kominów. Niektórzy, gromadząc się przed oberżą, gdzieśmy przeprzęgali konie, opowiadali o kawałach ołowiu zerwanych z katedralnej wieży niby listki róży, inni o wyrwanych z korzeniami i powalonych na drogę olbrzymich drzewach. Burza nie ustawała, i wicher dołął coraz wścieklej. W miarę jakieśmy z największą trudnością posuwali się ku morzu, dmący stamtąd wiatr wzmagał się jeszcze. I długo przedtem, zanim dojrzeliśmy morze, mieliśmy usta pełne soli i słone krople gryzły nam oczy, siekąc twarz niemiłosiernie. Płaskie wybrzeże, Yarmouth, stało pod wodą, a strumienie wezbrane toczyły się z hukiem i szumem. Na morzu, gdyśmy je dostrzegli, piętrzyły się fale podobne do wież i niebotycznych skał, sięgające chmur i grożące im. W mieście, stojący na progach domu, obmokli mieszkańcy dziwili się tym, co podróżować mogli w taką porę. Zajechałem do starej znanej mi oberży i wyszedłem natychmiast nad morze. Ulice zarzucone były mułem, piaskiem, gontami. Dachówkami, które ludziska zmiatali w kupy. Morze bryzgało wokół pianą. Na brzegu byli nie tylko żeglarze i rybacy, lecz połowa miejskiej ludności. To walcząc z burzą i chwiejąc się pod pędem wichru, to czając się za starymi, skrzypiącymi statkami i łodziami, spoglądali z trwogą w dal na wzburzone morze. Były tam od zmysłów odchodzące żony i matki. Gdzież się schronić przed tym orkanem? Mogli nieobecni ich mężowie i synowie. Byli starzy marynarze, spoglądający bacznie na chmury i ze zwątpieniem kiwający głowami. Byli zaniepokojeni właściciele okrętów i łodzi, wystraszone dzieci, zaglądające w twarze wystraszonych rodziców. Wielu z wystawionymi na morze lunetami zdawało się w śmiertelnym niepokoju śledzić ruchy uderzającego na nich nieprzyjaciela. Gdym wśród wirowania wichru, deszczu, piasku, kamieni, piekielnego huku, szumu, jęku, dostrzegł samo morze, przeraziłem się. Nigdy nie widział podobnej grozy. Piętrzące się fale wwaliły na brzeg, gotowe zdruzgotać, zalać całe miasto, cofały się potem z rykiem w niezgłębione jakieś zapadające się przepaście, pootwierały się i zapadały białe, spienione ich grzbiety, roztrzaskując się na tysiące części, biegły zasilać i wydymać nowe, nadbiegające z dala góry. Góry te ruchliwe wygładzały się w równiny, wzbijały w prostopadłe lub chropowate ściany skał płynnych. Leciały, niewidoczną ręką ciskane, olbrzymie bałwany, obrzek się z jękiem roztrącając, zmienne, niepochwytne, rozszalałe, w coraz nowe wcielając się kształty, coraz nowych szukając ujść i odpływów. Tam w głębi morze podnosiło się nagromadzonymi falami, ponad którymi kłębiły się chyże gęste chmury. Niżej szybował ptak białopióry, samotny. Niebo groziło morzu, a morze porywało się, hucząc na niebo. Nie zastawszy chama wśród rybaków i żeglarzy, którzy podobnej nie pamiętali burzy i po dziś dzień zaliczają je do najstraszliwszych, jakie nawiedziły nasze brzegi, poszedłem. Do jego mieszkania. Było zamknięte. Nikt nie odpowiedział na moje pukanie. Udałem się tedy na plac, gdzie zwykle pracował. Tu powiedziano mi, że go nie było w mieście. Pojechał do Lowstoft, wezwany do naprawy jakiegoś okrętu. Nazajutrz miał wcześniej wrócić. Wróciłem do oberży, lecz daremnie próbowałem zasnąć. Umyłem się, ubrałem i tak mi czas zszedł. Do czwartej po południu. Niecałe pięć minut siedziałem przed ogniem w kawiarni, gdy służący, dorzucając węgli, oznajmił mi, że dostrzeżono na morzu resztki dwóch okrętów. Widziano też jakieś inne statki, usiłujące dobić do brzegów. Niech nieba mają w swej opiece biedaków, skończył. Zginął, jeżeli, broń Boże, nastąpi noc podobna do ostatniej. Czułem się przybity, samotny, a nieobecność Hama napełniła mnie trwogą nieodpowiednią wcale tak zwykłemu wypadkowi, jak nie zastanie go w Jarmów. Wypadki ostatnich czasów podkopały mi siły i podróż w burzliwą noc pozostawiła swe ślady. W zamęcie myśli i wspomnień traciłem miarę czasu i odległości. I jeśli bym, wyszedłszy na ulicę, spotkał kogokolwiek, o kim wiedziałbym, że się znajduje podówczas w Londynie, nie zdziwiłoby to mnie i nie zastanowiłoby najmniej. Roztargniony, miałem jednak myśli przepełnione wspomnieniami, jakie te miejsca budziły. Wspomnienia powstawały żywe, wyraźne, tłumne. W takim nastroju wzmianka służącego o dojrzanych statkach zlała się, pomimo mojej woli, z niepokojem Ochama. Przeczucie mówiło mi, że musiał wracać morzem z i zginąć. Niepokój mój wzrastał do tego stopnia, że postanowił przed obiadem jeszcze wstąpić tam, gdzie zwykł był pracować i rozpytać towarzyszy, czy nie wiedzą czasem, jak miał wracać, lądem czy morzem. Jeśli morzem, zdecydowany byłem natychmiast wyjechać na jego spotkanie i przywieźć go lądem. Zamówiłem obiad i wyszedłem pośpiesznie do fabryki. O mało co się nie spóźniłem, stróż z latarnią w ręku zamykał bramę. Roześmiał się na me pytanie, upewniając, że człowiek przy zdrowych zmysłach nie mógł nawet marzyć o morskich wycieczkach w podobną porę. A ham pegot i posiadał przecie nie tylko rozum, ale i żeglarskie doświadczenie. Przekonany tym oczywistym argumentem wracałem zawstydzony do oberży. Wiatr szalał, a jego świst i wycie, skrzypienie drzwi i okiennic, kołatanie takie, że mi się zdawało co chwila, iż dach zrywa i zmiata dom cały. Szum i ryk morza wzmagały się od południa I tym straszniejsze robiły wrażenie, że wszystko to pokryły nieprzeniknione ciemności Nie mogłem ani jeść, ani nawet usiedzieć spokojnie na miejscu Jakiś wewnętrzny niepokój, zewnętrznej tej odpowiadający burzy Budził w mej pamięci tysiące różnych wspomnień W głębi serca pozostawał ciągle głuchy niepokój Ochama. Nie tknąłem prawie obiadu i próżno starałem się pokrzepić winem Zdrzemnąłem się wprawdzie chwilę, siedząc przed kominkiem, nie tracąc wszelako świadomości ani szalejącego tam na dworze orkanu, ani miejsca, w którym się znajdowałem. Tylko groza i burzy i miejsca tego wzrosła do nadludzkich rozmiarów. Z drzemki obudziłem się, drżąc cały, zimny, moblany potem, pod wpływem dręczącej, tajemniczej, opisać się nie dającej trwogi. Chodziłem tam i z powrotem po pokoju. Próbowałem czytać gazetę, wsłuchiwałem się w szum burzy, wpatrywałem się w ogień i wzory, które płomień tak jasno nieraz i wyraźnie rysuje. Jednostajny, monotonny tik-tak wiszącego na ścianie zegara drażnił mnie ciągle. Postanowiłem położyć się. Wieść, że służący zamierzali czuwać całą noc, była uspokajająca. Kładłem się zmęczony, rozbity z ciężką nad wyraz głową, lecz gdy tylko przyłożyłem głowę do poduszki, przeszło mi to, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czułem się rozbudzony, z podnieconą wrażliwością. O śnie nie było co im myśleć. Leżałem, wsłuchując się w szum wichru i morza, wyobrażając sobie to, że słyszę krzyki jakieś, strzały w oddali, wołania o pomoc, sygnały, to znów, że się w mieście zapadają wichrem kołatane domy. Wstawałem kilkakrotnie i podnosiłem rolety. Nie, nigdzie nic nie mogłem dojrzeć oprócz błysku własnej mej świecy i odbicia na ciemnym tle szyb własnej mej pobladłej twarzy. Niepokój mój wzrósł wreszcie do takiego stopnia, że nie mogąc dłużej wytrzymać, ubrałem się i zszedłem na dół. W obszernej, kuchennej izbie, u której belek zwieszały się połcie słoniny i wianki cebuli, słudzy, zebrani razem, siedzieli naokoło dużego, Stojącego naprzeciw komina stołu. Ładna dziewczyna, zatykająca sobie uszy fartuchem, z oczyma wlepionymi we drzwi, porwała się z miejsca, wystraszona moim zjawieniem się, jak gdybym był duchem. Inni, mniej płochliwi, zdawali się zadowoleni raczej z powiększenia się towarzystwa. Jeden z obecnych mężczyzn, przedłużając rozpoczętą rozmowę, spytał mnie, czy to prawda, że dusze rozbitków unoszą się na skrzydłach burzy. W towarzystwie tym pozostałem co najmniej za dwie godziny. Lepsze to było od samotności. Parę razy otwierałem drzwi, wyglądając na podwórze. Po ulicy walił piasek i piana morska, a drzwi bez pomocy paru mężczyzn zamknąć nie mogłem. Pokój mój, gdy do niego wróciłem, wydał mi się ponury. Tak jednak byłem znużony, że mnie bawem zasnął. Sny miałem najrozmaitsze. Zdawało mi się jednak ciągle, że miota mną wiatr. Pomału Tracąc wszelką samowiedzę, znalazłem się w obronnej jakiejś wieży, wśród kanonady, z dwoma przyjaciółmi, nie potrafiłbym tylko ich nazwać. Grzmienie dział było ustawiczne i przeciągłe, że nie mogłem dosłyszeć, co mi mówili, coś jednak, co m chciał i powinien był słyszeć. Musiałem natężać słuch i zbudziłem się. Dzień był już wielki, ósma czy dziewiąta godzina. Na dworze szalał wicher, hucząc niby kanonada dział. Pukano do drzwi, co tam? spytałem. Statek się rozbił, zawołano. Tuż przy brzegu. Porwałem się na równe nogi, ostatek ten pytając: Dwumasztowy statek z Hiszpanii czy Portugalii wiózł owoce. Niech pan śpieszy, bo wkrótce nic z niego nie pozostanie. Wołający oddalił się pośpiesznie. Po schodach rozlegał się jego głos. Równie pośpiesznie odziałem się i wyszedłem. Po ulicy ludzie biegli w kierunku morza. Pobiegłem za nimi, wyprzedzając niejednego. Teraz miałem morze przed sobą. Wiatr ustał nieco. Wycie jego nie było tak straszne jak to, które mi się śniło. Lecz morze, po całonocnej burzy, straszniejsze i groźniejsze jeszcze było niż minionego wieczoru. Wydęte, nabrzmiałe, jakby ciemne fale podnosiły się i opadały z rykiem. Podobne do konwulsyjnych wstrząśnień. W ogólnym zamieszaniu, huku, szumie wiatru i morza nie dojrzałem zrazu rozbijającego się okrętu. Wicher tamował mi oddech, a przed oczyma majaczyły czuby i szczyty wzdętych bałwanów. Na pół zaledwie odziany żeglarz nagą po ramię tatuowaną ręką wskazał mi w lewo. Wówczas o nieba dojrzałem go. Jeden maszt strzaskany leżał wśród stosu porwanych lin i żagli bijąc boki miotanego, kręcącego się na miejscu statku. Usiłowano snać maszt odciąć. Rozbitkowie pracowali jeszcze uzbrojeni w siekiery, a wśród nich górował jeden o wijących się włosach, czynny, energiczny. Wtem rozległ się znowu olbrzymi, głuszący huk burzy i morza. Powstał krzyk. Ludzie, krokwie. Beczki, bale, żagle i liny, wszystko to zniknęło pod nadbiegłą hordą wzdętych bałwanów. Drugi maszt sterczał jeszcze obwieszony łachmanami porwanych lin i żagli. Okręt dał już był raz nurka. Tłumaczył mi ten sam żeglarz, co go wskazywał, i dodał, zdaje mi się, że znów wypłynie i kto wie, może ostatecznie da się coś uratować. Było to prawie niemożliwe. Morze miotało statkiem tak wściekle, że chyba żadne nadludzkie wysiłki podołać mu nie mogły. Żeglarz nie skończył jeszcze mówić, gdy na brzegu rozległ się nowy krzyk. Czterech ludzi, wyrzuconych przez bałwany, czepiało się masztu. Ten z wijącymi się włosami był pierwszy. Przy maszcie znajdował się dzwon. Okręt wił się i szarpał, podobny szaleńcowi w śmiertelnych zapasach, i dzwonił a dźwięki zmieszane z wołaniem rozbitków przebijały przez szum wichru i ryk morza. Znów statek zniknął nam sprzed oczu i raz jeszcze wypłynął. Z czterech ludzi było na nim już tylko dwóch. Na brzegu wzmogła się śmiertelna rozpacz. Mężczyźni z jękiem załamali ręce. Kobiety z łukaniem odwróciły głowy. Niektórzy biegali tam i z powrotem wołając o niemożliwy ratunek. Sam byłem pomiędzy tymi ostatnimi. Oszalały błagałem marynarzy o niesienie pomocy tym dwóm nieszczęsnym walczącym na oczach naszych z niechybną śmiercią. Odpowiadali mi bezładnie, że łódź ratunkowa była już spuszczona, lecz daremnie. Mówili, że nie znajdzie się taki szaleniec, co by się ważył rzucić w morze z liną ratunkową. Nie było co i próbować. Wśród zebranych na brzegu widzów strasznego tego dramatu zauważyłem ruch jakiś i nagle dostrzegłem Hama. Rzuciłem się do niego, błagając o pomoc dla tonących, lecz wstrzymał mnie wyraz jego twarzy. Wyraz ten znałem. Ten sam to, który zauważyłem po ucieczce Emilki. Zrozumiałem niebezpieczeństwo. Uczepiłem się go gwałtownie, błagając żeglarzy i rybaków, by go nie puszczali. Trzymali na brzegu. Nowy krzyk rozdarł powietrze. Okrutny, bezduszny żagiel znów opadł, pokrywając dwóch walczących o życie. Opadł, podniósł się, rozwinął triumfalnie ponad głową jedynego z rozbitków, co pozostał uczepiony do masztu. Ach, gdybym był w mocy przezwyciężyć to okrucieństwo sytuacji i odwieść od powziętego zamiaru tego zdecydowanego na śmierć człowieka. Paniczu, rzekł Ham spokojnie, ściskając mi silnie dłoń. Jeśli godzina moja wybiła, tym lepiej, jeśli nie. Przywołać ją pora. Bóg z tobą paniczu. I z wami wszystkimi. Hej, bracia, powrozów, odtrącił mnie stanowczo lecz łagodnie. Ludzie nas rozdzielili. Zrozumiałem, że utrudniam ratunek. Nie wiem już, co mówił, co mi odpowiadano. Widziałem tylko, jak na brzegu zawrzało. Ham znikł mi z oczu, otoczony rybakami. Po chwili dopiero, odziany w ratunkowe przybory, z powrozem w ręku, drugim uwiązanym do pasa, wszedł śmiało w wodę. Rybacy stanęli rzędem za nim. Szczątki statku, widziałem to nawet mym niedoświadczonym okiem, musiały zatonąć. Kadł prostrzaskały fale. Życie czepiającego się masztu rozbitka zawisło na włosku. Dziwny miał on kapelusz, czerwony. Ale nie taki jakie zwykle noszą majtkowie. Powiewał nim ku nam, a dzwon tam nad nim przymaszcie. maszcie. Pogrzebowo wydzwaniał psalmy. Widzę go, widzę ten ruch ręki. Widzę go, widzę. Ten ruch ręki przypomniał mi nagle tego, co był mi niegdyś najukochańszym przyjacielem. Ham śledził morze. Na brzegu zaległa cisza śmiertelna, nad morzem szalała burza. Ham obejrzał się na tych, co trzymali opasujące go sznury, i rzucił się w spienione bałwany. Wyrzuciły go na brzeg. Był ranny. Dojrzałem krew. Pomimo to zamieniwszy kilka słów z rybakami, rzucił się ponownie. Bałwany porwały go, wzbijając, to znów ciskając w odmęty i morskie przepaści. Lecz bądź co bądź, mimo parcia wichru i fali, dopływał do statku. Jeszcze jedno, dwa uderzenia silnych tych i muskularnych ramion, a pochwyci maszt z zawieszonym na nim, wtem olbrzymia, zielonkawa podniosła się góra. Niczym niepowstrzymana nadbiegła, uderzyła o maszt strzaskany, opadła. Nic nie pozostało na powierzchni wody. Nic. Wirowały szczątki czegoś. Ciągniono coś na brzeg pracowicie, z natężeniem muskułów, myśli, spojrzeń. Wyciągnięto go tuż u nóg mych martwego. Przeniesiono do najbliższego domu. Byłem przy nim, próbując wraz z innymi wszystkich sposobów ratunku. Fale, w które się rzucił, Miotając nim, zabiły go. Przestało bić szlachetne serce. Nie było żadnej nadziei. Sam pozostałem przy zwłokach. Z ciężkiej zadumy zbudził mnie rybak, co znał nas, mnie i Emilkę, gdyśmy byli jeszcze dziećmi. Panie, mówił ze łzami w oczach i pobladłymi ustami może by pan z łaski swej wyszedł, opierając się na ramieniu, które wyciągnąłby mnie podeprzeć. Spytałem go pełen trwogi: Czy może wyrzuciło inne jeszcze zwłoki? Tak jest, odrzekł. Znane mi. Nic nie odpowiedział, lecz wiódł prosto na brzeg. Tam właśnie, gdzieśmy niegdyś małymi dziećmi będąc, zbierali ze milką muszle, a gdzie teraz leżały strzaskane burzą ściany dawnej łodzi, obok połamanego dachu pod który wniósł krzywd tyle. Leżał z głową opartą na ręku tak, jak zwykłem go był widywać śpiącym niegdyś w szkole. Rozdział pięćdziesiąty szósty. Nowa i stara rana. Nie potrzebowałeś, Stilforcie, prosić mnie w ostatniej naszej rozmowie. Mógł, żem przypuszczać, że będzie ostatnią. Nie potrzebowałeś prosić, bym bądź co bądź dobre zachował po tobie wspomnienie. Takie tylko zachowałem i to, com teraz miał przed oczyma, nie mogło zamknąć ci mego serca. Przynieśli nosze, złożyli go na nich, żaglem przykryli i ponieśli przez ulicę. Wszyscy go tu znali, lubili za odwagę i wesołość. Przez ludne ulice, poprzedzani wielką ciszą, nieśli go do domu, przez śmierć już zamieszkałego lecz zanim złożyli go obejrzeli się po sobie spojrzeli na mnie i na niego zrozumieli w prostocie serc swoich że nawet po śmierci ci dwaj nie mogli pozostawać tu razem ponieśliśmy go tedy znów przez miasto do oberży gdym mógł jako tako zebrać myśli posłałem po Jorama i zleciłem mu by zajął się przewiezieniem zwłok do Londynu czułem że na mnie ciąży obowiązek przygotowania matki jego do strasznego ciosu Obowiązek ten spełnić chciałem wiernie. Postanowiłem wyjechać wieczorem, by uniknąć ciekawości ludzkiej, lecz chociaż zbliżała się północ, gdyśmy opuszczali oberże, na ulicach pełno było ludzi. W miarę jak posuwaliśmy się przez miasto, orszak rósł, aż za miastem wreszcie znalazłem się w pustym polu sam ze zwłokami przyjaciela lat chłopięcych. Był cichy i pogodny dzień, jesienny. Turkot kół tłumił opadłe i zaścielające drogę liście. Inne, złotożółte i purpurowe, zdobiły jeszcze drzewa, gdym o południu stanął w Highgate. Wysiadłem z powozu i pieszo zbliżyłem się do domu pani Steerforth. Dom wyglądał jak zwykle: żadnej nie podniesiono rolety i na dziedzińcu nie było znaku życia. Wiatr ustał. W powietrzu zupełna panowała cisza. Odwagi mi brakłoby, by zadzwonić. Musiałem się zatrzymać u bramy, a gdym potrącił dzwonek, zdawało mi się, że sam dźwięk jego zdradzi tajemnicę mych odwiedziń. Drzwi otwarła mi służąca. Z przeproszeniem pańskim, rzekła przypatrując mi się uważnie, Pan słaby? Wzruszony i zmęczony, odrzekłem. Może się coś przytrafiło panu Jamesowi? Cyt. Tak istotnie przytrafiło mu się coś. O czym oznajmić muszę jego matce? Zastałem panią Stirford w domu? Zaniepokojona służąca oznajmiła mi, że pani jej rzadko kiedy wyjeżdża, nawet na przejażdżkę, nie wychodzi prawie ze swego pokoju i nie przyjmuje nikogo, lecz że zapewne zechce się ze mną widzieć. Jest tam na górze i panna Dartle jest przy niej. Co mam oznajmić? Dałem jej moją kartę wizytową, zleciwszy jak największy spokój. Miała powiedzieć po prostu swej pani, że pragnę ją widzieć. Czekając powrotu służącej, usiadłem w salonie. Pusty był i zasłonięte miał okna. Harfa stała nietknięta snadź od dawna. Na ścianie wisiał jego portret z lat dziecięcych. Biureczko, w którym matka chowała jego listy, stało na swym miejscu. Czy je przegląda jeszcze czasem? Czy je kiedykolwiek będzie odczytywać? W domu taka panowała cisza, żem zdala już słyszał lekkie kroki powracającej sługi. Pani jej słaba była i zejść do salonu nie mogła, lecz prosiła mnie na górę do swego pokoju. Nie upłynęło kilka minut a stałem przed nią. Nie w jej jednak, lecz w syna zastałem ją pokoju. Pokój ten zajęła zapewne przez pamięć dla nieobecnego. Otaczały ją należące do syna przedmioty, nietknięte rzekłbyś odkąd komnatę te opuścił. Pomimo to, witając mnie, czuła się w obowiązku nadmienić coś o tym, że się tu tylko znajduje wypadkowo, gdyż pokój ten doktorowie uznali za zdrowszy i obszerniejszy. Za krzesłem jej, jak zwykle, stała Róża Darto. Pierwszym rzuconym na mnie spojrzeniem czarnych, płomiennych oczu, pochwycić musiała, że złe przynoszę wieści. Szrama wystąpiła ostro na jej lica. Cofnęła się zapewne w obawie, by wyraz jej twarzy nie zdradził wzruszenia, lecz oczy jej przeszywały mnie. Smutno mi widzieć pana w żałobie, ozwała się pani Stirfords. Owdowiałem pani. Zbyt młody pan jesteś na tak ciężką stratę. Współczuję panu. Współczuję. Oby ci czas boleść ukoił. Ufam, odrzekłem że czas wszystkich nas ukoi, kochana pani, wobec najstraszliwszych ciosów nie powinniśmy wątpić o tym. Zaniepokoił ją głos mój wzruszony i łzy w oczach. Zdawało się, że bieg jej myśli zatrzymał się nagle i zmienił kierunek. Usiłowałem spokojnie wymówić imię jej syna, lecz głos mój zdradził mnie swym drżeniem. Imię to powtórzyła za mną kilkakrotnie, jak przyciszone echo. Siląc się potem na spokój, spytała mnie z wymuszonym chłodem: Syn mój chory? Słaby. Widziałeś go pan? Widziałem. Pogodziliście się wtedy? Nie mogłem na to odpowiedzieć ani twierdząco, ani przecząco. Odwróciła się, szukając róży Darto. Skorzystałem z tej chwili, by ruchem ust powiedzieć tej ostatniej: Nie żyje." Dla odwrócenia uwagi pani Stirford spotkałem wzrok jej ze względnym spokojem, chociaż widziałem, jak za krzesłem jej róża z rozpaczą załamała nad głową ręce, zanim skryła w nich swą twarz. Piękna pani, o jak podobna, jak podobna do niego wpatrywała się we mnie pytająco. Prosiłem ją, aby zebrała wszystkie swe siły dla wysłuchania tego, co mi miał powiedzieć. Czemużem raczej do płaczu jej nie namawiał? Zdawało się, że skamieniała od razu. Gdym tu był po raz ostatni, począłem. Panna Dartle mówiła mi, że pływa on tu i ówdzie. Jeśli to prawda, że one gdajszej nocy był na morzu i w nader niebezpiecznym miejscu. I jeśli widziany statek był istotnie różo, krzyknęła pani Stirford. Do mnie, różo. Podeszła. Lecz bez słowa pociechy i ukojenia. Z oczu jej tryskał ogień, wybuchła głośnym śmiechem. Oto do czego doprowadziła twa duma, szalona kobieto, zawołała. Zadziwił cię wreszcie, tracąc życie. Słyszysz, życie tracąc. Pani Stirford z jękiem opadła na poręcz krzesła i osłupiałym wzrokiem patrzyła na róże. Tak. Zawołała róża Dartle, uderzając się gwałtownie w piersi. Patrz na mnie. Jęcz i przeklinaj, lecz patrz na mnie. Tu, syna twego dzieło. Podniosła rękę do przecinającej twarz jej blizny. Pani Stirford jęczała tylko. Och, jęk ten serce mi rozdzierał. Skarga bez słów i łez, której towarzyszył automatyczny jakiś ruch głowy. Twarz kamienna, nieporuszona. Jęk wychodzący poprzez zaciśnięte z szatańską rzekłbyś mocą usta i zęby. Czy pamiętasz, mówiła nieubłagana róża Dertle, czy pamiętasz, jak odziedziczywszy dumę twą i porywczość, któreś pieszczotami w nim rozwijała, skaleczył mnie. Na całe oszpecił życie, do śmierci napiętnował swym niezadowoleniem. Patrz na mnie i jęcz, i przeklinaj własne swe dzieło. Panno Darta, wtrąciłem, na Chrystusa rany, wypowiem raz przecie, co mam na sercu. Zwróciła się do mnie z rozbłysłymi oczyma. Nie mieszaj się, proszę w nie swoje sprawy, a ty, dumna matko dumnego, a wiarałomnego syna, patrz na mnie. Jęcz i przeklinaj dziedzictwo swe, jęcz nad swym własnym, odbitym w Nim zepsuciem, jęcz nad stratą Jego, nad moją jęcz zgubą. Łamała ręce. Wstrząsały nią całą konwulsyjne dreszcze. Ha! Cierpiałaś przez samowolę jego. Cierpiałaś przez dumę i porywczość. Sama go tymi nakarmiwszy jady wyssał je z mlekiem twych piersi. Widzisz, jak i czym dzieło twoje uwieńczone zostało. O, panno Dartle, wtrąciłem ponownie, jak się pani nie wstydzisz? Gdzie masz serce? Mówiłam, odparła, że powiem wszystko, nic mnie już wstrzymać nie zdoła. Milczałam dotąd przez długie milczałam lata, teraz na mnie kolej mówić. Kochałam go stokroć więcej niż go sama kochała. Kochałabym go nie prosząc nawet o wzajemność. Jeśli bym została jego żoną, jak niewolnicę, nagiełbym mnie do swych fantazji. Za słowo jedno całe bym mu bez wahania oddała życie. Któż to lepiej ode mnie wiedzieć może? Tyś była wymagająca, dumna, samolubna. Moje kochanie zdeptać mogło całą twą nędzną czułostkowość. Tupała nogą, a oczy jej błyszczały. Patrz! Wołała znów rękę do blizny podnosząc. Patrz! Gdy się opamiętał, dostrzegł to i żałował. Śpiewałam mu, mówiłam z nim, okazywałam zajęcie wszystkim, co go zajmowało. Gdy lepsze był i szczery, wówczas to kochał mnie. Tak, kochał mnie i nieraz zbywając cię czym słówkiem do bijącego i gorącego serca mnie tulił. Mówiła to z dumą. Wspomnienie to pobudzało najlepsze z jej uczuć. Zostałam. Czegóż by nie wymógł na mnie? Byłam mu lalką, rozrywką bezczynnych godzin, rzucaną i znów braną gwoli kaprysów igraszką. Gdy się nudził, byłam znudzona, a gdy kaprys mijał, nie poruszyłabym palcem ręki, by na nowo zadzierzgać węzły, zostałabym nawet jego żoną, gdyby tego zażądał. Rozstaliśmy się bez słowa. Musiałaś to zauważyć i cieszyłaś się z tego w duszy. Odtąd byłam pomiędzy Wami dwojgiem, zużytym, lecz potrzebnym sprzętem, bez oczu, uszu, czucia, pamięci. Jęcz. — Jęcz nad nim, lecz nie nad nędznym kochaniem swym, bo ci powtarzam. Kochałam go stokroć więcej. Stała prosto, oko w oko ze skamieniałą z bólu niewiastą, niemiłosierna, nieubłagana, głucha na jęk rozdzierający. — Panno Dartle, — rzekłem, — jeśli pani niezdolna odczuć boleść tej nieszczęsnej matki. A mojej kto współczuł boleści? Przerwała mi gwałtownie. Niech jęczy i przeklina własny zasiew, którego plon dziś zbiera. I jeśli jego winy, ciągnąłem. Winy, zawołała, wybuchając spazmatycznym płaczem. Winy. Kto go śmie oskarżać? Miał on serce i duszę warte tysiąca przyjaciół, do których się skłaniał. Nikt go pewnie, odrzekłem, Więcej ode mnie nie kochał i nie cenił, i dlatego mówię pani, że jeśli nie masz współczucia dla jego matki, i jeśli gorycz z jaką wspominasz winy jego, to nieprawda, krzyknęła, targając sobie włosy. Ja go kochałam. Nie może być zapomniana, ciągnąłem. W podobnej nawet chwili spójrz pani na tę nieszczęsną, chociaż tak, jak gdybyś ją tu po raz pierwszy dopiero widziała. I śpiesz jej z pomocą. Ani twarz, ani cała postawa pani Steerforth nie drgnęła. Siedziała sztywna, z szeroko otwartymi oczyma, z zaciśniętymi ustami, tylko się z jej piersi wydzierał jęk cichy. I głowa poruszała się zwolna, automatycznie. Nagle panna Dartle rzuciła się przed nią na kolana i zaczęła jej rozluźniać suknię na piersiach. Bądź przeklęty! zawołała, rzucając mi spojrzenie, w którym wściekłość mieszała się z rozpaczą. Przeklęty bądź ty i ta godzina, w której przestąpiłeś próg tego domu. Wyszedłem, dzwoniąc na służbę, lecz odchodząc widziałem, jak klękając przed nią, objęła zesztywniałą kobietę, pokrywając ją łzami i pocałunkami, najczulszymi nazwami i słowami usiłując przywołać do życia. Wyszedłem, nie bojąc się już zostawić ich samych. Później wwiodłem go pod dach rodzinny. Ustawiliśmy zwłoki w pokoju pani Stirford. Stan jej, jak mi powiedziano, najmniejszej nie uległ zmianie. Panna Dartle ani na krok od niej nie odstępowała. Przywołano lekarzy i najrozmaitszych próbowano środków. Nic nie pomagało. Leżała sztywna, nieruchoma, Jedynym śladem życia był jęk cichy. Przeszedłem przez wszystkie pokoje, zasłaniając okna. W pokoju, w którym spoczął, zasłoniłem na ostatku. Podniosłem zwisłą dłoń i długo ją tuliłem do serca. Wszystko zamarło. W grobową głuszę zapadło. Tylko jęki matki głusze te przerywały. Rozdział pięćdziesiąty siódmy Emigranci. Jedno mi jeszcze pozostało przed folgowaniem żalowi, jaki powyższe wypadki wywołały, a mianowicie skrycie przed odjeżdżającymi. Niech odjadą spokojni, nie miałem czasu do stracenia. Tego samego jeszcze wieczoru, wziąwszy na stronę pana Mikołbera, zleciłem mu czuwanie, by wieści o tym, co zaszło, nie dotarły do Pegoty. Obiecał mi to solennie, zamierzając przejmować dzienniki. Nie dojdą do niego, stwierdził ze zwykłą sobie emfazą chyba poprzez to serce. Tu wypada mi nadmienić, że pan Mikołber odpowiednio zapewne do zmienionej swej pozycji społecznej, przybrał minę dziwnie zuchwałą, wyzywającą. Niejeden mógł go wziąć za syna dzikich stepów, który spędziwszy czas jakiś w kraju cywilizowanym, z radością powraca znów do ojczystych dzikich zakątków sprawił sobie ceratowe ubranie i ogromny, z wykrzywionymi brzegami słomkowy kapelusz. Z teleskopem pod ramieniem, przypatrując się z miną głębokiego znawcy chmurom, wyglądał jak marynarz, co zjadł zęby w swoim zawodzie. Cała też jego rodzina była pod bronią. Pani Mikołber miała na głowie kapelusz, który nie zakrywał jej nawet warkocza, i spowiła się szalem równie ciasno, jak mnie niegdyś przy pierwszym ze mną spotkaniu skrępowała ciotka. Szal, skrzyżowany na piersiach, związany był w stanie w olbrzymi węzeł. Młody Mikołber nosił marynarską kurtę i najdziwaczniejsze, jakie mi się kiedy bądź widzieć zdarzyło, szarawary. A bliźnięta wyglądały jak konserwy wtłoczone w puszki. Pan Mikober i pierworodny syn jego nosili ciągle przy tym odwinięte rękawy, gotowi, rzekłbyś, na pierwsze zawołanie stanąć do pracy lub bójki. Tak właśnie zastaliśmy ich wieczoru tego na drewnianych stopniach, znanych wówczas pod nazwą Hungerford Stairs, przypatrujących się odpływaniu łodzi uwożącej część ich mienia. Opowiedziałem Treadlesowi wszystko, co zaszło. Zmartwił się tym bardzo i podzielał me zdanie – aby zachować tajemnicę przed odjeżdżającymi. Tutaj to zastaliśmy pana Mikołbera i otrzymaliśmy jego obietnicę. Rodzina Mikołberów mieszkała w pobliżu, w brudnej oberży, której okna wychodziły na owe drewniane stopnie. Jako emigranci zwracali oni na siebie ogólną uwagę. Woleliśmy tedy schronić się do izdebki na poddaszu z widokiem na rzekę. Zastaliśmy tam ciotkę i Agnieszkę, zajęte szyciem wygodniejszej odzieży dla dzieci. Pomagała im Pegoty, mając przed sobą nieodstępne swe pudełko do robót i stary kawałek wosku, co tylu przeżył. Niełatwo mi było odpowiadać na pytania, którymi mnie zarzuciła, ani też szepnąć panu Pegoty, żem spełnił jego zlecenie. Uszczęśliwiło go to, a własna marzałoba wytłumaczyła smutek, rozlany na mej twarzy. – Kiedy rozwijacie żagle? – spytała ciotka. Pan Mikołbr, który uważał za obowiązek swój przygotować do wieści ciotkę i swą żonę, odrzekł, że prędzej niż sądził. A zatem? Spytała ciotka. Oznajmiono mi pani, rzekł, żeśmy powinni być jutro przed siódmą rano na pokładzie. Jutro? Tak prędko, zawołała ciotka. Jestże to pewne, panie Pegoty? Tak, pani, odrzekł. Odpływamy rano. A pani Davy i siostra moja, jeśli zechcą, zobaczą nas raz jeszcze po południu w Gravesend. Nie możecie o tym wątpić, pośpieszyłem zapewnić. Do tej też chwili ja i pan Pegoty musimy ciągle czuwać razem nad transportem bagaży. Ozwał się mi spoglądając na mnie znacząco. — Emmo, duszko — dodał, cmokając ustami. Przyjaciel nasz, pan Tomasz Traddles prosi mnie, bym mu dozwolił zaordynować ingrediencje potrzebne dla przygotowania kordiału, co wraz z rostbefem pozostanie nieoddzielnym od wspomnień starej, którą porzucić mamy ojczyzny. Słowem, domyślasz się duszko, że mowa o ponczu. W poprzednim biegu życia nigdy nie pozwoliłbym sobie korzystać z uprzejmej propozycji naszego przyjaciela i nadużywać pobłażliwości tu obecnych panny Trotwood i panny Wickfield, lecz dziś... Co do mnie, ozwała się ciotka, z przyjemnością wypiję za powodzenie waszej podróży. I ja też, dorzuciła Agnieszka. Pan Mikołber udał się tedy niezwłocznie do kawiarni, gdzie go doskonale znano i skąd wrócił obładowany potrzebnymi do zrobienia ponczu ingrediencjami. Zauważyłem, że scyzoryk, którym obierał cytryny, był niezwykłej długości. Ocierał go z pewną niedbałością rękaw swego surduta, jak przystało człowiekowi pierwotnych obyczajów. Pani Mikołber z dwojgiem starszych dzieci została zaopatrzona w takież same praktyczne scyzoryki, a bliźnięta miały uwiązane u pasków olbrzymie drewniane łyżki. W przewidywaniu też życia w pustyni, pan Mikołber, chociaż mu nie trudno było dostać w Londynie szklanki, rozlewał pącz w małe cynowe, podróżne snać kubki. Zdawało się zresztą, że mu ulubiony jego kordiał szczególnie smakuje z tego kubka, który za każdym razem wycierał chustką do nosa i chował w olbrzymiej kieszeni. Rozstajemy się, mówił z zadowoleniem, ze zbytkami i wykwintami Starego Lądu. Obywatele dziewiczych lasów nie mogą przecie korzystać z wytworów cywilizacji krain wolnych i oświeconych. W tej chwili zawezwano pana Mikołbera na dół. Przeczucie mówi mi, ozwała się pani Mikołber, że to ktoś z mej rodziny. Jeśli tak, pan Mikołber uniósł się, jak to zwykle bywało przy każdej wzmiance o rodzinie żony. Jeśli tak, ów ktoś, czy to ona, on, czy ono, kazał nam na siebie czekać zbyt długo. Niechże teraz poczeka z kolei. Mężu, upomniała go z cicha żona, w podobnej chwili, pięknym za nadobne wołał pan mikołber powstając z miejsca odepchnięty byłem nie ty ale rodzina moja straciła na tym upewniała pani mikołber a jeśli poczuła w końcu co straciła i wyciąga dziś dłoń zgody niechże dłoń ta nie zostanie odepchnięta niech i tak będzie rzekł pan mikołber z rezygnacją zrób to jeśli nie dla nich to dla mnie błagała go żona Słowa Twe, emmo, w danej chwili są mi rozkazem. Wiem, że nie jestem i nie będę ciężarem twojej rodziny, lecz nie chcę, by członek takowej, który przyjazną do mnie dłoń wyciąga, odszedł z niczym. Rzekłszy to, pan Mikołber wyszedł. Pani Mikołber wyraziła niepokój o zapalczywy temperament męża. Po kilku chwilach służący z dołu wrócił, podając mi kartkę, na której było napisane Hip, przeciw. Mikołberowi. Z dokumentu tego dowiedzieliśmy się dalej, że pan Mikołber znowu zaaresztowany wpadł w nowy paroksyzm rozpaczy, prosząc przy tym, bym mu przez oddawcę niniejszego przysłał scyzoryk i kubek, które mogą mu być potrzebne w ostatnich dniach życia spędzonych w okowach. Jako dowód przyjaźni upraszał mnie, bym odwiedzał czasem jego rodzinę w przytułku i zapomniał o nieszczęsnym stworzeniu, to jest o nim samym. W odpowiedzi na pismo to udałem się niezwłocznie, by zapłacić dług. Pan Mikołber siedział zasępiony w kącie pokoju i patrzył ponuro na urzędnika sądowego, który przybył tu z wyrokiem. Po uwolnieniu uściskał mnie z wylaniem i wziął się do zapisywania opłaconej sumy w swoim notatniku, wielkie rzeczy robiąc z półpensa, które opuściłem przy podliczaniu. Notatnik ten przypomniał mu snać inne jeszcze zobowiązania. Gdy wrócił, a nieobecność swą wyjaśnił niezależnymi od siebie okolicznościami, wyjął duży arkusz papieru złożony w kilkoro i cały pokryty długimi rzędami cyfr, starannie wykaligrafowanymi. Tylu cyfr razem nie zdarzyło mi się widzieć w żadnym szkolnym zeszycie. Były to spisy procentów i procentów od procentów, jak się okazało. Po rozejrzeniu się w swych notatkach i pracowitym wyliczaniu nakreślił weksel płatny za dwa lata, dwa miesiące i dni czternaście, który to weksel wręczył Treadlesowi, zapewniając o swej wdzięczności i wypłacalności. – Mam jednak przeczucie – mówiła pani Mikołber w zamyśleniu potrząsając głową – że rodzina moja zjawi się na pokładzie w chwili naszego odjazdu. Pan Mikołber musiał też mieć przeczucie jakieś w tym względzie, lecz ich nie wyjawił. Jeśli będziesz, pani, pisywać do kraju, ozwała się ciotka, nie zapomnij, proszę, udzielić nam wieści o sobie. Kochana pani, odrzekła pani Mikołber, miło mi będzie myśleć, że mogą panią interesować wieści o nas i nie omieszkam z pewnością takowych udzielać. Ufam też, że pan Copperfield, jako stary znajomy i dobry przyjaciel, Pozwoli pisywać do siebie od czasu do czasu tej, która go znała, zanim jeszcze bliźnięta posiadły świadomość istnienia. Odpowiedziałem, że listy jej prawdziwą sprawiać mi będą przyjemność, jeśli znajdzie sposobność przesyłania takowych. No, sposobności chwała Bogu nie zabraknie, zawołał pan Mikober. Ocean jest obecnie traktem okrętów. Spotykać je będziemy na każdym kroku. Jest to, ciągnął, bawiąc się monoklem, po prostu spacer, przejażdżka. Przestrzeń istnieje tylko w wyobraźni. Jakże to dziwnym, a jednak podobnym było do niego. Wyjeżdżając z Londynu do Canterbury, wyobrażał sobie, że udaje się na krańce świata, lecz gdy porzucał Anglię dla Australii, przestrzeń traktował lekko. Była to dlań przejażdżka. Ot, po prostu niewinna wycieczka w sąsiedztwo. W drodze, mówił, Zapawimy się gawędką, a muzykalne uzdolnienia mego syna przyczynią się do ogólnej rozrywki. Pani Mikołber, jeśli jej zdrowie pozwoli, zaśpiewa nam niejednokrotnie ulubioną balladę. Delfiny i morskie stwory dostarczą sposobności podziwiania ich, budząc ustawiczną ciekawość słowem. Uwaga i wyobraźnia nasza tak będą zajęte, że się zdziwimy, gdy przyjdzie pora wylądowania. Mówiąc to, wychylał kubki ponczu, jak gdyby nie wiem, wiele już razy przepływał tam i z powrotem ocean i posiadł nie wiem już, jakie żeglarskie doświadczenie. Co do mnie, kochany panie Copperfieldzie, mówiła pani micałber, mam nadzieję, że niektórzy członkowie rodziny mojej wrócą do dawnej ojczyzny. Nie marszcz się tak, mężu. Nie mówię tego o nas samych, lecz o dzieciach, dzieci naszych. Pomimo całej żywotności nowych flanców, przeszczepionych na świeży grunt, niepodobna mi decydować się na ostateczne zerwanie starych więzów. I gdy potomstwo nasze wzbogaci się w siły, fortunę i znaczenie, pragnęłabym widzieć je znów tu, na łonie macierzystej Brytanii. Kochanie, zauważył pan Pozwolę sobie zauważyć, że mało co zawdzięczam Brytanii i nie żywię przeto dla niej podobnie przyjaznych uczuć. Mylisz się, mój mężu, mówiła pani Mikołber, gdyż odjeżdżasz na dalekie obce brzegi w celu wzmocnienia, nie zaś rozluźnienia istniejących pomiędzy sobą a albionem więzów. Więzy te do niczego mnie dotąd nie zobowiązały, a nie śpieszno mi wcale zadzierzgnąć nowe, mruknął pan Mikołber. I znów mylisz się, mój mężu, – mówiła pani Mikołber. – Nie doceniasz sił własnych. Więzy pomiędzy tobą a Albionem wzmogą się przez ten krok, któryś przedsięwziął, a również zadzierzgną się i nowe. Pan Mikołber słuchał zapewnień żony, siedząc rozparty w fotelu, z podniesioną brwią, na poły zgadzając się z jej zdaniem. – Kochany panie Copperfieldzie – mówiła pani Mikołber – pragnęłabym, aby mąż mój… Zrozumiał swe zadanie. Wydaje mi się rzeczą wielkiej wagi, by od pierwszej chwili pojął wymagania nowego położenia. Znając mnie od tak dawna, wiesz, kochany panie Copperfieldzie, że nie mam tak zapalczywego jak mąż mój temperamentu. Usposobienie moje jest, że tak rzec mogę, na wskroś praktyczne. Wiem, jak daleką przed sobą mamy drogę, wiem, że nas czekają przeróżne trudy i niewygody. Na oczywistość tę nie zamykam dobrowolnie oczu, lecz znając zarazem mego męża, wiem, jak rozległymi rozporządza środkami i dlatego właśnie chcę, aby zdawał sobie jasno sprawę z obecnego swego zadania. Pozwolę sobie zauważyć, kochanie, ozwał się pan Mikołber, że zdaje może sobie sprawę w zupełności. Nie sądzę, mężu, odrzekła. Położenie męża mego, kochany panie Copperfieldzie, Wychodzi z ram powszedniości. Mąż mój udaje się w odległe krainy z tym, by zostać tam od razu zrozumianym i ocenionym. Otóż pragnę, by się oparł stanowczo na kotwicy przyszłości, mówiąc sobie: Ziemię tę podbić muszę. Zaszczyty, bogactwo, wpływowe i przodownicze stanowiska wszystko to mi się sprawa należy. Pan Mikołber spoglądał na nas tak, jak gdyby przyznał żonie najzupełniejszą słuszność. Pragnę, nie wiem, czy zdołam to jasno wyrazić, ciągnęła pani Mikołber. Pragnę jednym słowem, by mąż mój podbił fortunę, jak ongi Cezar podbił świat. Oto kochany panie Copperfieldzie, cel. Zdaniem moim godny ofiar i pracy chcę, aby od pierwszej chwili podróży mąż mój wsparł się na kotwicy przyszłości, mówiąc dość zwłoki, dość zawodów i rozczarowań, ograniczonych środków. Dobre to było na stałym lądzie, ale nie tu wobec dziewiczej przyrody. Teraz kolej na mnie. Pan Mikołber założył ręce na piersiach. Decyzja malowała mu się na twarzy. W ten to sposób, dowodziła pani Mikołber, mąż mój zawładnąć zdoła położeniem i dlatego słownie zauważyłam, że zacieśni, nie zaś rozluźni więzy pomiędzy sobą a Brytanią. Bo wiem przecie, że raz opanowawszy władzę w Australii, posiędzie też w Anglii pewne znaczenie. Kobietą tylko jestem, kochane panie Copperfieldzie, lecz niegodną byłabym siebie i papy mego, jeśli bym o tym zwątpić miała. Byłoby to słabością nie do darowania. Przekonanie o niezbitości swych argumentów dodawało słowom pani Mikołber nieznanego mi przedtem brzmienia. I oto dlaczego ciągnęła. Pragnę, abyśmy w przyszłości wrócić mogli do rodzinnego kraju. Mąż mój, Niepodobna mi nie przyznać tej ewentualności, zapiszę wielką stronnicę w historii i zmuszony zostanie do zrobienia czegoś i dla ojczyzny, która mu dała życie, ale nie dała odpowiedniego uzdolnieniom jego pola do działania. Kochanie, ozwał się pan Mikołber, przywiązanie Twe wzrusza mnie. Wiesz przecie, jak wielkie zaufanie pokładam w Twej praktyczności. Niechże się wypełni to, co się ma wypełnić, i niech mnie nieba skażą, jeślibym zamierzał skrzywdzić moją ojczyznę, pozbawiając ją raz na zawsze wartości, nagromadzonych w mym potomstwie. Wybornie. Zadecydowała ciotka, a skłaniając się ku panu Pegoti, dodała. Piję za waszą pomyślność. Niech wam nieba wszelkim błogosławią powodzeniem. Pan Pegot postawił na ziemi bliźnięta, które trzymał na kolanach, by potrącić o nasze szklanki. Gdy zamieniał uścisk dłoni z panem Mikołberem, uśmiech opromienił ogorzałą jego twarz i pewien byłem, że ten, gdzieby go losy nie rzuciły, zjedna sobie serca ludzkie, spokój sumienia i dobre imię. Nawet bliźnięta zatopiły w cynowym kubku ojca drewniane swe łyżki, łącząc się w ten sposób z dorosłymi. Po chwili ciotka i Agnieszka powstały. Nastąpiły pożegnania. Wszyscy się popłakali. Dzieci czepiały się rąk i szyi Agnieszki. Pozostawiliśmy biedną panią Mikober całą we łzach. Szlochała w pokoiku rozświeconym jedną nędzną świeczką. Kiedy przyszedł nazajutrz, dowiedziałem się, że odpłynęli już o piątej rano. Rozstania podobne to mają do siebie, że nędzna ta, Wczoraj dopiero poznana oberża i drewniana przystań zdały mi się naraz puste i smutne, dziwnym owiane chłodem. Następnego dnia po południu udaliśmy się ze starą mą piastunką do Gravesend. Okręt otoczony był niezliczonymi barkami. Wiatr był pomyślny. Czekano tylko hasła do odpływu. Nająłem łódź i po kilku chwilach byliśmy na pokładzie. Czekał tu już na nas pan Pegoty oznajmił mi, że przed chwilą pan Mikołber był znów aresztowany z powodu Hipa i on, pan Pegoty, stosownie do naszych zleceń opłacił należność. Wszelkie obawy moje, by na odjezdnym złe ich nie doszły wieści, rozpierzchły się na widok pana Mikołbera, który, przybierając wysoce opiekuńczą minę, upewnił mnie, że na chwilę nie odstąpił swych współtowarzyszy podróży. Obraz, który się przedstawił moim oczom, był tak niezwykły, w kajucie tak pełno było i ciasno, że nie mogłem nic zrazu rozróżnić. Gdym się lepiej rozpatrzył, zdawało mi się, że mam przed sobą obraz malowany przez Osteida. Pomiędzy drągami, skrzyniami, linami, węzełkami, kuframi, baryłkami i najróżnorodniejszymi bagażami oświeconymi żółtym światłem zadymionych latarni lub szarym, wdzierającym się z zewnątrz mrokiem, Gromady ludzi żegnały się z sobą lub zaznajamiały, rozmawiając, płacząc, śmiejąc się, jedząc i pijąc. Niektórzy weszli już w posiadanie szczupłej przeznaczonej im przestrzeni, rozkładając małe swe gospodarstwa, sadzając na stoikach drobne dzieci, podczas gdy inni szukali sobie dogodnego miejsca. Począwszy od parotygodniowych niemowląt, a skończywszy na zgrzybiałych starcach, którym już może tylko parę tygodni pozostawało do życia. Od rolników unoszących na obuwiu grudki rodzimej gleby do kowali zachowujących jeszcze na skórze resztki rodzimej sady. Wiek każdy i zawód miał tu przedstawicieli, ściśniętych między pokładami na niewielkiej przestrzeni. Rozglądając się dokoła, ujrzałem siedzącą na uboczu z jednym z dwojga bliźniot na kolanach postać Podobną do Emilki. Zwróciła na nią uwagę moją, druga kobieca postać, która mi przypominała Agnieszkę, pocałunkiem żegnająca siedzącą dziewczynę, lecz obie straciłem natychmiast z oczu. Tymczasem zbliżała się chwila, w której mieliśmy się rozstać. Pegoty płakała, siedząc na kuferku, a pani Gamicz przy pomocy czarnoodzianej kobiety układała rzeczy pana Pegoty. Ostatni się, tedy raz, widzimy z paniczem, mówił pan Pegoti. Czyśmy czegoś nie zapomnieli może? Jedną rzecz, odrzekłem. Martę. Ale pan Pegoty dotknął tylko ramienia kobiety w czerni. Była to Marta. Niech ci to nieba nagrodzą, zawołałem. Bierzesz ją z sobą? W odpowiedzi Marta wybuchnęła łzami. Słów mi nie stawało, uciskałem tedy, milcząc, dłonie poczciwego człowieka. Szanowałem go i kochałem sercem całym. Obcy oddalili się szybko z okrętu, mało już kto pozostał. Mówiłem mu właśnie to, co mi zlecił powiedzieć na odjezdnym ten, który zamieszkał już był krainę wieczności. Wzruszyło go to bardzo, lecz stokroć bardziej wzruszyły mnie zlecenia, które mi pozostawiał. Nie wiedząc, że się już z nich wywiązać nie zdołam. Trzeba było odchodzić. Ucałowałem go. Wziąłem pod ramię płaczącą mą piastunkę i oddaliłem się szybko. Na pokładzie pożegnałem panią Mikołber. Wyglądała, czy nie nadjedzie jeszcze kto z jej rodziny, a ostatnimi jej słowy było zapewnienie, że nie opuści nigdy męża. Łódź nasza odpłynęła nieco i zatrzymała się opodal. Słońce zachodziło jasne. Pogodne. Statek rysował się na zachodnim niebie wyraźnie we wszystkich swych liniach i załamach. Widok to był wspaniały, pełen zarazem smętku i nadziei. Rozwijający żagle okręt, na którego pokładzie cisnęła się cicha i nieruchoma z odkrytymi głowami ciszba emigrantów. Niedługo cisza ta trwała. Z licznych łodzi rozległy się okrzyki, które niby echa, zwracał odpływający okręt. Serce mi się ścisnęło i biło tak, żem sądził, iż z piersi wyskoczy. W powietrzu powiewały chustki i kapelusze. Ujrzałem ją wówczas. Ujrzałem ją u boku wuja, drżącą i opartą o jego ramię. Wyciągniętą ręką wskazywał jej nas, spostrzegła i podniosła chustkę na znak pożegnania: Och, Emilko, piękna, Wsparta na tym ramieniu, Emilko, opieraj się na nim śmiało i silnie, tak śmiało, jak on cię szukał, wiedziony wielkim swym przywiązaniem. Oświecały ich różowe zachodu blaski, pomału znikli w oddali. Mrok nocy opadał na wzgórza kętu, gdyśmy wylądowali i na moją duszę padł cień jej chłodny. Rozdział pięćdziesiąty ósmy Nieobecność. Ogarnęła mnie noc ciemna, pełna widm, zawiedzionych nadziei, wspomnień, omyłek, boleści, żalów. Wyjechałem z Anglii, nie zdając sobie jeszcze jasno sprawy z ciosu, który mnie dotknął. Porzuciłem wszystko, co miłe mi było, w przekonaniu, żem to już przeżył, pozostawił poza sobą, podobny do śmiertelnie ranionego na polu bitwy, który rany nawet nie czuje. Nie wiedziałem, jaki cierń unoszę w głębi mego serca. Świadomość ogarniała mnie pomału, stopniowo. Bolesne uczucie, z którym odjechałem, wzrastało i pogłębiało się z dniem każdym. Zrazu było to niejasne poczucie jakiejś straty, pustki, ciężar jakiś nieznośny na sercu i duszy. Stopniowo przychodziła świadomość wszystkiego, com stracił, tracąc miłość, przyjaźń. Cel życia, wszystko to zachwiało się, rozwiało. Pierwsze młodości ufnej uczucia, przywiązania, nadzieje, zapał, zamki na lodzie młodocianej wyobraźni i młodocianego serca. Zostały po nich pustka, ruiny, odległe, mroczne jakieś horyzonty. Jeśli żal mój był samolubny, to nie zdawałem sobie z tego sprawy. Płakałem po utraconej mej dziecinnej żonie. Zwiędłej jak kwiat. Płakałem po tym, co mógł i powinien był zyskać sobie poklask i uwielbienie tysiącznego tłumu, tak jak zyskał był moje w szkolnych latach. Płakałem po tym szlachetnym, złamanym sercu, które ukoiły chłodne fale morza. Płakałem po rozproszonych pod obcym niebem mieszkańcach tego cichego zakątka, gdzie, dzieckiem będąc, Przysłuchiwałem się wycią wiatru. Smutki gromadząc się w sercu moim zgasiły ostatnie promyki nadziei. Zmieniałem miejsca wszędzie za sobą unosząc ten ciężar, przygniatał mnie, pozbawiał sił, sądziłem, że mnie już nic nigdy nie zdoła orzeźwić. Zdawało mi się czasem, że umrę z rozpaczy. Wówczas albo myślałem, że chcę umrzeć na ojczystej ziemi i zabierałem się wracać. Lub też wałęsałem się z miasta do miasta w nadziei, że ucieknę od goniącego za mną wszędzie smutku. Niepodobna mi teraz wyliczyć wszystkich faz rozpaczy, zniechęcenia, nudy, które przebywałem. Istnieją sny nie dające się dokładnie powtórzyć, chociaż jasno tkwią w pamięci. I gdy wspomnieniem zwracam się do tej epoki mego życia, wydaje mi się ona takim właśnie snem. Mijałem obce, nieznane mi miasta, zamki, kościoły, pałace, dzieła sztuki, groby, przedziwne jakieś ulice i place, stare siedliska historii i legend. Mijałem jak we śnie, wlokąc za sobą gniotący mnie ciężar, niejasne unosząc wrażenie i wspomnienie wszystkiego, co widział, mroki, które zaległy mi dusze, dostępne były samej tylko boleści. O byle choć raz. Do czekać rozświtu. Przez wiele miesięcy nosiłem się z tymi dławiącymi mnie mrokami, a miałem powody powstrzymujące mnie od powrotu do Anglii. Czasem przejeżdżałem z miejsca na miejsce gnany wewnętrznym niepokojem. Czasem dłużej nieco na jednym pozostawałem w miejscu, nie mając celu przed sobą ani pobudki, co by mnie podtrzymywać mogła. Byłem w Szwajcarii. Przedarłem się tam z Włoch przez najwyższe szczyty Alp i błąkałem się z przewodnikiem w niedostępnych górach. Nie wiem nawet, co mi mówiła ich wspaniała groza i samotność. Wiem tylko, że zdumiewały mnie tylko szczyty i przepaści, rwące strumienie, biel śniegu i kryształowe lodowe iglice. Zdumiewały i nic więcej. Raz pod wieczór schodziłem do doliny, w której zamierzałem spocząć. Schodząc stromą, najeżoną trudnościami ścieżką, z dala już widziałem u stóp moich tę dolinę, nęcącą urokiem dziwnego spokoju. Po raz pierwszy poczułem wówczas, że smutek mój łagodnieje jakby. Pozbywa się ciężaru ostatecznego zwątpienia, ostrości rozpaczy. Słaby, lecz ciepły promyk jakiejś nadziei błysnął mi w duszy. Schodziłem w dolinę, a na śnieżnych, otaczających ją zewsząd szczytach, gorzało zachodzące słońce. Podnóża gór, tworzących ciasną, wąską kotlinę, w której leżała wioska, spowijała bogata roślinność. Wyżej zaś ciemne sosny i jodły broniły kotlinę od lawin obrywających się z białych szczytów. Do skał przytulone, drewniane, do gniazd podobne domki, ponad którymi nowe piętrzyły się skały, wyglądały w porównaniu z nimi na tak małe i nikłe, jak dziecięce cacka. Zabawką się też zdawała cała wioska z drewnianymi mostkami, przerzuconymi ponad szumiącym połomach skał strumieniem. W ciszy wieczornej dolatywał z dala prosty śpiew pasterski, ale żem widział ponad sobą przepływające nisko obłoki, nie chciałem wierzyć niemal, aby śpiew ten nie miał być nadziemskim. Wówczas to po raz pierwszy od dawna, we wspaniałym tym wieczornym spokoju, usłyszałem kojący głos wielkiej pocieszycielki człeka przyrody, i zatapiając twarz w wilgotne mchy, płakałem tak, jakem od śmierci żony nie płakał jeszcze. W wiosce czekały na mnie dopiero co nadeszłe listy. Były to pierwsze, które otrzymałem w czasie mej podróży. Sam przestałem prawie pisywać, ograniczając się do przesyłania mego adresu i paru słów, które uspokajały ciotkę, co do stanu mego zdrowia. Otworzyłem kopertę. List był od Agnieszki. Czuła się spokojna, szczęśliwa, użyteczna. Życie się jej ułożyło tak, jak tego pragnęła. Tyle tylko mówiła o sobie. Reszta długiego listu mnie była poświęcona. Nie udzielała mi rad żadnych. Nie przypominała obowiązków, pisała mi tylko ze zwykłą sobie prostotą, że polega na mnie. Takim jak ja boleść winna wyjść na dobre. Spadające na mnie ciosy winny mi wzmocnić serce. To też Agnieszka była pewna, że zamiary moje dojrzeją w walce z boleścią, a talent rozwinie się i stężeje. Sława moja obchodziła ją. Pragnęła, abym pracował i aby praca moja została wynagrodzona powodzeniem, zadowoleniem własnym, czcią i miłością ludzi. Wiedziała, że w sercu mym, jak zgoła w każdym szlachetnym sercu, boleść nie może się przedzierzgnąć w słabość. Jeżeli przejścia dziecięcego mego wieku urobiły mnie takim, jakim byłem, to cięższe klęski powinny uczynić mnie jeszcze silniejszym. A to czego mnie nauczyły, powinienem przekazać czytelnikom moim. Polecała mnie temu, co do chwały swej powołał moją pieszczotkę. Zapewniała, że żywi dla mnie zawsze te same siostrzane uczucia, myślą, towarzysząc mi wszędzie, dumna z mego powodzenia, lecz o wiele więcej jeszcze licząc na to, czego powinienem dokonać. Złożony list schowałem na piersi, myśląc o tym, Czym przed godziną jeszcze byłem. Śpiew rozwiał się w powietrzu, zachodnie gasły blaski. W mrokach wieczoru białe szczyty gór zlały się z obłokami, a jednak czułem, że gnębiące duszę mą nocne mroki roztrąca ciepłe uczucie, którego nazwać jeszcze nie mogłem. Czułem tylko, że mi Agnieszka droższa i bliższa była niż kiedy bądź. Kilkakrotnie list jej odczytywałem i tego jeszcze wieczora odpisałem, jak bardzo. Potrzebowałem jej wsparcia, jak bez niej nie mógłbym zostać tym, czym widzieć mnie pragnęła. Ona mi była dobrym natchnieniem. Pobudziła energię i pragnienie, by zostać takim, jakim mnie widzieć chciała. Pracowałem nad sobą. Za trzy miesiące kończył się rok mej żałoby. Do tego czasu postanowiłem żadnych nie podejmować przedsięwzięć i pracować tylko nad sobą. Cały ten czas mieszkałem w owej dolinie lub jej okolicach. Po trzech miesiącach postanowiłem pozostać na czas dłuższy za granicą, w Szwajcarii, którą polubiłem od pamiętnego tego wieczoru. Postanowiłem wziąć się do pióra, pisać, stosowałem się do rad i wskazówek Agnieszki. Natchnienia szukałem i znajdowałem na łonie przyrody, własne serce otwierając dla tych uczuć ludzkich, przed którymi zamknąłem się własnymi zajęty nieszczęściami. Niewiele przeszło czasu, a już w obcej tej dolinie tylu prawie liczyłem przyjaciół, co niegdyś w Yarmouth, a gdym po zimie spędzonej w Genewie wrócił z wiosną, powitania ich, chociaż nie w ojczystej mej brzmiące mowie, przypominały mi niemal rodzinne strony. Pracowałem od rana do wieczora, późno w noc nieraz. Napisałem powieść osnutą na własnych przeżyciach i posłałem to Treadlesowi, który nader dla mnie korzystnie ułożył się z wydawcą. Ziomkowie, których spotykałem, przynosili mi echa wzrastającego mego powodzenia. Po krótkim wypoczynku rozpocząłem nową powieść, zająłem się nią bardzo. W miarę jak praca się posuwała, przejmowałem się nią coraz bardziej, wkładając w książkę te wszystkie siły, jakimi rozporządzałem. Była to trzecia z kolei moja powieść. Napisałem ją dopiero do połowy, gdy owładnęła mną chęć powrotu do domu. Pomimo pracy używałem dużo ruchu i powietrza, to też zdrowie me nadwątlone w chwili wyjazdu z Anglii znacznie się wzmocniło. Wiele widziałem, podróżowałem wiele i jak wnoszę, rozszerzyłem krąg mych wiadomości. Powiedziałem już wszystko, co mu uważał za stosowne powiedzieć o tym okresie mego życia. Jednego tylko nie dotknąłem. Nie zamilczałem wszelako w celu skrycia czegoś, gdyż opowieść niniejszą uważam za swój pamiętnik. Chciałem po prostu samą głąb mych myśli i uczuć zbadać na końcu. Zaczynam tedy. Niepodobna mi wniknąć w tajemnicę własnego serca do tego stopnia, by oznaczyć chwilę, w której zacząłem myśleć o Agnieszce. Jako o osobie, do której winienem był skierować młodzieńcze me uczucia. Nie potrafię powiedzieć w jakim stopniu żalu mego i boleści imię jej związało się z myślą, że mnie bacznie odtrącił jej miłość. Czułem to może i dawniej. Czułem już jako brak czegoś niedościgłego, lecz dopiero gdym się ujrzał tak samotnym i zbolałym, myśl ta wyraźnie przybrała kształty. Gdybym był wówczas bliżej niej, Zdradziłbym się prawdopodobnie w ten lub ów sposób. Tego się właśnie bałem i dlatego przedłużyłem pobyt za granicą. Nie przeniósłbym utraty choć małej cząstki jej siostrzanych uczuć, a zdradziwszy się raz, nadwyrężyłbym istniejący pomiędzy nami braterski stosunek. Pamiętam, że braterski ten stosunek sam dobrowolnie wybrałem, że jeśli kiedy uczucia jej względem mnie innej były natury, a teraz zdawało mi się, że istotnie była chwila, w której tak było. Sam takowe odepchnąłem. Myśląc o niej i o wspólnie spędzonych dniach dziecięcych, widziałem, że miał sam wygnał z raju młodzieńczych mych marzeń, miłość oddając innej, nie zaś tej, do której sprawa należała. Sam? Jednym słowem, wytworzyłem istniejący pomiędzy nami obecnie braterski, a nie inny stosunek. Z początku, czytając wyraźnie już we własnym sercu, zdałem się dostrzegać odległą chwilę, w której uda mi się może naprawić omyłkę przeszłości i posiąść Agnieszkę. Zarazem jednak nadzieja ta bladła i opuściła mnie zupełnie. Jeśli nawet kochała mnie kiedyś, to pokładanym w niej zaufaniem, otwarciem przed nią obłąkanego mego serca utrudniać jej musiałem przetworzenie tego uczucia w siostrzone przywiązanie. Zwycięstwo nad własnym sercem kosztować ją musiało wiele, lecz było też z pewnością zupełne. Jeśli zaś nie kochała mnie nigdy, mógł żem przypuszczać, że teraz pokocha? Wobec stałości jej charakteru zawsze uznawałem swą słabość, lecz teraz poczucie to wzmogło się jeszcze bardziej. Czymkolwiek zostałbym dla niej lub ona dla mnie, dawniej. Godniejszy jej byłem bez wątpienia. Czas płaci, czas traci. Z odpowiedniej nie skorzystałem chwili. Cierpiałem. Myśli te gryzły mnie i dręczyły, lecz czułem zarazem, że zbolały i zwątpiały nie mam prawa narzucać się kobiecie, od której odsunąłem się niebacznie, gdy uczucia me świeże były, pełne zapału, wiary w siebie i w świat cały. Nie skrywałem już przed samym sobą, jak droga mi teraz była. Lecz wracałem do ojczyzny z głębokim przekonaniem, żem stracił odpowiednią chwilę i stosunek nasz pozostać winien nadal taki, jaki był dotąd. Nieraz myślałem też o Dorze i z cieniem jej przeżywałem wypadki lat ostatnich, myśląc o tym, że nieraz zdarzenia, które nas ominęły w następstwach, niemniejsze posiadają znaczenie. Lata, o których Dora mówiła, mijały, zmieniając mnie. Dojrzewałem i kto wie, przyszłaby może spóźniona chwila żalu, żeśmy, jak to powiedziała moja żona, nie zostali jako chłopiec z dziewczęciem. Z tego co istniało w mym sercu dla Agnieszki, starałem się wyciągnąć moralną korzyść. Uczyłem się panować nad sobą i poznawać samego siebie. A myśląc o tym, co być mogło, dochodziłem do przekonania, że nie nastąpi to już nigdy. Takie to myśli i uczucia wrzały w samej głębi mego serca, od wyjazdu, do powrotu do kraju. To jest przez całe długie trzy lata. Trzy lata też upłynęło od chwili, gdy okręt unoszący naszych emigrantów rozwinął był żagle, kiedy o tej samej zachodniej porze zawijałem do ojczystych brzegów, Patrząc na odbicie okrętu w zaróżowionym zwierciadle cichych wód przystani. Trzy lata. Sporo nagromadzonego czasu, co gdy raz minie krótkim się zdaje. Kochałem ziemię ojczystą. Droga mi była Agnieszka, ale Agnieszka nie zostanie już moją nigdy. Mogła nią być, ale minęło to. Przeszło. Rozdział pięćdziesiąty dziewiąty. Powrót Wylądowałem w Londynie w zimne, jesienne popołudnie. Mroczno było i dżdżysto, i naraz ujrzałem więcej mgły i błota, niżelim widział przez lata całe. Musiałem iść spory kawał drogi, zanim spotkałem dorożkę, a chociaż obmokłe domy pochylające nad ręsztokami swe okapy przypomniały mi starych znajomych, nie mogłem oprzeć się myśli, że bądź co bądź starzy ci przyjaciele ciemny i ponury mają wygląd zauważyłem nieraz, niejeden to musiał zauważyć, że dość wyjechać z dobrze znanych miejsc, by powróciwszy, zastać tam zaszłe zmiany. Spoglądając przez okna pojazdu, zauważyłem, że stare, odarte z tynku, nie wiem, przez wiele lat nietknięte domostwo na Fish Street Hill, zniesione zostało, a ciemny, cuchnący zaułek rozszerzony i oczyszczony. Prawie, żem się spodziewał ujrzeć zmiany w katedrze świętego Pawła. O zmianach zaszłych w losach niektórych przyjaciół moich byłem uprzedzony. Ciotka moja wróciła do Dover, a Traddles wkrótce po moim odjeździe nabył pewnej wziętości w sądownictwie. Mieszkał obecnie w Grace Inn i pisał mi w ostatnim liście, że się zbliża dawno oczekiwana chwila połączenia się z najukochańszą pod słońcem dziewczyną. Spodziewali się wprawdzie mego powrotu na Boże Narodzenie, nie sądzili jednak, abym tak pośpieszył. Nie uprzedzałem ich umyślnie od dniu mego przyjazdu, chcąc sprawić niespodziankę, niemniej uczułem smutek pewien i niezadowolenie, widząc, że mnie nikt nie czeka i nie wita. Smutny i samotny wjeżdżałem w mgliste ulice Londynu. Rozweseliły mnie nieco dawno znane, ręsiście oświetlone magazyny i sklepy i z lżejszym już sercem wysiadałem przy Grace Inn. Przypomniały mi się minione dawno chwile, gdym zajeżdżał do Golden Cross, zaszłe odtąd zmiany. Była to zwykła kolej rzeczy. Pod jakim numerem mieszka pan Traddles? Spytałem służącego, grzejąc się przed kominkiem. Holborn Curt numer dwa, odrzekł zagadniony. Pan Tradles nabywa, zdaje mi się, wziętości jako prawnik, spytałem. Bardzo być może, odparł obojętnie służący: nic o tym panu nie mogę powiedzieć. Służący, człowiek w pewnym już wieku, suchy i szczupły, spoglądał z pewnym uszanowaniem na swego towarzysza, barczystego, czarno ubranego mężczyznę, który z powagą kościelnego powstał z miejsca, gdzie siedział w głębi kawiarni wśród ksiąg i papierów. Pan Traddles, objaśniał go służący numer pierwszy. Pan Traddles spod numeru dwa w Holborn Curt. Powagi pełen jegomość, skinął głową i zwrócił się ku mnie. Pytałem właśnie, rzekłem, o wziętość, jaką rzeczony pan Traddles cieszy się w sądownictwie. Nic nie wiem o nim, głośno i dobitnie odrzekł służący numer drugi. Gotów już byłem ubolewać nad losem przyjaciela. Młody to jeszcze zapewne prawnik? Spytał mnie z kolei złowieszczy osobnik. Od jak dawna jest w sądownictwie? Od lat trzech blisko. Służącemu przedmiot rozmowy zdał się zapewne tak błachy, że zmienił go, pytając, co bym życzył sobie na obiad. Teraz dopiero poczułem się zupełnie w rodzinnym mym kraju i wiedziałem, co mam sądzić, odszedł się. Przepadł bez powstania. Zażądałem ryby i rozdbefu, a tymczasem stanąłem przed ogniem, rozmyślając o losach przyjaciela. Wodząc okiem za otyłym służącym, nie mogłem powstrzymać się od uwagi, że grunt, na którym okaz ten wyrósł i rozkwitł, był twardym, bądź co bądź, gruntem. Tyle powagi siebie, pewności, taka pycha, a sala, w której stałem, przed laty, gdy człowiek ten był pacholęciem. Jeśli nota bene przechodził kiedy przez pacholęce lata tak samo jak dzisiaj wysypywana być musiała piaskiem też same ciężkie politurowane musiały w niej stać machoniowe stoły w których jak w zwierciadłach odbijała się moja postać też same lampy lśniące zielone firanki i portiery też same olbrzymie kominki kredensy szafy półki pełne cybuchów i butelek wina Któż Anglię, jej prawodawstwo, sądy i prawników wzruszy z ich podstaw, jakież temu podołają burze? Poszedłem do mego numeru zmienić przemokłe odzienie, ale i tam rozmiary komnaty, łoża, szaf, wszystko groźnie powstało przeciw biednemu Tradellsowi, przeciw podmuchom młodości, szybkim zmianom. Zszedłem na obiad. Poważna cisza wielkiej jadalnej, pustej sali, ciężka zastawa stołu. Wszystko, wszystko zgoła rokowało przyjacielowi temu, jakie takie powodzenie nie prędzej chyba, jak za jakie ćwierć wieku praktycznych zajęć. Wszystko to dawno znane mi było, lecz nie spotkałem się z niczym podobnym, odkąd opuściłem Anglię i stąd wrażenie, jakiego doznałem. Pyszne i otyły służący nie zwracał na mnie uwagi, zajęty starym jakimś jegomościem, dobieraniem mu fajek i nalewaniem specjalnego jakiegoś wina. Drugi, szczupły, oznajmił mi szeptem, że jegomość ten jest emerytem, notariuszem, bogaczem, którego fortuna przejdzie najpewniej na córkę i jego gospodyni. Posiadał, jak wieść niosła, srebrny serwis, starannie zamknięty, poczerniały od leżenia, gdyż ludzkie oko w żadnej okoliczności nie widziało z niego ani jednej łyżki czy widelca. Słuchając udzielanych mi wyjaśnień, coraz bardziej uważałem sprawę biednego Treadlesa za przegraną. Pilno mi było widzieć go i uściskać. Jadłem też spiesznie co nie musiało wpłynąć na poprawienie opinii o mnie, barczystego służącego. Po obiedzie wyszedłem tylnymi drzwiami. Wkrótce znalazłem Holborn Kurt i numer dwa, a napis w sieni oznajmił mi, że pan Treadles mieszka na najwyższym piętrze na poddaszu. Schody były wąskie, ciemne, słabo oświetlone, kopcącą olejną lampką. Gdy wchodziłem na górę, zdawało mi się, że słyszę wesołe jakieś śmiechy. Nie śmiechy sędziów i adwokatów, lecz raczej młodych dziewcząt. Zatrzymałem się zdziwiony. Potknąłem się. Wywołany przez potknięcie się hałas uciszył dziewczęce chichoty. Postępowałem odtąd uważniej. Serce mi zresztą biło, gdy zapukałem do drzwi ozdobionych nazwiskiem mego przyjaciela. Za drzwiami usłyszałem głośne szamotanie się. Po chwili ucichło. Zapukałem powtórnie. Otworzył mi chłopak. Na poły służący, na poły dependent, zadyszany, obrzucając mnie wyzywającym spojrzeniem. Zastaje pana Traddlesa? spytałem. W domu, lecz zajęty, odrzekł. Chcę się z nim zobaczyć. Po krótkim namyśle chłopak wpuścił mnie za przepierzenie do małej izdebki przedpokoju czy poczekalni. Stamtąd uchylił drzwi do bawialnego pokoju, gdzie zastałem mego przyjaciela, także zdyszanego lecz dla pozoru zapewne pochylonego nad biurkiem. Nieba! – zawołał ujrzawszy mnie. Copperfield! – i rzucił mi się w objęcia. Jakże się masz, kochany, kochany przyjacielu. Doskonale i wszystko idzie mi jak z płatka. Obaj mieliśmy łzy w oczach. Kochany Copperfield! – wołał Treadles we wzruszeniu burząc włosy na głowie. Jakże szczęśliwy jestem, że cię wreszcie widzę – tak dawnośmy się nie widzieli. Witaj, że mi... Witaj, ależ opalony. Szczęśliwy jestem, że cię wreszcie widzę. Na honor nie pamiętam bardziej radosnej chwili. Na honor. I ja nie znajdowałem słów, by wyrazić moje wzruszenie. Milczałem. Mój przyjacielu, wołał Trellis. zyskałeś sławę wielki wielkiej Copperfieldzie. Lecz kiedy żeś wrócił? Skąd jedziesz? Co porabiałeś? Zarzucał mnie pytaniami, nie czekając odpowiedzi posadził w fotelu przed kominkiem i machinalnie rozżarzał ogień, albo też znów rzucał mi się na szyję, ściskał, śmiał się. Obaj mieliśmy pełne łez oczy i długa przeszła chwila, zanim się zdołałem uspokoić. Pomyśleć, mówił Treddles, żeś był tuż, tuż, a nie trafiłeś na obrzęd. Jaki obrzęd, kochany się? Co mówisz? Zawołał szeroko, jak dawniej bywało, otwierając oczy. Czyżbyś nie otrzymał listu? Żadnego, który by wspominał o jakim bądź obrzędzie. Widzisz, mówił burząc włosy i kładąc rękę na mych kolanach. Jestem żonaty. Żonaty? Już? Zawołałem radośnie. Tak mi, Boże, dopomóż, śmiał się wesoło. Czcigodny Horacjusz pobłogosławił mój związek z Zofią w Devonshire. Ale oto i ona we własnej osobie, tam za firanką. Najukochańsza z dziewcząt wychodziła właśnie z kryjówki, rumieniąc się i uśmiechając. Bardziej zadowolonej, rozweselonej, serdecznej oblubienicy nie zdarzyło mi się nigdy chyba widzieć. Ucałowałem ją serdecznie, winszując i życząc szczęścia. Co za szczęście, wołał Treadles. Aleś opalony, Copperfieldzie. Jakże się cieszę. I ja nie mniej, dorzuciłem. I ja także. Wtrąciła Zofia rumieniąc się i uśmiechając. Wszyscyśmy uradowani, wołał Treadles. I dziewczęta pewnie cieszyć się będą. O małom o nich nie zapomniał. O kim? spytałem. O siostrach Zofii. Bawią właśnie u nas. Przybyły rozerwać się nieco w stolicy. W rzeczy samej, gdyś zadzwonił. Musiałeś coś słyszeć, stojąc u drzwi? Słyszałem, odrzekłem uśmiechając się. Otóż, gdyś dzwonił, bawiliśmy się w kotka i myszkę że był to jednak widok trochę nieodpowiedni do mego stanowiska, sądząc, że nadchodzi klient, dziewczęta umknęły, a ja sam udawałem zapracowanego. Teraz pewnie podsłuchują u drzwi, dodał, rzucając w tamtą stronę wymowne spojrzenie. A pomieszałem szyki. Zaśmiałem się. Przepraszam, stokrotnie przepraszam. Na honor, gdybyś widział, jak na odgłos dzwonka zmykały, zabierając szpilki, co im powypadały w zabawie z warkoczy. Sprowadź je tu, kochanie. Posłuszna żądaniu męża, Zofia pobiegła po siostry. W sąsiednim pokoju rozległa się gama wesołego śmiechu. Co dźwięczne, prawda? Zauważył Tredes. Posłuchać miło, jak to rozwesela te odwieczne, zgrzybiałe mury. Temu, kto w kawalerskiej samotności długie strawił lata, aż serce rośnie. Biedaczki niemało straciły tracąc Zofię, to najlepsze pod słońcem dziewczę. Nie uwierzysz, jak wdzięcznym jestem, że nie okazują mi żalu. Mile wśród nich czas schodzi. No, nie tak bardzo poważnie, ale co wesoło, to wesoło. z zamilkł. Przelągł się widocznie trzy widok jego domowego szczęścia nie drażni mych starych ran. Pospieszyłem uspokoić go. Bo widzisz, ciągnął uspokojony. Kancelaria moja wcale nie ma poważnego wyglądu. Nawet obecność Zofii użyczyć mu go nie zdoła. Ha, cóż robić? Trudno zdobyć się na obszerniejsze mieszkanie. Kancelaria i prywatne mieszkanie wszystko razem. Wypłynęliśmy na ocean życia w malutkim, jak widzisz, czółnie, ale cóż było robić? Zofia jest gospodarna, oszczędna. Zobaczysz. Jak się one tu mieszczą w tej ciasnocie, trudno do prawdy uwierzyć. Wieleż ich tu macie? Spytałem. Jest starsza, wiesz, ta piękność Karolina, począł poufnym szeptem. Sara? Opowiadałem ci przecież, że cierpi na coś w krzyżu. Lepiej jej teraz, znacznie lepiej. Są dwie młodsze, których wychowaniem zajmowała się moja poczciwa Zofia, a no i jest i Luisa. Nie może być, zawołałem. A tak! Mieszkanie zaś całe składa się z trzech pokoików. Jednak dzięki przemyślności Zofii, każdy ma wygodny kącik. Tu w tym pokoju sypiają dwie. Obejrzałem się. Gdzież się podziewał biedny Traddles z żoną, zrozumiał moje pytające spojrzenie. W zeszłym tygodniu, mówił, trzeba było sypiać na ziemi, lecz obecnie mamy i zdepkę na poddaszu, którą Zofia własnoręcznie okleiła papierem. Gniazdko, mówię ci, z okna widok prześliczny. Widzę, że szczęśliwy, rzekłem, i cieszę się z całego serca. Dziękuję ci, mój drogi. Uściskaliśmy się ponownie. Tak, szczęśliwy jestem, potwierdził Traddles. Patrz, poznajesz starych znajomych? Wazon, pamiętasz? A ten marmurowy stoliczek. Reszta umeblowania skromna, lecz wygodna. Tylko srebra nie znajdziesz u nas ani na lekarstwo. Zdobędziecie się i na to z czasem. Na wszystko zdobyć się trzeba. Nie sądź tylko, że nie zaparzamy herbaty. Mamy wprawdzie posrebrzane łyżeczki, tym bardziej połyskiwać wam kiedyś będą srebrne. Tak właśnie i my uważamy, ciągnął Treddles, zniżając stopniowo głos i wpadając znowu w poufny ton. Otóż po sprawie Doe Dem Jeeps versus Weasgell, która mi wyrobiła imię, udałem się do Devonshire, by się rozmówić z wielebnym choracjuszem. Utrzymywałem, o czym cię zresztą mogę zapewnić, że nie ma pod słońcem lepszego od Zofii dziewczęcia. Wiem o tym. Lepszego już nie ma. Ale wsiadam na mego konika, prawda? Miałem mówić o wielebnym Horacjuszu. Właśnie. Utrzymywałeś, że. Aha, utrzymywałem, żeśmy od dawna z Zofią zaręczeni i za zgodą rodziców. Moglibyśmy się pobrać. Choć na posrebrzane tylko dopiero stać mnie gospodarstwo. – ciągnął Treddles z promiennym uśmiechem prawdziwego zadowolenia. – Starałem się przekonać wielebnego Horacjusza, najzacniejszego, upewniam cię, duchownego, któremu należy się niewątpliwie biskupstwo, że jeśli mi się udaje zarobić jakie trzysta funtów na rok i tak dalej, i tak dalej, to nie ma racji odkładać ślubu. Moglibyśmy się wreszcie z Zofią, tym najlepszym pod słońcem dziewczęciem, pobrać, czemu nic nie powinno stawać na przeszkodzie. Chyba, że z Zofia tak jest niezbędnie w domu rodzicom i rodzeństwu potrzebna. Rozumiesz, Copperfieldzie? Najzupełniej. Tym lepiej, bo widzisz, rodzice, bracia, siostry bywają czasem w tym względzie nieco samolubni. Upewniłem zatem wielebnego Horacjusza o mojej gotowości, by stać się użytecznym, w czym będę mógł, rodzinie całej. Upewniłem go o tym, że jeśli by kiedy, broń Boże, coś się jemu, to jest wielebnemu Horacjuszowi... Rozumiem. Albo żonie jego broń Boże przytrafić miało, dziewczęta znajdą we mnie opiekuna i przyjaciela. Wielebny Horacjusz udzielił mi najprzychylniejszej i najpochlebniejszej odpowiedzi i wziął na siebie uzyskanie zezwolenia małżonki. Niełatwą miał z nią przeprawę. Przeszło, wiesz, z ramienia w łopatkę. Z łopatki uderzyło do głowy. Co takiego uderzyło? Co? Wiadomo, Zmartwienie, zgryzota wiek, wzruszenie tak naturalne w podobnych razach. Mówiłem ci już zapewne, co to za kobieta, niepospolita bezwzględnie tylko z nader wątłym zdrowiem. Wszystko jej szkodzi byle co odbija się w łopatkach. Tym razem poszło do głowy, grożąc całemu organizmowi bądź co bądź uspokoili ją. Wmówili i pobraliśmy się dokładnie sześć tygodni potem. Straszne mnie dręczyły wyrzuty sumienia wobec łez, rozpaczy, wyrzekań całej rodziny. Pani króler znieść nie mogła mojego widoku. Kochana kobiecina wybaczyła mi wreszcie, że ją pozbawiam córki. Dziś właśnie otrzymałem od niej najuprzejmiejszy z listów. Słowem, czujesz się, kochany przyjacielu, tak szczęśliwy, jak na to zasługujesz, rzekłem. Poczciwy Copperfieldzie zawołał, jestem najszczęśliwszy z ludzi. Pracuje, co prawda ciężko, grzebie się ustawicznie w ustawach, wstaje dzień o piątej rano, ale co tam? W dzień trzymam moje dziewczątka w ukryciu, ale wieczory to już mamy dla siebie. Szkoda, że odjeżdżają za parę dni, ale. otóż i one. Pan Copperfield, panna Karolina, panna Sara, panna Luisa, Margaret, Lucy. Istny bukiet polnych kwiatów. Wszystkie były świeże i ładne, zaś co do rozsławionej panny Karoliny była istotnie skończoną pięknością, lecz żadna nie dorównywała wyrazem serdeczności, prostoty, poczciwej Zofii i mogłem tylko pochwalić wybór mego przyjaciela. Usiedliśmy dokoła kominka, a wyrostek, zdjąwszy ze stołu akty i papiery, począł przygotowywać do herbaty, po czym wyszedł, zatrzasnąwszy za sobą drzwi. Pani Traddles zaparzyła herbatę i z wesołym uśmiechem zajęła się przygotowaniem grzanek. Opowiadała mi tymczasem, że widziała Agnieszkę. Traddles odbył z nią poślubną podróż do Kentu, gdzie się spotkała z moją ciotką i panną Wickfield. Obie o mnie tylko mówiły. Traddles też ciągle miał mnie w myśli i pamięci. Zauważyłem, że urósł on na niczym nie dającą się zbić powagę, we wszystkim miał słuszność. Spalić by się za niego dała. Podobało mi się też uszanowanie, jakie oboje, pani Traddles i jej mąż, okazywali piękności. Nie wiem, czy to było na miejscu i rozsądnie, ale takie to było miłe, takie do nich obojga podobne. Jeśli Traddles rumienił się za brak srebrnych łyżeczek przy podwieczorku, to chyba wtedy, gdy podawał filiżankę z herbatą starszej siostrze żony. Jeśli poczciwa Zofia mogła być z czegoś dumna, to chyba z zaszczytu, że była siostrą owej piękności. Nawet oznaki grymasów, które dostrzegłem w tej ostatniej, uważane przez nich były za rzecz naturalną, sprawa należną takiemu feniksowi, jako jeden wdzięk więcej. Matka w ulu nie jest chyba bardziej czczona i pielęgnowana przez skromne i pracowite pszczółki. To wyrzeczenie się siebie, ta skromność zachwycały mnie po prostu. W ciągu tego wieczoru Traddles co najmniej kilkanaście razy proszony był przez siostry, by przyniósł tamto, zaniósł to, albo coś postawił, sprzątnął lub podał. Ustawicznie też potrzebowały Zofii. Tej zmierzwiły się włosy i tylko Zofia ułożyć je umiała. Tamta zapomniała melodię piosenki, którą Zofia pamiętać musiała. Tu szło o nazwę jakiejś znanej Zofii miejscowości. Tam trzeba było napisać do domu, zatem Zofia napisze, Zofia naprawi zepsutą robótkę. Słowem, Zofia i Traddles byli najniższymi sługami swych gości. Ileż ta poczciwa Zofia wyniańczyła dzieci. Cóż dziwnego, że umiała na pamięć tyle piosenek i posiadała nieprzebrany słownik tych pieszczotliwych nazw i słów, jakimi kobiety przemawiają do dzieci nuciła piosenki podpowiadane to przez tę, to przez inną siostrę. Wszystkie one zresztą, posługując się nią, okazywały jej niekłamane przywiązanie, którego cząstka hojnie spadała na Treddlesa. Gdym się żegnał i Treddles chciał mnie przeprowadzić do zajazdu, zasypały go całusami, targając go przy tym za uszy i najeżone włosy. Długo jeszcze po rozstaniu się z Treddlesem myślałem o tym wszystkim, Zachowując jak najprzyjemniejsze wspomnienie. Sto róż rozkwitłych nie rozweseliłoby bardziej od tych dziewcząt ponurej izby w Grace Inn. Dziewczęta ładne i świeże, herbata przy kominku, przez gosposie przyrządzane grzanki, piosenki, kołysanki wśród zakurzonych aktów, rachunków, skarg, pożółkłej bibuły. Wszystko to robiło wrażenie, jakby grono dobrych wróżek zbiegło się do adwokackiej kancelarii w mrocznym wnętrzu Grace Inn, przynosząc z sobą czarodziejskie dary. Doszedłem do przekonania, że Treadles się jednak wybije, pomimo lekceważenia poważnego sługusa z restauracji. Przysunąwszy krzesło do jednego z kominków w kawiarni, patrząc na gasnące i zapalające się wśród popiołów, z miejsca na miejsce przebiegające iskierki. Z rozmyślania nad losem i obecnym szczęściem Treadlesa popadłem w marzenia. Liczyłem zmiany zaszłe w mym życiu, poniesione straty. Od wyjazdu z Anglii przez całe trzy lata nie siadywałem przy kominku, chociaż wiele rozpalonych tu i ówdzie przeróżnych widywałem ognisk. Tu, gasnące te iskry, opowiadały mi historie pogasłych moich nadziei. Mogłem już spoglądać w przeszłość i ze smutkiem, wprawdzie, lecz już bez goryczy, śmiało patrzeć w przyszłość. Rodzinnego nie miałem domu i o rozpaleniu domowego ogniska marzyć nie mogłem. Te, która mnie może inaczej pokochać, zdołała. Z dawien dawna siostrzanego wyuczyłem do siebie przywiązania. Lada dzień mogła wyjść za mąż, ktoś inny nabierze praw do jej życia i serca. I nie dowie się ona nawet nigdy, czym była dla mnie. Słusznie. Słuszna to kara za mą lekkomyślność. Zbierałem wprawdzie gorzkie owoce, lecz z własnego posiewu. Myślałem o tym, przygotowany zająć u jej ogniska to poślednie, ciche miejsce, które jej u swego niegdyś wyznaczyłem. Machinalnie wzrok podnosząc, Ujrzałem przed sobą znaną mi, gdzieś widywaną, z najwcześniejszymi mymi wspomnieniami związaną postać, doktora Chilipa, który się zjawił w pierwszym rozdziale niniejszej opowieści i mego życia. Siedział w kąciku, zagłębiony w czytaniu gazety. Wiele lat upłynęło od ostatniego naszego spotkania. Sędziwym cieszyć się musiał wiekiem, lecz drobny, szczupły, spokojny. Wyglądał tak, jak wyglądać musiał w chwili, gdy siedząc naprzeciw mej ciotki w bawialnym pokoiku w Blunderstone wyczekiwał mego przyjścia na świat. Siedział spokojnie czytając gazetę z przechyloną na ramię głową ze szklanką gorącego ponczu pod ręką. Jak zwykle uprzejmy, ugrzeczniony, zdawał się przepraszać arkusz papieru, z którego sobie czytać pozwalał. Zbliżyłem się do niego. Jak się pan ma, panie Chilip? Rzekłem. Zdziwił się, spojrzał na mnie jak na nieznajomego. Dziękuję panu, odrzekł. Mam nadzieję, że i panu zdrowie służy. Pan mnie nie poznaje. Uśmiechnął się uprzejmie, przymrużył oko, przechylił głowę, przypatrując mi się bacznie. A tak istotnie, mówił. Znane mi są pańskie rysy, tylko nazwiska przypomnieć sobie tak od razu nie mogę. A jednak znanym było panu pierwej niż mnie samemu. Doprawdy? Miał żebym honor być obecnym, tak, właśnie. Ależ się pan od tego czasu musiał zmienić, zauważył dobrodusznie. Zapewne zmieniłem się nieco, odrzekłem. Niech pan daruje, rzekł po chwili bacznego wpatrywania się we mnie: Mimo to zmuszony jestem spytać, jak godność pańska. Słysząc moje nazwisko. Zdziwił się i ucieszył. Zamieniliśmy uścisk dłoni, co było z jego strony pewnym wysiłkiem. Zwykle bowiem podawał tylko końce palców. Dziwne, mówił, mierząc mnie od stóp do głowy wzrokiem. Byćże to może. Pan Copperfield, znane mi są pańskie rysy. Podobny pan jesteś, bardzo podobny do nieboszczyka, swego ojca. Nie miałem szczęścia go widzieć. Nawet w kolebce będąc, rzekłem. A, prawda, odrzekł ze współczuciem w głosie. Prawda, smutne okoliczności, nader smutne. Nie sądź pan przeto, panie Copperfield, dodał prostując się, że imię pańskie, że sława nie doszła do zamieszkałego przeze mnie zakątka. Ba, dodał, dotykając wskazującym palcem czoła, wrze tam, gotuje się, co? prawda? Czy nie odczuwasz pan przy tym znużenia? Jakież pan obecnie zamieszkuje okolice? spytałem siadając przy nim. Mieszkam o parę mil od Byry St. Edmunds, rzekł. Żona moja odziedziczyła po ojcu małą własność ziemską i udało mi się wyrobić sobie w okolicy wcale zadowalającą praktykę. Córka moja dorasta. Czy pan uwierzy? ciągnął kiwając głową. Niedalej jak w zeszłym tygodniu matka musiała aż dwie zakładki opuścić w jej sukience. Tak, tak, czas płynie. Płynie. Mówiąc to, dopił szklankę wina. Zaproponowałem mu zatem drugą. Nie pijam zwykle więcej, mówił, lecz dzisiaj i w tak miłym towarzystwie. Ha, zdaje mi się, że niedalej jak wczoraj leczyłem pana na odrę, pamiętasz pan? Urósł pan od tego czasu. Ukłoniłem się, dziękując za to uznanie i kazałem podać butelkę wina. Nie pijam zwykle tyle, upewniał Chilip, lecz przy takim spotkaniu, w takiej kompanii. Pan żonaty? Potrząsnąłem głową. A, prawda, prawda. Słyszałem o pańskiej stracie. Słyszałem od siostry pańskiego ojczyma. Co za charakter, jaka energia. Tak, odrzekłem krótko. Niepospolita. Gdzież ją pan widuje? Więc niewiadomym było dotąd panu, że ojczym pański został znów mym sąsiadem? Nie wiedziałem o tym. Tak właśnie, ciągnął z łagodnym uśmiechem mały człowieczek. Tak właśnie, ożenił się z młodą i posażną dziedziczką w naszej okolicy. Biedaczka. I ta ciągła praca umysłowa, dodał wpatrując się we mnie z uwielbieniem, nie męczy pana? Pytanie zbyłem kiwnięciem głowy, wracając do uprzedniego przedmiotu rozmowy. Wiedziałem o tym, rzekłem, że pan Marston ożenił się powtórnie. Pan jest u nich domowym lekarzem? Niezupełnie, wzywają mnie czasem. Stałość jest szczególnie rozwiniętą cechą charakteru pana Marston i jego siostry. Widać dostrzegł cień aprobaty w mym spojrzeniu, gdyż ośmielony nim oraz popijanym winem, Pokiwał głową i z cicha zawołał – ho, ho, pamiętam dobrze stare czasy. Zatem i brat, i siostra – spytałem – niewiele się zmienili. – Lekarz – mówił pan Chilip – z zawodu swego głuchy być musi ślepy na wszystko, co nie wchodzi w zakres medycyny, lecz w danym wypadku przyznać muszę, że oboje są nader surowi odnośnie doczesnego i przyszłego życia – w przyszłym życiu znajdą zapewne, co im się należy, odparłem. Lecz czymże się obecnie w doczesnym życiu odznaczają? Pan Chilip wstrząsnął głową i popił wina. Śliczna to była kobietka, zauważył ze współczuciem. Obecna pani Marston? Spytałem. Śliczna, mówię panu, dobra, łagodna, uprzejma. Żona moja utrzymuje, że ją złamano. W czarną popadła melancholię. Ho, ho, nie ma bystrzejszych obserwatorek niż kobiety. Znam to, odrzekłem. Chcieli ją do własnej nagiąć miary. Nieszczęsna. Tak, panie. Zrazu opierała się. Wybuchały gwałtowne sprzeczki, sceny. Teraz cień kobiety. Odkąd, bratu, powiem to panu w zaufaniu... Siostra przybyła w pomoc, zgieli ją, ogłupili do ostateczności. Łatwo mi było w to uwierzyć. Przyznam się nawet panu, ciągnął popijając wino, lecz niech to między nami zostanie, że matkę jej wpędzili do grobu, a ją biedaczkę zgieli i do idiotyzmu doprowadzili. Przed wyjściem za mąż była żywa, wesoła, lecz pod ich ponurym despotyzmem. Musiała się załamać na duchu i ciele. Teraz są dla niej raczej oprawcami niż mężem i szwagierką. Tak przynajmniej utrzymuje moja żona. A kobiety posiadają dar szczególnej spostrzegawczości. Czy się bawią jeszcze. Nie śmiem w zastosowaniu do nich tak wielkiego użyć słowa. Czy się bawią jeszcze w religijność i pobożność? spytałem. Uprzedzasz mnie pan. Właśnie chciałem powtórzyć najtrafniejszą, jaką kiedy bądź słyszałem uwagę, która wyszła z ust mojej żony. Otóż utrzymuje ona, że pan Marston stawia siebie za niezrównany, boski wzór do naśladowania. Uderzyła mnie trafność tego spostrzeżenia żony. O, nie ma bystrzejszych nad kobiety obserwatorek. Pełne są intuicji. Uszczęśliwasz mnie, pan, zgadzając się ze mną w tej mierze. Zawołał rozpromieniony winem i zaufaniem. Rzadko, bardzo rzadko wyrażam me zdanie poza obrębem mego zawodu, lecz żona moja utrzymuje, słuchając ustawicznych kazań i publicznych przemówień pana Marston, że jest on tak nieubłaganym fanatykiem jak okrutnym w domu tyranem. Przyznaję najzupełniejszą słuszność żonie pańskiej. Żona moja Ciągnął uszczęśliwiony człowieczek. Utrzymuje właśnie, że tacy apostołowie szkodzą dobrej sprawie. Ja sam zresztą przyznam się panu, ciągnął mrużąc oczy i przechylając głowę na ramię, nie znalazłem nigdzie w Piśmie Świętym poparcia dla zasad pana i panny Marston. Ani ja, rzekłem. To też, ciągnął pan Chilip, nie cieszą się oni ogólną sympatią. Że zaś każdego, kto im nie wturuje, skazują na wieczne zatracenie Potępieńców nie brak w naszej okolicy Żona moja utrzymuje właśnie, że czym kto wojuje, od tego ginie Wszyscy się od nich odwrócili Zostali sami ze swą rzucią i nieubłaganą srogością A teraz wróćmy do uprzedniej rozmowy Jakże tam z tą umysłową pracą Nuży pana kochane panie Koperyfildzie musisz ciągłej potrzebować podniety sam już był jednak tak dalece podniecony że z łatwością sprowadziłem go na inny przedmiot rozmowy na własne jego interesy i sprawy niestrudzony udzielał mi przez pół godziny informacji dając do zrozumienia że jego niniejsza obecność w londynie pozostaje w związku z pewnym wypadkiem pomieszania zmysłów jednego z pacjentów wskutek nadużycia gorących napojów Upewniam pana panie Copperfieldzie, mówił że w podobnych razach bywam do głębi wzruszony tracę przytomność Pamiętam jak dziś ile upłynęło czasu zanim po pańskim właśnie przyjściu na świat zdołałem ochłonąć z wrażenia wywartego obcesowym postępowaniem tej starej damy Powiedziałem mu że jadę do tej obcesowej damy, ciotki mej, w gruncie rzeczy najlepszej pod słońcem kobiety. Zapewnienia moje w tym względzie nie uspokoiły go wszelako i nie przekonały. Wyglądał na wystraszonego samą myślą powtórnego spotkania z obcesową damą i powtarzał z uśmiechem: Doprawdy? Kto by to przypuszczał? Jednocześnie kazał zapalić świece w łóżku, szukając schronienia przed wywołaną zmorą. Nie wiem, czy go rozgrzało wino, lecz skłonny jestem przypuszczać, że miękkie jego serce biło prędzej. Tak prędko zapewne, jak onego pamiętnego wieczoru, w którym ciotka moja uderzyła go kapeluszem. Zmęczony poszedłem też spać o północy. Nazajutrz wyjechałem do Dover i zastałem ciotkę przy herbacie. Nosiła teraz okulary, niezmieniona zresztą wcale. Ciotka? Pan Dick? Stara moja kochana Pegoti, obecnie bawiąca u ciotki w charakterze gospodyni, z otwartymi, przyjęli mnie ramionami, za łzami radości w oczach. Zabawiła ciotkę opowieść o mym spotkaniu z doktorem Chilipem i wspomnienie, które o niej przechował. I ciotka, i Pegoti dużo miały do mówienia o mym ojczymie i tej jego zbójeckiej siostrze. Sądzę, że żadne względy nie skłoniłyby ciotki do nazwania panny Marston inaczej lub do wymówienia jej nienawistnego imienia. Rozdział. 60. Agnieszka Pozostawszy sam na sam z ciotką, do późnej nocy rozmawialiśmy o listach nadeszłych z Australii od naszych emigrantów. O tym, że pan Mikołber zwracał drobne kwoty z owych słynnych pieniężnych zobowiązań, które go tak bardzo zajmowały. O tym, jak Janet, przyjąwszy znów służbę u ciotki po powrocie jej do Dover, nie wytrzymała i wyszła za mąż, za szynkarza. Przy czym ciotka, jako znana przeciwniczka stanu małżeńskiego, obdarzyła ją wyprawą i małym posagiem. Słowem, o rzeczach wiadomych mi już, z otrzymywanych z domu listów. Jak zwykle też była mowa o panu Diku, ciotka opowiadała z jakim zapałem przepisywał wszystko, co się przepisywać dało, tą pozorną pracowitością, trzymając na wodzy króla Karola I. Ciotka była uszczęśliwiona, widząc, że jest spokojny i zadowolony, tylko ona bowiem wiedziała, ile wart jest ten człowiek. A kiedyż, sztrot? Spytała wreszcie, głaszcząc po dawnemu moją rękę, którą trzymała siedząc przed kominkiem. Kiedyż pojedziesz do Canterbury? Jutro rano postaram się o konie, rzekłem. Chyba, że ciotka życzy sobie towarzyszyć mi, to w takim razie, bynajmniej. Przerwała mi ze zwykłą sobie stanowczością. Nie myślę wcale ruszać się z domu. W takim razie jadę jutro rano, odrzekłem. Już bym tam był, gdyby mi nie było pilno kogoś innego powitać. Odpowiedź ta zadowoliła ciotkę. Trot, trot, mówiła uśmiechając się i gładząc moją rękę. Ba, stare moje kości dotrwałyby i do jutra. Patrzałem zadumany w ogień. Zadumany, gdyż powrót ten, zbliżenie się do Agnieszki, budziły stare żale. Czas je złagodził, ale nie zatarł zupełnie. Zdawało mi się, że słyszę jeszcze ciotkę moją powtarzającą. Och, trot, dziecko, ślepe, biedne, dziecko. Teraz rozumiałem znaczenie niedocenionych wówczas słów. Chwilę długą milczeliśmy oboje. Podnosząc wzrok, spotkałem się z badawczym spojrzeniem ciotki. Śledziła zapewne bieg moich myśli. Zastaniesz, mówiła zwolna, przerywając długie milczenie. Zastaniesz ojca jej, złamanego wiekiem. Białowłosego starca odrodzonego jednak pod wieloma względami. Nie mierzy on już jak dawniej ludzkich smutków, radości, potrzeb jedną wyłącznie miarą. Wierz mi, dziecko, niemało szarpać się z sobą i życiem potrzeba, zanim się ta ciasna nasza rozszerzy, miara. Wiem to, ciotko. Ją zastaniesz piękną, dobrą, rozumną, poświęcającą się jak zawsze. Gdybym znała silniejsze słowa pochwały, użyłabym ich w zastosowaniu do niej. Większa nie mogła już istnieć pochwała, lecz ileż w słowach powyższych było nagany dla mnie. Zbłąkany zeszedłem z drogi do szczęścia. Jeśli dziewczęta, które wychowuje, mówiła ciotka ze łzami w oczach, choć w części podobne będą do swej nauczycielki, życie jej nie przeminie marnie. Jest użyteczna, a zatem szczęśliwa. Pamiętasz, Trot, własne to jej słowa. Jakże mogłaby ona nie być użyteczną i szczęśliwą? Czy Agnieszka? Począłem nie pytając, lecz raczej myśląc głośno. Co? Co mówisz? przerwała mi ostro ciotka. Kocha kogoś? skończyłem. Wstydź się! zawołała oburzona panna Betsy. Wstydź się! Sto razy przecie od czasu, jakaś odjechał, mogła, jeśli by chciała, wyjść za mąż. Nie wątpię o tym, odrzekłem. Pytam, czy się nie znalazł ktoś godny jej ręki i serca, gdyż inaczej, wiem o tym, Agnieszka nie oddałaby ni ręki, ni serca. Ciotka moja nic mi nie odpowiadała. Siedziała z brodą opartą o rękę i dopiero po chwili podniosła oczy. Posądzam ją, rzekła, że kryje. Przywiązanie w sercu. Odwzajemnione? spytałem. Tego ci nie mogę powiedzieć, trot. Odrzekła z powagą. Może i tak powiedziałam za wiele. Agnieszka nie zwierzała mi się nigdy, to są moje własne domysły. Patrzała na mnie bacznie. Zdawało mi się nawet, że wargi jej tajemnym jakimś drgają wzruszeniem, i czułem, że odgadnąć musiała, co się w mej duszy dzieje wezwałem w pomoc wszystkie moje postanowienia. Jeśli tak, rzekłem, a mam nadzieję, że. Ale ja wcale nie twierdzę. Znów ostro przerwała mi ciotka. Ja się tylko domyślam. A z domysłów moich żadnych ostatecznych nie powinieneś wysnuwać wniosków. Domysły mylne być mogą i mówić o nich nie mam prawa. Sama mi to Agnieszka powie, odrzekłem. Siostrą mi była zawsze, posiadała całe me zaufanie. I zaufaniem wypłaci mi się zapewne. Ciotka odwróciła powoli wzrok ode mnie i zakryła ręką oczy. Po chwili drugą rękę położyła mi na ramieniu i tak siedzieliśmy, długo milcząc zapatrzeni w przeszłość. Rozstaliśmy się późno w noc, nie zamieniwszy słowa więcej. Nazajutrz rano jechałem konno drogą, którą przebywałem tak często za dni szkolnych. Nie. Nie czułem się szczęśliwy z odniesionego nad sobą zwycięstwa nawet bliska urzeczywistnienia nadzieja ujrzenia Agnieszki nie zdołała rozproszyć mego smutku Szybko mijałem znane mi pola i ogrody aż znalazłem się w murach miasta którego kamień każdy był literą w abecadle dni mych dziecięcych Zbliżyłem się do starego domostwa serce miałem jednak zbyt wzburzone i cofnąłem się od drzwi Przeszedłem pod oknem zdebki, w której przesiadywał niegdyś Uriah Heep, a potem pan Micawber. Obecnie kancelaria zmieniona została na poczekalnię czy bawialny pokój. Poza tym stare, spokojne, lśniące od czystości domostwo żadnej nie uległo zmianie. Służącą, która mi otworzyła, prosiłem powiedzieć pannie Wickfield, że pragnie ją widzieć dżentelmen mający do niej zlecenia, odbawiącego za granicą przyjaciela. Wprowadzono mnie po starych, znanych mi schodach do starego, znanego mi salonu. Na półkach leżały jak dawniej książki Agnieszki. Biurko, przy którym wieczorami opracowywałem lekcje, również stało na dawnym miejscu. Tylko po zmianach zaprowadzonych w domu zarządów hipów nie było ani śladu. Wszystko, wszystko było jak dawniej. Za lepszych czasów. Stanąłem w oknie. Przypatrując się ulicy i przeciwległym domom, i wspominając, że tak samo właśnie przypatrywałem się im w owe pierwsze, spędzone tu deszczowe popołudnie, snując domysły o sąsiadach, goniąc wzrokiem przechodniów, kobiety stąpające po zmokłych od deszczu kamieniach, strumień, co spływał z okapu. Żywo stanęli mi w pamięci wędrowcy w mroczne, dżdżyste popołudnia. Zjawiający się na rogu ulicy z węzełkami u końca zarzuconych na ramię sęka tych kijów, czułem woń rozmokłej ziemi, pożółkłych liści, znużenie długiej podróży, nieokreśloną jakąś tęsknotę. Skrzypnięcie bocznych drzwi wyrwało mnie z zadumy. Odwróciłem się. Piękne oczy Agnieszki spotkały się z mymi. Stanęła i podniósłszy rękę do serca. Zachwiała się. Pochwyciłem ją w objęcia. Agnieszko, droga kochana Agnieszko, przestraszyło cię to nagłe moje zjawienie się? Nie, nie, cieszę się, że cię widzę, Trotwood. A ja, Agnieszko, jakże się cieszę? Przycisnąłem ją do piersi. Milczeliśmy długą chwilę. Usiedliśmy obok siebie, anielskie oblicze zwrócone było ku mnie. Czytałem na nim to powitanie, o którym we dnie i w nocy od lat wielu marzyłem. Tak szczera była, serdeczna, dobra, piękna. Tyle jej zawdzięczałem. Tak droga mi była, że słów nie znajdywałem do wypowiedzenia tego, co czułem. Próbowałem powtórzyć jej podziękowania, błogosławieństwa, którymi przepełnione bywały listy moje. Próżno, słowa konały mi na ustach. Miłość i radość moja była niema. Spokój jej pogodny, jak zawsze, taki tym razem oddziałał na mnie. Zwróciła wspomnienia moje do chwili naszego rozstania. Mówiła o Emilce, którą niejednokrotnie przed odpłynięciem jej do Ameryki odwiedzała po kryjomu. Mówiła o mogile Dory. Z właściwym, szlachetnym sercom taktem poruszyła te struny mych wspomnień nie targając, lecz kojąc, zdawało mi się, że słucham cichej jakiejś muzyki, i mogłoż być inaczej. Byłem wszak pod skrzydłem anioła stróża mego życia. A ty, Agnieszko, spytałem ją wreszcie, mów mi o sobie. Od tak dawna nic mi o sobie nie mówiłaś. Cóż mówić miałam? Uśmiechnęła się pogodnie. Ojciec zdrów, Życie nam płynie cicho i spokojnie w tym starym przewróconym nam domu. Pierzchły zgryzoty i niepokoje. Wiedziałeś o tym, i cóż ci więcej mówić miałam o to wszystko. Wszystko? Spytałem. Spojrzała na mnie. Rumieniec oblał jej białe czoło. I nic mi już więcej, siostrzyczko, nie masz do powiedzenia? Zbladła. Zarumieniła się powtórnie znów zbladła. uśmiechnęła się mętnie i potrząsnęła głową. Zamierzałem wywołać zwierzenie na temat tego, co było domysłem mej ciotki. Przemogłem własne uczucia, zapanowałem nad sercem. Obowiązkiem moim było pozyskać jej zaufanie, służyć wedle możności, lecz zauważywszy to jej zmieszanie. nie chciałem nalegać. Pracujesz droga Agnieszko? Tak. W szkole odpowiedziała uspokojona. Ciężka to praca. Wdzięczna odrzekła. Trudem nie mogę jej nazwać. Wszystko, co dobre, łatwe ci się zdaje, wiem to. Znów się zarumieniła. Spuściła głowę. Zdawało mi się, że po ustach jej przebiegł uprzedni smutny uśmiech. Zaraz ojciec nadejdzie, mówiła. Wszak spędzisz dzień z nami. Przenocujesz może w dawnym swym pokoiku? Wiesz, zawsze się nazywa twoim. Nocować nie mogłem. Obiecałem ciotce wrócić, lecz zamierzałem z nią spędzić dzień cały. Muszę cię jednak na chwil kilka opuścić, mówiła. Wołają mnie moje zajęcia, lecz oto są stare nasze nuty i książki. Pamiętasz, jak dawniej? Te same nawet co dawniej widzę kwiaty, odrzekłem, rozglądając się po pokoju. Chciałam wszystko utrzymać tak, jak bywało za dawnych, dziecinnych naszych lat, mówiła z uśmiechem. Tak szczęśliwi byliśmy wówczas. Niebu to tylko wiadomo, westchnąłem. Każdy szczegół przypominający mego brata, mówiła patrząc mi prosto w oczy, miły mi był. Nawet te klucze dźwięczały na nutę starych wspomnień. Zadzwoniła kluczami i uśmiechnęła się, odchodząc. Tak. Pozostawało mi tylko przechować jak świętość siostrzane te uczucia. Skarbem mi być powinny. Raz zachwianą ufność łacno mógłbym utracić. Rozumiałem to. I sama miłość do Agnieszki nakazywała mi skrywać, zwalczać porywy serca. Wyszedłem na miasto. Na progu jadki stał rzeźnik, dawny mój wróg. Poszedłem obejrzeć plac walki. Mignęły mi w pamięci lekkie cienie panny Shepard i starszej panny Larkins i wielu tym podobnych. Z przeszłości jedno mi pozostało całe, żywe. Agnieszka. Ta mi przyświecała z wysoka, jak niedościgła gwiazda. Wróciwszy, zastałem pana Wickfielda. Powrócił ze swego ogrodu za miastem, którym zajmował się teraz z zapałem. Zastałem go takim właśnie, jak mnie ciotka uprzedziła. Zasiedliśmy do stołu w towarzystwie półtuzina dziewczątek. Prawnik zdawał się cieniem pięknego mężczyzny przedstawionego na wiszącym w sali jadalnej portrecie. Uległem znów kojącemu nastrojowi tego domu. Przy deserze pan Wickfield nie pił jak dawniej wina. Ja też pić nie chciałem i niebawem przeszliśmy do salonu, gdzie Agnieszka ze swymi uczennicami zajmowała się muzyką i ręcznymi robótkami. Po herbacie dziewczynki odeszły. Pozostaliśmy we troje, jak dawniej. Mówiliśmy też o dniach minionych. Mój udział we wspomnieniach, mówił pan Wickfield potrząsając siwą głową, składa się z żalu, głębokiego żalu. Wiesz to dobrze, troc, nie mam się zresztą z czym skrywać. Cała jego postać świadczyła o szczerości tych słów. Nie zmarzę przeszłości, mówił. I zmazać, gdybym nawet mógł nie chcę, gdyż ani na chwilę nie chcę zapomnieć tego przywiązania, poświęcenia, jakich dowody dała mi Agnieszka. Rozumiem pana, odrzekłem cicho, zawsze ją też uwielbiałem. Lecz i ty sam, kochany Trotwood, nie wiesz, czym jest i była, ile przeżyć. Ile przewalczyć, przeboleć musiała. Kochane dziecko. Agnieszka powstrzymała go, kładąc mu rękę na ramieniu. Blada była, bardzo blada. Teraz zauważyłem, że istotnie, jak się domyślała, ciotka miała na sercu niewypowiedziany jakiś ciężar. Nigdy ci, Trotwood, nie mówiłem o jej matce, spytał pan Wickfield. Nie, panie, nigdy. Niewiele się da powiedzieć, chociaż wiele się przecierpiało. Wyszła za mnie wbrew woli ojca, który się jej wyrzekł. Błagała o przebaczenie przed urodzeniem Agnieszki. Twardy to był człowiek. Matka umarła od dawna. Odepchnął korzącą się córkę. Zranił ją śmiertelnie. Agnieszka, stojąc za ojcem, otoczyła ramionami jego szyję. Poczciwe, tkliwe miała serce ciągnął pan Wickfield i to ją zabiło. Nikt lepiej ode mnie jej nie znał. Kochała mnie, lecz nie była szczęśliwa. Kryjąc się przede mną, cierpiała i płakała, że słabą była i do zdrowia wrócić nie mogła. Srogość ojca dubiła ją. Pozostawiła mnie samego za gnieżką, dwutygodniowym zaledwie niemowlęciem i z tymi siwymi włosami, które musiałeś zauważyć widząc mnie po raz pierwszy. Ucałował, pochylającą się nad nim córkę. Pokochałem moją sierotkę, mówił, samolubną, niedobrą miłością, lecz miałem duszę chorą, nic nad to powiedzieć nie mogę. Nie o sobie zresztą, lecz o niej i o jej przedwcześnie zmarłej matce mówić chciałem. O sobie mówić, znasz mnie przecie. Wiesz, czym byłem. Czym jest Agnieszka zbytecznie powiadać? W usposobieniu jej dostrzegam rysy podobieństwa do matki. Tyle zmian zaszło i oto znów we troje jesteśmy tu razem. Pochylił głowę, a na anielskim obliczu Agnieszki malował się taki smutek, że samo to nadałoby już znaczenie owemu ze miar pamiętnemu dla mnie wieczorowi. Agnieszka podeszła do fortepianu i zaczęła grać ulubione przez ojca melodie. Stanąłem za jej krzesłem. – Czy zamierzasz znów kraj opuścić? – pytała. – A jakież byłoby, siostrzyczko, Twe zdanie w tej mierze? – Miałam nadzieję, że zostaniesz. – Zostaję zatem, Agnieszko. – Tak – mówiła, ponieważ pytasz mnie, sądzę, że istotnie powinieneś zostać. Sława i powodzenie, które zdobyłeś, rozszerzają tu zakres twojej działalności. Jeśli ja… Dodała, podnosząc na mnie wzrok anielski. Mogę oszczędzić mego brata. To czas okaże się bardziej wymagającym. Wszystko tobie zawdzięczam, Agnieszko. Mnie? Tobie, droga, dobra moja przyjaciółko, mówiłem, pochylając się nad nią. Tobie samej. Dziś rano chciałem ci powiedzieć coś, o czym ciągle od śmierci Dory myślę. Czy pamiętasz, jakieś mi wówczas wskazała niebo? O, trot, odrzekła ze łzami w oczach. Tak młody byłeś, kochający. Ufny, trot, czyż mogę zapomnieć? Odtąd ciągnąłem. Często w myśli mojej zjawiałaś się jak w owej chwili z podniesioną w górę ręką. Wyżej, zawsze wyżej. Tyś mnie wiodła wyżej. Potrząsnęła głową, uśmiechała się z łez. Ileż ci winienem wdzięczności. Nie, nie zdołam ci jej nigdy wyrazić. Chciałbym, abyś głębiej zmierzyć mogła, lecz wyrazić nie potrafię. I to powiem chyba, że pragnę, byś mnie przez całe przewodniczyła życie. Jakie bądź zajdą zmiany, jakie bądź, wiązać cię będą węzły, zwracać się będę ku tobie z tąż samą co dawniej ufnością, z tym samym przywiązaniem. Będziesz mi zawsze światłem i oparciem, i do ostatniego tchnienia widzieć cię będę przed sobą, jako ukochaną siostrę, wołającą mnie wyżej. Wyżej. Ujęła moją dłoń, upewniając, że dumna jest ze mnie, dumna z mojej przyjaźni, lecz że ją stokroć przeceniam. Po czym grała, już nie podnosząc oczu: Wszystko, com dziś od twego ojca słyszał, Mówiłem, siadając obok niej, wydaje mi się czymś znanym. Domyślałem się, czym jesteś od pierwszej chwili, gdym cię tu małą jeszcze poznał, dziewczynką. Wiedziałeś, że jestem sierotą i to cię wzruszało. Nie to tylko. Wówczas już dostrzegłem coś dziwnie słodkiego i rozważnego w tobie i w całym twym otoczeniu. Coś, co gdzie indziej przecież gnęłoby się w smutek, tu zaś było. Słodyczą samą. Grała nic nie mówiąc. Czy ci się bardzo zabawnym wydaje z tymi starymi wspomnieniami i zwierzeniami? O nie, nie. I czy się nie bardzo zdziwisz, gdy powiem, że mi się wówczas już zdawało, że wszelkie raz powzięte przywiązania wbrew wszystkiemu do grobowej przechowasz deski? Czy się myliłem, Agnieszko? Nie, o nie, na chwilę twarz jej posmutniała. Tknęło to mnie. Po chwili jednak grała i patrzyła na mnie, jak zawsze spokojnie, pogodnie. Wracając do domu w wieczną noc, myślałem o tym i coś mi mówiło, że Agnieszka, bądź co bądź, nie jest szczęśliwa. I ja szczęśliwy nie byłem, chociaż pieczęć zapomnienia chciałem położyć na przeszłości. I wznosząc oczy w niebo we wskazanym przez nią kierunku, myślałem o nadziemskiej miłości i o chwili, w której wyznam jej tam wysoko walkę, jaką tu na ziemi z własnem stoczyć musiałem sercem. Rozdział sześćdziesiąty pierwszy. Dwaj pokutnicy Na czas potrzebny mi do wykończenia prowadzonej wówczas pracy, to jest na kilka miesięcy, zamieszkałem przy ciotce w Dower pisując przy oknie i spoglądając na wschodzący ponad morzem księżyc, myślałem o latach ubiegłych, o chwili, kiedym po raz pierwszy pod starym tym dachem znalazł przytułek. Wierny postanowieniu mówienia tyle tylko o pisarskim mym rzemiośle, o ile tok opowiadanych wypadków niezbicie nakazywać to może. Nie zastanawiam się nad literackimi mymi dążnościami, nadzieją, lękiem powodzeniem i to powiem tylko żem raz obranemu zawodowi całym oddał się sercem I jeśli utwory moje posiadają jaką wartość to chyba szczerości przekonań bez tej czymże byłby trud cały od czasu do czasu odwiedzałem londyn szukając zapomnienia w jego gwarze lub radziłem się Tredlsa w kwestiach prawnych prowadził on podczas mej nieobecności moje interesy i na świetnej postawił je stopie. że zaś wzrastająca sława przynosiła ze sobą ogromną ilość listów od osób często mi nieznajomych, w kwestiach najczęściej błahych, na które niełatwo było odpowiadać. Kazałem skrzynkę dla dogodności listonosza przybić u drzwi kancelarii Tredelsa, i tu od czasu do czasu niby najęty sekretarz stanu, ogromną załatwiałem korespondencję. Niekiedy zdarzały się jej listy treści prawnej. Przypominano sobie dawny mój zawód. Odmawiałem, nie chcąc nieudolnym zastosowywaniem i bez tego nieudolne psuć prawodawstwo. Gdy skrzynkę do listów opatrzoną moim nazwiskiem przybijano u drzwi kancelarii Tredlsa, dziewczęta odjechały już, a wyrostek całe dni trawił, przewieszony przez okno, przypatrując się pracom Zofii w mikroskopijnym ogródku. Pogodna i gospodarna jak zawsze, przy pracy nuciła stare piosenki. Dziwiło mnie to tylko, że miał często zastawał z piórem w ręku i w takich razach spiesznie chowała książkę, w którą coś wpisywała. Wkrótce wyjaśniła się tajemnica. Pewnego dnia Traddles wyjął z szuflady biurka arkusz papieru, pytając: Co sądzę o tym piśmie? Och, nie pokazuj. Zawołała Zofia, grzejąc mu właśnie pantofle przy kominku. Czemu nie, kochanie? Mówił rozpromieniony Traddles. Czemu nie? Co powiesz, Copperfieldzie, o tym piśmie? Pyszne zawołałem. Czytelne? Równe? Tak pewnej ręki nie zdarzyło mi się spotkać. Kobieca ręka, co? pytał Traddles. Kobieca? Żartujesz chyba. Traddles roześmiał się uszczęśliwiony. Było to pismo Zofii, która się wprawiała w celu zastąpienia mu dependenta i doszła do zadziwiających rezultatów. Rumieniła się, oskarżając męża o stronniczość. On zaś upewniał, że musiałby jej oddać sprawiedliwość, jeśliby nawet nie była jego żoną. Śliczną, miłą masz żonę, mówiłem Treadlesowi, gdy odeszła. Bez zarzutu, ostatnie słowo doskonałości, twierdził. Co za porządek, praktyczność, oszczędność, pracowitość, taka przy tym zawsze wesoła. Słusznie się nią szczycisz, mówiłem. Bardzo szczęśliwy chłop z ciebie. Uszczęśliwiacie się wzajemnie. Doprawdy najszczęśliwszą chyba pod słońcem jesteście parą ludzi. Niewątpliwie najszczęśliwszą, mówił. Tak przynajmniej sądzę. Mogęż sądzić inaczej, gdy widzę ją, jak wstaje z brzaskiem, niezważając na stan pogody. Przed dniem udaje się na rynek po zakupy gospodarskie, sama gotuje, a zawsze czysta, świeża, elegancka, wesoła. Co dzień do późnej nocy dotrzymuje mi towarzystwa, zachęca, rozwesela. Tak istotnie, Koperfildzie, najszczęśliwszym jestem pod słońcem człowiekiem. Rozweselały go nawet wygrzane dopiero co przez żonę pantofle, które nałożył. Tyle przy tym miewamy przyjemności, rozrywek, niekosztownych wprawdzie, lecz nieopłaconych. Dobrze tu nam, przytulnie wieczorem przy drzwiach zamkniętych i spuszczonych ręką mojej z ochny storach. W pogodne wieczory wychodzimy na przechadzkę, oglądamy wystawy. Pokazuje Zofii w jubilerskich wystawach złote, o brylantowych oczach węże, wijące się po białym atłasie i rozmyślamy, które z nich kupiłbym jej, jeśli bym mógł. Lub też Zofia pokazuje mi złote zegarki, które by dla mnie kupiła, gdyby miała za co. Zawsze wybiera najlepsze, najpiękniejsze, kochana moja Zofia. Rozmyślamy, jakie byśmy sobie wybrali sztuczce, serwisy, porcelanę. Czasem idąc ulicą mówimy sobie, ten oto dom przydałby się nam, gdybym na przykład został kiedy sędzią. Byłyby to okna naszego pokoju, a te tam znów pokoje służyłyby siostrom. Czasem znów kupujemy sobie bilety na galerię do teatru i tanim kosztem bawimy się wybornie. Zofia święcie wierzy we wszystko, co się tam rozgrywa. A ja także potroszę. Wracając do domu kupujemy sobie nieco ciastek, lub wędzonkę i po powrocie spożywamy wieczerze, gwarząc o tym, cośmy widzieli i słyszeli. Powiedz, że Copperfieldzie, mógłbym być szczęśliwszy, gdybym nawet był samym lordem, kanclerzem. Byłbyś taki zawsze i wszędzie, poczciwy mój przyjacielu, pomyślałem. A głośno rzekłem, czy rysujesz jeszcze kiedy szkielety i trupie główki? Pamiętasz? Przyznam ci się, odrzekł rumieniąc się po uszy. Że mi się to jeszcze czasem zdarza. Nawet czasem w sądzie, tak gdy siedzę w ostatnich ławkach i gdy mi ołówek wpadnie w rękę, boję się, czy nie dalej jak onegdaj nie ozdobiłem szkieletem pulpitu po prawej stronie. Wiesz? Śmieliśmy się z całego serca. Tradles zamyślił się, patrząc na ogień, i westchnął. Pamiętasz starego Creakle? Tego łotra! Oburzyłem się. Otrzymałem właśnie list. Od starego? Nie może być, wykrzyknął Treadles, a jednak od niego samego, mówiłem, przerzucając papiery. Pomiędzy tymi, których jak magnes pociąga gwiazda mego powodzenia, znajduje się i Creakle. Upewnia mnie właśnie o czułych uczuciach, które przechował dla swego byłego ucznia. Uspokój się, nie jest już nauczycielem. Emeryt został miejskim urzędnikiem w Middlesex. Wiadomość ta nie zdziwiłaby najmniej jak ci się zdaje? Jakim sposobem doszedł do tego dostojeństwa? spytałem. Niełatwe pytanie, odrzekł Treddles. Dał może głos za kimś wpływowym? Pożyczył komu pieniądze? Kupił co? Od kogo w porę? Zyskał poparcie wpływowej jakiejś osobistości i otrzymał urząd w komitecie więziennym? Pisze właśnie, że chciałby mi przedstawić wzór obmyślanego przed się systemu najlepszego celkowego odosobnienia. Co myślisz o tym? O systemie? Nie. O towarzyszeniu mi w tej bądź co bądź ciekawej wycieczce. Nie mam nic przeciw temu. Pojedziemy, tedy. Pamiętasz, jak Łotr ten że już nie wspomnę nieludzkiego jego pastwienia się nad tobą, poczciwy Tomciu zmusił własnego syna do ucieczki spod rodzicielskiego dachu? Pamiętasz, jak się obchodził z żoną i córką? Pamiętam. Któż by mógł zapomnieć? Przeczytaj no list jego. Pełen tkliwości dla czarnych jak piekło zbrodniarzy. Czułość jego dopiero teraz godne sobie znalazła ujście. Tredls wzruszył ramionami. Nie dziwiło go to bynajmniej jak ja przygotowany był do podobnych paradoksów. Umówiliśmy się, że pojedziemy razem, o czym też niebawem doniosłem panu Crickle. W umówiony dzień, na zajutrz, zdaje mi się, mniejsza z tym zresztą, staliśmy z Treadlesem u wrót więzienia, gdzie rządy sprawował stary nasz znajomy. Gmach to był olbrzymi, niemałym, wzniesiony kosztem. Dochodząc tam... Nie mogłem się powstrzymać od myśli, jakie by zamieszanie powstało w okolicy całej, jeśliby kto połowę tych kosztów przeznaczył na wzniesienie wzorowej szkoły lub przytułku dla starców. W sali godnej rozmiarami wieży Babel spotkał nas były nasz nauczyciel w otoczeniu radnych miasta. Powitał mnie jako ukochanego ucznia, nad którego pierwszymi kroki miał ojcowską pieczę. Treadlsa Musiałem mu przedstawić. Przypomniał sobie łaskawie, że i jego zaliczał niegdyś w poczet swych uczniów. Szanowny nasz nauczyciel postarzał bardzo. Poza tym nie zmienił się wcale. Utracił tylko resztki siwych włosów, a pokrywające łysinę żyły nabrzmiały więcej jeszcze. Rozmowa przeszła od razu na tory, z których wnioskować mogłem, że osią całego świata, jedynym i pierwszym zadaniem ludzkości było budowanie jakim bądź kosztem wznoszenie więzień. Samych więzień. Rozpoczęliśmy potem przegląd. Była to właśnie obiadowa pora, a godziny w więzieniu winny być ściśle przestrzegane. Nie mogłem powstrzymać się od szepnięcia na ucho Trzettlisowi kilku uwag jakimi się nasunęły przy porównaniu tych więziennych, a i poza murami za doskonałe mogących uchodzić obiadów, zjadłem, jakie niegdyś otrzymywali wychowańcy szkoły pana Krikle, i z tymi, jakimi zadowalać się muszą zasłużeni inwalidzi, żołnierze, robotnicy, słowem, ogromna większość ubogiej, lecz uczciwej i pracującej ludności. Dowiedziałem się przy tym, że więzienny system takiego właśnie wymagał pożywienia. Na ogół z systemów tłumaczył wiele anomalii i nikt zresztą nie przypuszczał, aby obok lub oprócz tego systemu istnieć mógł jaki bądź inny. Przechodząc w wspaniałe korytarze, pozwoliłem sobie spytać pana Crickley i jego towarzyszy, na czym mianowicie zasadza się doskonałość rzeczonego systemu. Odpowiedziano mi, że na odosobnieniu. Zupełnym odosobnieniu, zamknięciu w celi, które wywołać miało skupienie, żal, poprawę, skruchę. Obchodząc cele, korytarze, słysząc, jak się odbywają nabożeństwa w kaplicy i tym podobne, przyszedłem do wniosku, że więźniowie daleko więcej wiedzą jedni o drugich, niż by przypuszczać można było w tak doskonale przeprowadzonym systemie odosobnienia. Czas. I doświadczenie wykazały zresztą, że się nie myliłem. Chcąc odkupić powątpiewanie, którym zgrzeszyłem przeciw doskonałości systemu, całą mą uwagę skupiłem na więźniach. I tu czekało mnie rozczarowanie. Żal i pokuta objawiały się w stałych formach, na kształt w oknach krawców wywieszonych surdutów. Ludzie byli najrozmaitsi, tylko domniemana ich skrucha jednego trzymała się szablonu. Jednymi i tymi samymi wyrażała się słowy. To właśnie pobudziło we mnie wątpliwości. Dostrzegłem wiele szczwanych lisów, oblizujących się z udaną pogardą na niedojrzałe winogrona. Nie dostrzegłem ani jednego takiego, któremu podsunąć bym się ośmielił zakazany owoc. Przede wszystkim zauważyłem, że najgłośniejsi zbrodniarze byli właśnie przedmiotem Największej pieczołowitości władzy, co rozwijało ich próżność, swadę, zarozumiałość i inne właściwe im cechy. Tyle mi przy tym, jak o najciekawszym okazie mówiono o pewnym dwudziestym siódmym numerze, tak wychwalano jego wzorową skruchę i pokutę, żem się powstrzymał od ostatecznych wniosków do chwili obejrzenia zjawiska. Numer dwudziesty ósmy był też ciekawym objawem. Gasł jednak obok dwudziestego siódmego. Tyle mówiono mi o pobożności tego więźnia pokutnika, o moralnych naukach, których udzielał nawet więziennym dozorcom, o wzruszających listach, jakie pisywał do matki, uważając, że ta została na złej drodze, że nie bez pewnej niecierpliwości czekałem, aż z kolei dojdziemy do jego celi. Nie nastąpiło to tak prędko. Chowano ten kąsek na deser. Dotarliśmy wreszcie do celu. Pan Creakle zajrzał przez otwór we drzwiach i oznajmił nam szeptem, że więzień się modli. Każdy pragnął oglądać ten interesujący obraz. Głowy tłoczyły się dookoła ciasnego otworu we drzwiach. Pan Creakle ku ogólnemu zadowoleniu kazał drzwi otworzyć. I któż się zjawił przed mymi i Traddlesa oczyma? Któż? Uriah Heep. We własnej osobie. Poznał nas od razu i powitał ze zwykłą, swą pokorną uprzejmością. Jak się pan ma, panie Copperfieldzie! Witam pana, panie Traddles. Wywołało to ogólny podziw. Taki brak pychy, zaciętości, wzorowa taka pokora. Jakże tam? Łaskawie spytał go pan Creakle. Spokojny jestem, ukorzony. Odrzekł Uraja. Jak zwykle, zauważył pan Creakle. Jak zwykle. Dobrze się zatem czujesz. Dziękuję. O, dziękuję panu lepiej niż kiedy bądź. Poznałem wszystkie błędy i nieprawości moje i lżej mi na duszy. Panowie ci byli wzruszeni do głębi serca. Któryś wysunął się naprzód, pytając: A mięso, co? Dziękuję panu. Odparł więzień. Co prawda, wczoraj za tłuste chyba było dla mój słaby żołądek, lecz muszę to ofiarować za grzechy i błędy młodości mojej. Grzeszyłem, bowiem panowie, błądziłem. Stokroć jestem szczęśliwy, że teraz odpokutować za to mogę. Wśród zebranych powstał szmer uwielbienia dla czyniącego pokutę grzesznika. Niektórzy z obecnych oburzali się na dostawcę, że zbyt tłustym mięsem naraża go na niepotrzebne przykrości. Pan Crickle zapisał to w notatniku, a numer 27 stał wśród nas jako przedmiot godny ze wszechmiar podziwu i uwielbienia. Przez wzgląd zapewne na olśnionych neofitów, to jest na mnie i na Treadle'sa, wywołano sąsiada, numer 28, drugą z kolei, Więzienną znakomitość. Ku wielkiemu memu zdziwieniu ujrzałem litimera. I ten miał w ręku książkę do nabożeństwa. I cóż? zagadnął go jegomość w okularach. I jakże tam z tym kakao? Niezadowolony byłeś z niego, o ile przypominam sobie w zeszłym tygodniu. Dziękuję panu. Istotnie lepiej je teraz gotują. Odparł zagadniony. Dałoby się może coś jeszcze zarzucić mleku. Gdybym nie wiedział, jak trudno w Londynie o dobre, świeże i niefałszowane mleko. Zdawało mi się, że jegomość w okularach współzawodniczy z panem Crickel i ulubiony swój numer 28 pragnie przeciwstawić ulubieńcowi tamtego dwudziestemu siódmemu. Jakże się czujesz? pytał dalej łaskawie Litimera. Dziękuję panu. Smutek głęboki ogarnia mnie na wspomnienie własnych grzechów. I grzesznego żywota dawnych moich współtowarzyszy. Oby nieba oświecić ich raczyły. Lecz sam jak się teraz czujesz? Dziękuję panu. Spokojny jestem. Żadnego nie masz życzenia? Panie odrzekł na to Littimer, nie podnosząc oczu, ośmielę się zauważyć, że jest tu ktoś, kogo jeśli mnie wzrok mój nie myli, znałem dawniej. Otóż przyda się może panu temu wiadomość. Że wszystkie błędy i przewinienia moje przypisuję temu, zwłaszcza i temu tylko, że służąc młodym paniczom, nie miałem siły oprzeć się im i dałem sobą powodować. Niech słowa moje nie obrażają tu obecnego dżentelmena, ostrzegam go we własnym jego interesie. Sam poznawszy swe grzechy, pragnę, aby się jej obecny tu dżentelmen opamiętał i żałował za zło, w którym brał udział. Niektórzy z obecnych mieli łzy w oczach. Przybierali pobożne miny ludzi wchodzących do kościoła. Dobrze, chwalił jegomość w okularach. Przemawia to na twoją dwudziestą ósmą korzyść. Niemniej się po tobie spodziewałem. Cóż więcej. Panie, mówił Litimer podnosząc brwi, lecz nie podnosząc oczu. W całej tej smutnej sprawie sprężyną była dziewczyna, którą chciałem wyrwać ze zgorszenia. Daremnie, niestety. Otóż pragnąłbym, aby tu obecny dżentelmen dziewczynę tę upewnił, że przebaczam jej wyrządzone mi krzywdy i upominam, aby pokutę czyniła. Nie wątpię, upewniał jegomość w okularach, że słowa twoje, które tu wszyscy zresztą wzięliśmy do serca, wywarły pożądane wrażenie na obecnym tu dżentelmenie. Nie zatrzymujemy cię dłużej, dwudziesty ósmy. Dziękuję panu. Z przeproszeniem pańskim. Żegnam panów, życząc im i ich rodzinom opamiętania i skruchy za grzechy. Przed odejściem Litymer zamienił z sąsiadem swym Jurajachem ukradkowe spojrzenie, zdradzające, że się nieraz musieli porozumiewać. A gdy odszedł, panowie z więziennego komitetu zaczęli go wychwalać jako wzór skruszonego więźnia. A teraz... Zwrócił się znów do Jurajacha pan Crickle. Czy nam numer dwudziesty siódmy nic już nie ma do powiedzenia? Prosiłbym najpokorniej, odrzekł przekrzywiając się i wijąc Jurajach, o pozwolenie napisania do mojej matki. Pozwalamy, rzekł pan Crickle. Najpokorniej dziękuję. Niespokojny o nią jestem. Źle jest z moją matką, źle. Ktoś chciał spytać, co się jej przytrafiło. Ktoś inny nakazał milczenie. Nie chciano przerywać skruszonemu grzesznikowi. Źle jest z jej duszą, mówił wykrzywiając się Uriah. Pragnąłbym, aby się znajdowała w podobnym jak ja usposobieniu. Nie doszedłbym nigdy do obecnej moralnej równowagi, wiem to, jeśli bym na szczęście tu nie popadł. To też i matce mojej życzę, aby jak najprędzej tu znaleźć się mogła. Każdemu na dobre by wyszło, jeśliby tu popadł. Wypowiedź ta wywołała powszechne zadowolenie. Panowie z więziennego komitetu triumfowali. Zanim tu popadłem, ciągnął Jurajach szybkim spojrzeniem, upewniwszy się o wywołanym wrażeniu. Zanim tu popadłem, oddany byłem doczesnym zdrożnościom, których gorycz tu dopiero poczułem. Tam na świecie, na swobodzie, same panują zdrożności, tu dopiero mieszka skrucha, cnota, a biedna matka moja dotąd na swobodzie, wśród zdrożności wszelkich pozostaje. Zmieniłeś się istotnie, kochanie, potakiwał pan Krykl. O tak, tak, panie. Nie popadłbyś w recydywę, gdyby cię wypuszczono. Zagadnął ktoś z boku. O nie, nie. Jest to nader pocieszający objaw, zauważył pan Creakle. A teraz, kochanku, mówiłeś z panem Copperfieldem. Czy nic mu więcej nie masz do powiedzenia? Panie, począł Jurajak, zwracając się do mnie, a nikczemniejszego spojrzenia, jak to, które zwrócił na mnie, nie spotkam nigdy chyba. Znałeś mnie pan zławiem dawna i wiesz, że mimo. Zdrożności moich zawsze byłem pokorny wśród pysznych, cichy i łagodny wśród gwałtownych. A pan, panie Copperfieldzie, gwałtownym względem mnie nieraz pamiętam bywałeś. Raz uderzyłeś mnie w twarz. Pamiętasz pan? Słowa te wywołały ogólne współczucie. Nie jeden z obecnych spojrzał na mnie z ukosa. Ale ja to panu wybaczam, panie Copperfieldie ciągnął Jurajak, wzruszając wspaniałomyślnością swą obecnych. Wybaczam panu, jak i wszystkie wszelkie urazy i krzywdy wybaczam. Nie przystoi mi być mściwym i obraźliwym. Wybaczam tedy panu w nadziei, że opanujesz z czasem swą gwałtowność, pokutę za nią czyniąc. Chcę wierzyć, że pan wu i panna wó i cała ta banda grzeszników opamięta się z czasem. Wiem, że ręka karzącej sprawiedliwości dotknęła nieszczęściem pana, i mam nadzieję, że wyjdzie to panu na dobre. Najlepsze by jeszcze wyszło, gdybyście mogli tu popaść. Pan W i panna W także. Najlepsze życzenie, jakie dla pana, panie Copperfield, i dla przyjaciół pańskich złożyć mogę, to abyście się tu znaleźli. Doszedłem do takiego przekonania, rozmyślając o tym, czym byłem dawniej. A czym zostałem obecnie i lituję się, tak, z całego serca lituję się nad tymi, co tu nie popadli. Cofnął się w głąb celi wśród ogólnego, pochwalnego szmeru. I wydaje mi się, że Tradellowi i mnie tylko lżej się na sercu zrobiło, gdy ciężkie wrzeciądze więziennej celi oddzielały tego skruszonego od reszty grzesznej ludzkości. Skrucha tam miała taki charakter, że musiałem spytać, za co obydwaj przykładni pokutnicy, tu, że użyję wyrażenia Jurajacha, popadli. O tym bowiem żaden z nich nie wspomniał. Z zapytaniem zwróciłem się do jednego z więziennych nadzorców, z którego twarzy wyczytałem pewien sceptycyzm co do onej budującej skruchy. Czy nie możesz mi pan powiedzieć, rzekłem idąc korytarzem, za jakie to ostatecznie przewinienie nr 27 dostał się do więziennej celi, odpowiedziano mi, że za bankowe sprawy. Nadużycie? spytałem. Podstęp, fałszerstwo, kradzież. On i inni, lecz ten właśnie pociągnął tamtych. Spisek, mówię panu, formalny spisek. I nie o lada jaką szło sumę. Zapadł wyrok skazujący ich na deportację dożywotnią. Ten ptaszek wszystkim kierował. Wszystkich współinnych wydał, a sam o mało się nie wykręcił, ha, ale przytrzymano lisa za ogon. A dwudziesty ósmy? Pytałem. Dwudziesty ósmy? Nadzorca zniżył głos, zbliżył się do mnie i bojaźliwie oglądając na i jego towarzyszy, rzekł Dwudziesty ósmy okradł młodego lorda, u którego służył. Jak raz w wilię dnia, w którym mieli wyjechać za granicę. Ho ho, dobrze pamiętam tę sprawę, przytrzymała go Karlica. Kto? Taka mała kobiecina, zapomniałem jej nazwiska. Czyż nie, Moucher? A tak, właśnie, Moucher. Zmykał zmyliwszy pogoń z fałszywą brodą w Peruce, przebrany i zmieniony do niepoznania, gdy go przypadkiem na ulicy w Southampton spotkała Karlica. Spotkała, porwała i, cóż pan powie, uczepiła się poły. Na kark mu wsiadła jak śmierć sama. Wyborna panna Moucher. Ale wyborna była, panie, dopiero w sądzie, występując jako świadek. Postawili ją, pamiętam, na krześle. Ten broniąc się w Southampton, uderzył ją. Zranił. Nic nie pomagało. Uczepiła się go, mówię panu, jak ćma i nie puściła, dopóki go nie pojmano. Uczepiła się go, wpiła się po prostu w niego. Policjanci zaledwie oderwać ją zdołali. A świadczyła! Wszyscy pokładali się od śmiechu. Upewniała, że jeśli byłby nawet samsonem, jeszcze by go pojmać zdołała. Ha! Nie wątpię o tym. I ja nie wątpiłem. A przeświadczenie to wzmogło szacunek mój dla panny Moucher. Skończyliśmy oględziny wzorowego więzienia. Traciłby czas, kto by usiłował przekonać pana Creakle, że 27. I dwudziesty ósmy, pomimo zachwalonego systemu, pozostali takimiż samymi, jak i byli łotrami. Obłudnicy wyzyskiwali obecne swe położenie i oceniając doskonale system, czekali tylko stosownej chwili, by zadrwić z niego. Lecz straciłby czas, kto by przekonać usiłował protektorów systemu, to też nie wdając się w płonne dyskusje, wróciliśmy z Treadlesem do domu. Ha, mówiłem może i lepiej osadzać w klatkach podobne ptaki, bo gotowe na śmierć zadziobać ludzkość może i lepiej odrzekł Traddles. Rozdział 62 przebłysk szczęścia. Zbliżało się Boże Narodzenie. Od dwóch przeszło miesięcy bawiłem w Anglii. Często widywałem Magnieszkę. I chociaż pochwały i zachęty spotykały mnie w najszerszych kołach społeczeństwa, jedno małe słówko jej uznania większą dla mnie miało cenę. Co najmniej raz na tydzień spędzałem wieczór w starym domku. Wracałem zwykle późno, nie chcąc smutku mego powierzać niespokojnym snom. Jadąc konno przeżywałem myślą wiele minionych, ponurych i samotnych nocy. Gdy jej odczytywał me utwory, Gdym się wpatrywał w jej zasłuchaną twarz, pochwycił uśmiech lub łzę wywołaną tym, co chciałem przedstawić. Gdym słuchał jej słów zachęty, myślałem o tym, czym byłby mój los, życie. Myślałem, jak niegdyś po ożenieniu się z dorą, jaką bym chciał mieć żonę. Obowiązek względem Agnieszki, której uczucia zraniłem egoistycznie. I przekonanie, że sam się przyczyniłem do takiego ułożenia mego życia, powstrzymały mnie i krzepiły. Kochałem ją jednak. I jedyną pociechą był mi ten odległy dzień, w którym będę miał prawo powiedzieć jej: Kochałem cię, Agnieszko. Z miłością świadomą w sercu wróciłem do kraju. Dziś jestem stary, stoję nad grobem, i mogę powiedzieć, że nikogo więcej prócz Ciebie nie kochałem. Agnieszka była. Niezmiennie ta sama. Pomiędzy ciotką a mną od owej pierwszej rozmowy w wieczór mego powrotu zaszło coś, co nie było nieufnością ani świadomym i umyślnym unikaniem pewnych tematów, co jednak kładło tamę wymianie wielu myśli. Gdyśmy wedle dawno nabytego zwyczaju siadywali naprzeciw siebie wieczorem przed kominkiem, pogrążaliśmy się w myślach i milczeniu. Sądzę, że ciotka częściowo przynajmniej domyślała się moich uczuć i rozumiała powody milczenia. Nadeszło Boże Narodzenie. Agnieszka żadnych mi nie czyniła zwierzeń, i zdejmował mnie nieraz strach wielki, czy czasem nie wyczytała czegoś w mym sercu i milczy tak, nie chcąc mnie zrazić. W takim razie płonna byłaby moja walka z samym sobą, płonne milczenie. Wszystko na nic. Postanowiłem rozjaśnić bolesną tę bądź co bądź niepewność. Było to, jak dobrze pamiętam, było to wietrzny, mroźny dzień zimowy. Rano spadł śnieg i zasłał pola. Z morza pędził północny wiatr, kołacząc w moje okna. Myślałem o niebotycznych górach Szwajcarii, niedostępnych ludzkiej stopie i o tym, co jest bardziej osamotnione. Czy te białe tam góry, czy to morskie pustkowie? Wyjedziesz dziś, trot? Spytała ciotka, uchylając drzwi. Wyjadę, kochana ciotko, do Canterbury, wyborny dzień do konnej przejażdżki. Życzę, aby i wierzchowiec twój podzielał to zdanie, odrzekła. Tymczasem spuścił ogon i uszy, czekając u wrót, i wygląda tak, jak gdyby wolał wrócić do stajni. Tu muszę wspomnieć, że mój koń miał prawo przekraczać bronioną osłom przez ciotkę granice otaczających jej domek trawników. – Ożywi się za chwilę – rzekłem. – W każdym razie przejażdżka wyjdzie na dobre jeźdźcowi – powiedziała ciotka, spoglądając na moje zarzucone papierami biurko. – Ileż tu godzin trawisz, dziecko? – Czytając z dawniej książki, ja nim przypuszczała, ile pisanie ich pochłania czasu, ile kosztuje pracy. – Jak gdyby nie było dosyć czytać je – zaśmiałem się. – Ale pisanie, ciotko, ma też swe uroki. – Aha. Ambicja, lubowanie się w sławie i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, wiemy. Klepała mnie po ramieniu, uśmiechając się dobrotliwie. Kochana ciotko, rzekłem nagle. Czy nie dowiedziałaś się nic więcej o tym przywiązaniu Agnieszki? Popatrzyła mi bacznie w oczy i dopiero po chwili rozwagi rzekła. Owszem, zdaje mi się, że wiem coś więcej. I trwasz przy uprzednich domysłach? Pytałem. Tak, trot. Trwam. Wpatrywała się we mnie tak bacznie, z takim współczuciem i serdecznością, że usiłowałem wypogodzić twarz. Chciałem wyglądać spokojnie. Otóż sądzę, trot, zaczęła, słucham, ciotko, że Agnieszka wyjdzie za mąż. Błogosław jej Boże i jej i jej wybranemu. Dokończyła ciotka. Starałem się wturować temu jej życzeniu, po czym, pożegnawszy ją, zbiegłem ze schodów. Jakże pamiętam tę jazdę w mroźny wieczny dzień i białą wijącą się drogę, lodowej igiełki śniegu biły mi w twarz, zmarznięta ziemia dzwoniła pod kopytami koni. Zastałem Agnieszkę samą. Uczennice jej rozjechały się na przerwę świąteczną, i Agnieszka siedząc przy kominku czytała. Na widok mój odłożyła książkę, Powitała mnie serdecznie i, biorąc robótkę, usiadła w głębokiej framudze okna. Usiadłem naprzeciw niej i rozmawialiśmy o tym, co robiłem od ostatniej mej tutaj bytności, o postępach mej pracy. Agnieszka śmiała się wesoło i przepowiadała mi, że wkrótce zdobędę taką sławę, że i mówić już z nią o powodzeniu mem chyba nie zechce. Muszę więc korzystać, póki czas, żartowała. Patrzyłem w jej piękną nad robótką pochyloną twarz. Spostrzegła to podnosząc oczy. Zdajesz mi się zamyślony, trotwood, rzekła. Czy ci mam powiedzieć, co mnie zajmuje? Odrzekłem. Z tym właśnie przybyłem. Odłożyła na bok robotę. Gotowa była mnie słuchać. Nie wątpisz o mojej szczerości i przywiązaniu do ciebie? spytałem. Nie wątpię, odrzekła nie bez pewnego zdziwienia. Czy wierzysz w to, żem się nie zmienił względem ciebie? Wierzę. Pamiętasz, com powróciwszy z zagranicy, mówił o zaciągniętym względem ciebie długu wdzięczności? Pamiętam, odrzekła cicho. Więc czemuż mi się nie zwierzysz ze swej tajemnicy, Agnieszko? Kochana Agnieszko! Powieki jej opadły, drgnęła. Wiem, mówiłem, chociaż nie z twoich ust. I to mnie właśnie boli, że jest ktoś, kto posiadł skarb Twej miłości. Czemuż ukrywasz przede mną to, co jest tak ściśle ze szczęściem Twym związane? Jeśli posiadam istotnie Twoje zaufanie, pozwól, że mi, niech w tym, jak i innych wypadkach będę Ci przyjacielem i bratem. Z niezwykłą żywością porwała się z miejsca i przebiegła przez pokój, jak gdyby nie wiedziała, co czyni. Nagle zakryła twarz rękoma. I wybuchnęła do głębi serca wzruszającym mnie płaczem. We łzach tych jednak było dla mnie coś na kształt promyka nadziei. Łzy te związały się nagle z szeregiem zagadkowych, smutnych, nieraz przedtem dojrzanych na jej ustach uśmiechów i nieboleść zbudziły we mnie. O nie! Agnieszko, siostrzyczko, najdroższa co ci zrobiłem? Puść mnie, trot, niedobrze mi. Odejdę. Innym razem tak, innym razem powiem ci, napiszę. Teraz nie mów nic, nic mi nie mów. Starałem się przypomnieć sobie, co mi odpowiedziała tamtego wieczoru, gdy jej mówiłem, że przywiązanie jej musi być odwzajemnione. Agnieszko, rzekłem, nie mogę znieść myśli, że cię zasmuciłem. Droga moja, najdroższa na świecie całym, jeśli cierpisz. I czujesz się nieszczęśliwą, podziel się ze mną swym smutkiem, niepokojem. Jeśli potrzebujesz poparcia, rady, we mnie je znajdziesz. Jeśli masz ciężar na sercu, ja ci go dźwigać pomogę, boć dla kogóż, jeśli nie dla ciebie Agnieszko żyje, oddycham. Oszczędzaj mnie, wołała. Nie jestem w tej chwili panią siebie. Innym, innym razem. Czy mnie szalone, jakie zaślepiły nadzieje, czy istotnie. Nie, Agnieszko, nalegałem. Tak rzeczy pozostać nie mogą. Na Boga, po tylu, tylu latach, nie rozstawajmy się w nieporozumieniu. Mówmy otwarcie. Jeśli ci się zdaje, że szczęście, którym masz kogoś obdarzyć, zaboli mnie, że mi zabraknie odwagi wręczyć cię twemu wybranemu, że nie potrafię być świadkiem twego szczęścia. Jeśli ci się tak zdaje, nie myśl tak. Wszak na to nie zasłużyłem. Nie po to cierpiałem, nie po to walczyłem z sobą, nie po to starałem się brać z ciebie przykład, Agnieszko, aby ulec wreszcie podobnie egoistycznym uczuciom. Uspokajała się. Po chwili zwróciła się do mnie blada, lecz głos jej, Choć cichy i urywający się, był spokojny. Prawda, mówiła, w imię przyjaźni twojej, o której nie wątpiłam nigdy, upewniam ciebie, że się mylisz. O więcej nie pytaj. Jeśli cierpiałam, to już przeszło. Jeśli miałam dawniej na sercu ciężar, spadł on. A jeśli coś kryje nie nowa to tajemnica, stara. Nie to, nie to wcale, co ci się zdaje. Tajemnicą tą podzielić się z tobą nie mogę. Muszę ją zachować dla siebie, dla samej siebie. Agnieszko, stój, chwilę. Odchodziła. Zatrzymałem ją, obejmując w pół. Dawniej, stara tajemnica, tysiąc nadziei zawłysło mi nagle w sercu, zmieniając barwy całego życia. Agnieszko, droga, kochana Agnieszko, mówiłem, przychodząc tu dziś jeszcze poprzysiągłem sobie, że nic mnie do wyznań nie skłoni, że aż do późnej starości nienaruszoną zachowam w sercu tajemnicę swej miłości. Myliłbym, że się, Agnieszko, coś mi mówi, że cię droższym, piękniejszym, odmiennym od siostry nazwać mogę imieniem. Płakała. Łzy to inne były wszelako jak uprzednie. Rosą nadziei oblewały mi serce. Agnieszko, mówiłem przyciskając ją do serca, gdybyś od dzieciństwa naszego mniej gotowa była do poświęceń. Mniej myślała o mnie, jak o sobie. Och, dawno już przeczytałbym jasno we własnym sercu. Za dobra byłaś, za wspaniałomyślna. Nadto polegałem na Tobie, nadto mi byłaś potrzebna, przyjaźń twoja mnie oślepiała. Agnieszka płakała w mych ramionach. Pierwszy raz trzymałem ją w objęciach i anim się spodziewał, że kiedykolwiek trzymać ją będę. Gdy kochałem Dorę, szczerze, jak wiesz, wiem, przerwała mi, i cieszę się teraz. Nawet gdy ją kochałem, brakowało mi czegoś do szczęścia. Nie byłbym szczęśliwy bez dodatku Twojej przyjaźni. A gdy straciłem Dorę, cóżbym począł bez Ciebie, Agnieszko? Tuliła mi się w objęcia. Oczy jej spoza łez podniesione na mnie nieskończoną błyszczały czułością. Odjeżdżając z kraju, kochałem cię już, Agnieszko. Kochałem przez cały czas nieobecności, wróciłem, kochając ciebie. Usiłowałem opowiedzieć jej walkę, jaką stoczyłem z sobą, wnioski, do jakich doszedłem. Chciałem jej całą otworzyć duszę. Mówiłem, jak mi dopiero teraz błysnęła nadzieja, w jakich zamiarach przybyłem do niej tego dnia, jeśli tedy kochała mnie i chciała moją zostać, miała mnie całego, oddanego sobie. Nie wart jej byłem, wiedziałem o tym, tylko moja szczera, głęboka miłość mieć mogła wartość. O Agnieszko, nawet w tej chwili słodkich wyznań, Jasny duch mojej dziecinnej żony zdawał się stawać nad nami i przez ciebie przypominał mi ów wcześniej zwiędły kwiat. Takam szczęśliwa, Trot. Tak przepełnione mam serce. Jest przecie coś, co powiedzieć ci muszę. Co najdroższe? Oparła mi na ramionach ręce i patrząc mi słodko w oczy spytała. Jeszcze nie wiesz co, Trot? Nie śmiem się domyślać. Powiedz, kochana. Kochałam Cię przez życie całe. Byliśmy szczęśliwi, o, jacy szczęśliwi. Przelewaliśmy łzy nie żalu nad przeszłymi smutkami, lecz szczęścia, niezmąconego szczęścia. Długo przechadzaliśmy się tego zimowego wieczora po polu, w mroźnym, spokojnym powietrzu. Zapalały się pierwsze gwiazdy, zapatrzeni w nie, Dziękowaliśmy Niebu za te przystań, do którejśmy dobili. Potem późno w noc, staliśmy razem we framudze okna, w której stawaliśmy tak często przedtem. Księżyc świecił. Agnieszka wzniosła wzrok w górę. Podążyłem za nią. Nieskończone przede mną roztwarły się przestrzenie. Długa droga, na początku której gdzieś daleko Daleko w przeszłości ujrzałem ubogie osierocone, na łaskę i niełaskę losu rzucone dziecię. Zmierzało ono do tego domu i serca, co teraz przy moim biło sercu. Wieczór się już zbliżał, gdyśmy nazajutrz przybyli do domu mej ciotki. Pegoty oznajmiła nam, że ciotka właśnie porządkuje w moim gabinecie. Zastałem ją w okularach, siedzącą u kominka. Ona Boga, zawołała, kogoż to wprowadzasz do domu. Agnieszka, odrzekłem. Umówiliśmy się nie mówić jej zrazu wszystkiego. Twarz jej rozjaśniła się wprawdzie na imię Agnieszki, lecz zmylona moim spokojem i przybranym chłodem, zdjęła niecierpliwie okulary i zaczęła pocierać nos. Agnieszka powitała jednak uprzejmie i zeszliśmy razem na obiad. Ciotka wkładała to znów zdejmowała okulary. Patrzała na mnie, wzruszała ramionami, znowu pocierała nos. Pana dika wyraźnie niepokoiły te objawy niezadowolenia. Po obiedzie odezwałem się. Mówiłem właśnie Agnieszce, o czym tu przedtem rozmawialiśmy. Ciotka zaczerwieniła się. Nie dotrzymałeś słowa i tajemnicy, trot. Źle to. Źle bardzo. Nie gniewaj się, kochana ciotko. Uspokocie może wiadomość, że Agnieszka nie jest nieszczęśliwa w swej miłości i posiada wzajemność tego, którego kocha. Głupstwo oburzyła się ciotka. Kładąc koniec jej oburzeniu. Objąłem Agnieszkę i podeszliśmy tak do niej. Okulary wypadły z rąk ciotki. Rozpłakała się po raz pierwszy, odkąd ją znałem. Na te łkania nadbiegła Pegoti. Ciotka zrazu napadła na nią, potem wyściskała. Z kolei wyściskała zdziwionego i uszczęśliwionego pana Dika. Wreszcie zwiastowała im szczęśliwą nowinę. Cieszyliśmy się wszyscy razem. Nie doszedłem, czy ciotka w ostatniej ze mną rozmowie użyła sprytnego fortelu, czy też istotnie nie domyślała się, co się w duszy mej dzieje. Utrzymywała, że powiedziała mi, iż Agnieszka wyjdzie za mąż i dość tego. Nie myliła się przecie. Byłem teraz tego pewny. Ślub nasz odbył się dwa tygodnie później, w obecności jedynie Tredlsa, jego żony, doktora i pani Strong. Wszystkich pozostawiliśmy w wielkim rozradowaniu i odjechaliśmy. W objęciach tuliłem źródło mych pragnień i natchnień. Duszę moją, żonę, którą kochałem niezmienną, stałą, dojrzałą miłością. Mężu mój, mówiła Agnieszka, teraz cię już tak nazwać mogę. Mam ci coś jeszcze do powiedzenia. Słucham cię. Leży mi to na sercu od dnia śmierci Dory. Pamiętasz? Posłała cię po mnie. Pamiętam. Chciała, mówiła, coś ci pozostawić. Czy się domyślasz, co? Domyślałem się i silniej przycisnąłem żonę do piersi. Mówiła, że ma prośbę do mnie, ostatnią prośbę. O co? Abym zajęła opróżnione przez nią miejsce. Agnieszka skłoniła na moje ramię głowę. Płakaliśmy oboje, chociaż byliśmy tak szczęśliwi. Rozdział sześćdziesiąty trzeci. Gość. Opowieść moja dobiega końca. Pozostaje mi jeszcze jedno wspomnienie, na którym myśl moja zatrzymuje się z radością. Jedna nić, bez której węzeł tej historii nie byłby zadzierzgnięty zupełnie. Rosłem w sławę i wziętość. Szczęśliwy w domowym pożyciu przebyłem dziesięć lat małżeństwa. Pewnego wieczoru... Wiosną siedzieliśmy z Agnieszką przy kominku we własnym domu w Londynie, a troje naszych dzieci bawiło się przy nas. Wtem oznajmiono mi przybycie jakiegoś nieznajomego. Na pytanie służącego, czy przybył w interesie, odpowiedział przecząco. Chciał mnie widzieć i specjalnie po to przybył z daleka. Starzec to, mówił służący, wygląda na dzierżawcę lub rolnika. Zaciekawiło to dzieci. Podobne było do początku jednej z opowiadanych im przez matkę powiastek o jakiejś złej czy dobrej wróżce. Młodszy nasz synek schował się przestraszony w fałdy matczynej sukni, a mała Agnieszka, pierworodne nasze dziecko, zostawiła lalkę i wysunęła ciekawie z zafiranki kędzierzawą główkę. Proś go tu, rzekłem służącemu. We drzwiach zjawił się ogorzały, siwy starzec. Mała Agnieszka, pociągnięta snadź wyrazem jego twarzy, wybiegła na jego spotkanie. Zanim zdołałem mu się przyjrzeć, żona moja wykrzyknęła nazwisko pana Pegoty. Tak, on to był. Siwy starzec, ale zdrów, silny, krzepki. Gdy minęło pierwsze wzruszenie, gdy usiadł naprzeciw ognia, a dzieci nasze uczepiły się jego kolan i ramion... Uderzył mnie pogodny jego wygląd. Paniczu, mówił dawnym tonem i na dawny sposób. Paniczu, szczęśliwa to chwila, w której widzę panicza z żoną, z własnymi dziećmi. Szczęśliwe, bardzo szczęśliwe spotkanie, odrzekłem. Kwiatki wy moje, mówił pieszczotliwie do dzieci. Ot, ojciec ważnie większy był od tego najmniejszego, gdy go poznałem. Emilka, mój chłopcze, mało co większa od tych starszych. Lata zmieniły mnie tedy więcej niż zmieniły pana, rzekłem. Ale niech te pieszczochy już idą spać. A że w całej chyba Anglii mój dach ma pierwszeństwo w przyjęciu tak drogiego gościa, gdzie mam posłać po pańskie rzeczy? Przyszło mi na myśl, czy też istnieje jeszcze owa stara waliza. A tymczasem, Agnieszko, każ podać wina. Sam pan przybył? Spytała Agnieszka. Sam, pani, odrzekł, całując jej rękę. Posadziliśmy go między sobą, ciesząc się nim, dawno znaną tą twarzą, dawno znanym głosem. Zdawało mi się, że wróciły czasy, kiedy to poszukiwał ukochanej synowicy. Tyle musz przebyć, mówił, aby zabawić tu zaledwie parę tygodni. Ale znam się od dawna ze słonymi tymi wodami. Serce rwało się do starych przyjaciół i oto przybyłem. Jak to? Chce pan nas opuścić tak prędko? Zawołała żona moja. Obiecałem milce, obiecałem. Lata płyną, człowiek się starzeje. Gdybym się ociągał, nie wybrałbym się może nigdy. A zawsze myślałem, że przecie kiedyś przyjadę i raz jeszcze przed śmiercią zobaczę panicza i panią, i szczęście wasze, i dzieci wasze. Patrzał na nas, jak gdyby istotnie pragnął wzrok nasycić naszym widokiem. Agnieszka z uśmiechem, pieszczotliwą dłonią odgarnęła opadające mu na oczy kosmyki siwych włosów. Niech pan nam opowiada o sobie, mówiła. Niewiele mam do opowiadania, odrzekł. Pracujemy jak możemy, o i wszystko. Zrazu ciężko było, ale dobiliśmy się czegoś. Rola, trzoda i to i owo wymaga ciągłej pracy. Szczęściło się nam zresztą chwała Bogu! dodał pobożnie, skłaniając głowę. Nie dziś, to jutro. Pojutrze dopracujemy się czegoś. A Emilka? Spytaliśmy jednocześnie. Emilka odrzekł. Odkąd zostawiła się u pani? Co wieczór słyszałem Twoje imię w pacierzu, który mówiła za przepierzeniem kajuty, jakieśmy już stracili z oczu panicza? Emilka umarłaby pewno z żalu i boleści. Szczęściem na pokładzie byli ludzie słabi i chorzy. Zajęła się ich pielęgnowaniem. Były dzieci, zajęła się ich pilnowaniem, to ją zbawiło. A kiedyż się dowiedziała o. spytałem i nie skończyłem. Długo sam dowiedziawszy, nie mówiłem jej, odrzekł pan Pegoti. Żyliśmy na odludziu, pyszne były tam drzewa, kwiaty, róż pełno, aż na dach się pieły. Raz wtedy pracowałem w polu, a tu nadchodzi podróżne, jak raz z naszych stron. Z Norfolk czy Suffolk. Zatrzymaliśmy go, zaprosili do siebie. Tak, osada cała ugościć go pragnęła. Miał z sobą stare gazety, opisy burz i huraganów, przypadków zaszłych na morzu. Stamtąd musiała się dowiedzieć. Wróciwszy wieczorem do domu poznałem to od razu. Głos zniżył przy ostatnich słowach. Twarz mu się zachmurzyła. Cierpiała bardzo długo? Spytaliśmy. O, srodze, może i teraz to nie minęło. Bądź co bądź, samotność ukoiła ją. Tyle zresztą było zajęć, kury, domowe gospodarstwo. Umilkł, a po chwili dodał: Ciekawym, czyby panicz poznał teraz Emilkę, gdyby ją spotkał? Tak zmieniona? Nie wiem, nie umiem powiedzieć, patrząc na nią ciągle. Twarz blada, mówił wpatrując się w ogień. Ściągła i takie smutne, wielkie, błękitne oczy. Ładna główka, ale zawsze. Pochylona, opuszczona. Głos cichy, nieśmiałe. Taka moja, Emilka. Patrzyliśmy na niego. Spoglądał zamyślony, w ogień. Ludzie sądzą, mówił z cicha. Jedni, że niestosownie umieściła. Swe uczucia. Inni, że małżeństwo jej zerwała śmierć. Nikt się nie domyśla prawdy. Tysiąc razy mogła wyjść za mąż i dobrze wyjść za mąż, ale zawsze nie, wuju, nie. Ze mną bywa wesoła, ale ludzi unika. Tylko z dziećmi lubi przestawać i żadna nie odstrasza ją odległość, gdy trzeba komu usłużyć. Dopilnować dziecka, czy doglądać chorego, czy usłużyć jakiej pannie młodej. Na ślub to nie pójdzie nigdy. Cicha, łagodna, cierpliwa. Wszyscy ją lubią, a najwięcej ci nieszczęściem czy smutkiem dotknięci. Taka jest Emilka. Potarł ręką czoło. A Marta? spytałem. Marta odrzekł. Zaraz w drugim roku wyszła za mąż za młodego pracowitego rolnika. Poznaliśmy go na targu. Z daleka wiele mil o żonę tam trudno mówił i poprosił o rękę Marty. Chciała, abym mu o niej wszystko, ale to wszystko opowiedział. Uczyniłem to. Pobrali się i żyją szczęśliwie, ale w takiej puszczy, że tylko własnej ptaków niebieskich głos słyszą. A pani gamicz? Wesołej dotknąłem struny. Pan Pegot roześmiał się. Ha! Czyżby kto uwierzył! – I do tej się zalecali. Kucharz z okrętu we własnej osobie. A niech go nie znam. Agnieszka śmiała się do łez, pobudzona nagłym wybuchem wesołości naszego gościa. Wturowałem im serdecznie. Pan Pegoty pocierał kolana. – I cóż na to pani Gamicz? – spytałem, przychodząc do słowa. – A co? – mówił, przedrzeźniając głos starej kobiety – Zamiast powiedzieć, dziękuję panu, bardzo zobowiązana, lecz o zmianie stanu jak na teraz nie myślę. Zamiast mu to powiedzieć, ot tak, wprost. Walnęła go wałkiem, który się znalazł pod ręką. Kucharz o mało co się nie przewrócił. Agnieszka wturowała powtórnemu wybuchowi śmiechu pana Pegoty. Muszę jej oddać sprawiedliwość, poczciwej tej kobiecie. Ciągnął uspokoiwszy się. Święcie dotrzymuje obietnicy. Nie chlipie, nie wyrzeka, jest bardzo użyteczna i pomocna. Nie chlipała, nie wyrzekała, że jest opuszczona, wówczas nawet. Gdy jako nowi przybysze istotnie byliśmy obcymi w osadzie. Nawet odkąd opuściliśmy Anglię, nie wspomina nieboszczyka starego. A teraz, mówiłem, powiedz nam pan, co o panu Mikołberze. Wypłacił co do grosza swe długi i nawet pamiętasz Agnieszko, Uiścił się z długu Treadlesowi. Musi mu się zatem dobrze powodzić. Cóż porabia? Pan Peggotty, uśmiechając się, wyciągnął z kieszeni papiery, wybierając wśród nich dziwacznie wyglądający numer jakiejś zamorskiej gazety. Bo to wiadomo, paniczowi, począł, żeśmy już opuścili osadę w Bush i zamieszkali w Port Middle Bay Harbor, niby w mieście. To i pan Mikołber był z wami w Bush? A tak, jak mu się powiodło, szło mu jak po maśle. Obecnie jest urzędnikiem, dygnitarzem. Dygnitarzem? Co znowu? Pan Pegoty podał mi wyjęty z kieszeni numer gazety. Był to Port Middle Bay Times. Odczytałem głośno, co następuje. Obiad wydany onegdaj na cześć szanownego naszego współobywatela. Pana Wilkinsa Mikołbera esquire, dygnitarza w Port Middlebay i powiatowego sędziego powiódł się znakomicie. Sala była przepełniona. Wszystko, co miasto nasze posiada najznakomitszego najpiękniejsze, najwytworniejsze kobiety pośpieszyły złożyć dowód uznania naszemu znanemu i utalentowanemu sędziemu. W tłumie zauważyliśmy doktora Mel ze szkoły Salem House, który raczył nawet przewodniczyć bankietowi. Po zdjęciu obrusa ze stołu i odśpiewaniu non nobis, mistrzowsko wykonanym przez utalentowanego Wilkinsa Mikołbera Juniora, liczne wznoszono toasty. Doktor Mel po kwiecistej mowie wzniósł toast na cześć dostojnego gościa, przynoszącego cześć miastu z życzeniem, by na zawsze wśród nas mógł pozostać ciągłym, zatrzymany powodzeniem. Trudno opisać zapał, z jakim toast ten został przyjęty. Okrzyki powstawały i ucichały, do przypływu i odpływu morza podobne. Gdy ucichły, głos zabrał Wilkins, micawber, esquire, we własnej osobie. Lecz któż potrafi powtórzyć kwiecistą, wspaniałą mowę znakomitego tego człowieka? Dość powiedzieć, że była wzorem wymowy. Podnosiła ducha słuchaczy i ostrzegała młodzież przed niebezpieczeństwami pieniężnych zobowiązań. Znakomity ten ustęp łzą zapruszył oko niejednego z obecnych dojrzałych mężów. Z kolei zwrócił się mówca do doktora Mel. Przypatrując się uroczystości z trybuny w wieńcu dam, pani Micowber raczyła uprzejmie skłonić głową. Wśród obecnych dam odznaczały się elegancją i pięknością pani Rydger Becks, z domu Mikober, córka dostojnego gościa, pani Mel i wiele innych. Wilkins, Mikołber Jr. pobudził ogólną wesołość, oświadczając, że nie będąc z zawodu mówcą, woli coś przy kieliszku zaśpiewać. Po obiedzie nastąpiły tańce, w których odznaczały się szczególnie bliźnięta z domu Mikoberów i panna Helena, czwarta z rzędu córka doktora Mell. Rodzina, pani Mikołber, znana w Anglii i tak dalej, i tak dalej. Z przyjemnością widziałem nazwisko pana Mell, byłego nieszczęsnego bakałaża w szkole pana Crickle. Pan Pegoty wskazał mi na drugiej kolumnie dziennika własne moje nazwisko. Czytałem. Do pana Davida Copperfielda, Esquire, sławnego pisarza i autora. Łaskawy panie. Lata upłynęły, odkąd miałem zaszczyt naocznie oglądać osobę, której rysy na wieki wyryte w pamięci mojej i imię znane dziś całemu cywilizowanemu światu. Lecz jakkolwiek bądź siłą nienależnych ode mnie okoliczności, oddalony od towarzysza i przyjaciela młodości mojej, śledziłem przecie za wznoszącą się gwiazdą jego sławy. I chociaż szumią pomiędzy nami, dzielących nas mórz, fale, Bern, uczestniczy w umysłowych ucztach które talent jego roztacza przed nami. I z konieczności nie mogę pominąć okazji odpłynięcia ku Starym Lądom pewnej osoby, aby publicznie nie zaznaczyć tak zaszczytnego dla mnie koleżeństwa i nie złożyć towarzyszowi i przyjacielowi młodości mojej niniejszym dziękczynień moich i wszystkich tu obecnych mieszkańców Port Middle Bay za rozkosz, jaką nam przynoszą dzieła jego. Pisz dalej, Panie, i nie trać serca. Znamy Cię tu i cenimy. Daleki nie jesteś obcy. Pisz, Panie, i nie ustawaj w orlim polocie. Lot Twój śledzą zza oceanu czytelnicy Sport Middle Bay. Pomiędzy wznoszącymi się ku Tobie z tych wybrzeży spojrzeniami śmierć tylko zgasi pełne uwielbienia oczy, Oddanego ci duszą i ciałem Wilkinsa Mikołbera, powiatowego sędziego. Przerzucając gazetę, przekonałem się, że pan Mikołber był jej niezmordowanym współpracownikiem. Pisał tam coś o morskich, coś o publicznych drogach. W nawiasie znalazłem, że artykuły powyższe i innych wiele w osobnej wyszły odbitce. Ha! I wstępny artykuł był jego pióra. Dużo rozmawialiśmy o panu Mikołberze i o innych rzeczach. Przez miesiąc cały pan Pegoty został u nas, a ciotka i stara moja piastunka przybyły do Londynu, by się z nim zobaczyć. Odprowadziliśmy go i pożegnali na pokładzie statku, którym odpływał. Odtąd nie spotkaliśmy się z nim już na tej ziemi. Przed odjazdem udał się jeszcze ze mną do Yarmouth na grob Hama, który ozdobić kazałem marmurową tablicą. Przerysowywałem ją właśnie dla niego, stosownie do jego żądania, gdy schylił się po garść trawy i ziemi. To dla Emilki, rzekł, chowając w zanadrze. Obiecałem przywieźć jej to, paniczu. Rozdział sześćdziesiąty czwarty. Ostatni rzut oka. Na przeszłość. Skończyłem. Raz jeszcze niech wstecz spojrzę. Widzę, jak wraz z Agnieszką przechodzę drogę życia, otoczony dziećmi i przyjaciółmi, szmerem nieobojętnych mi zresztą głosów. Któż mi najbliższy w tym tłumie? Ileż się zwraca ku mnie na to pytanie, kochanych? Iluż. Ciotka w okularach coraz silniejszych, staruszka w latach podeszła, lecz prosta jeszcze, żwawa, czynna. Z nią zawsze, zawsze przy niej, Pegoty, stara, kochana piastunka moja. Zawsze z robótką wieczorem pod lampą, zawsze w nieodstępnym towarzystwie pudełka z wymalowaną na wieczku katedrą św. Pawła, kawałkiem wosku i zwijaną miarą. Policzki i ręce starej mej piastunki, tak jędrne niegdyś, że mi w dziecinnych latach nasuwały na myśl okrągłe, rumiane jabłka, trzęsą się teraz zwiotczałe. A czarne oczy, cień na twarzy jej niegdyś rzucające, przygasły i chyba tylko niezmieniony pozostał w naparstek zbrojny palec który jak dawniej wyciąga do najmłodszego mego dziecięcia, biegającego pomiędzy nią a ciotką po małym bawialnym pokoju. Spełniły się stare marzenia ciotki. Została chrzestną matką prawdziwej Betsy Trotwood. I Dora, druga moja z kolei córka, utrzymuje, że babcia rozpieszcza i psuje małą Betsy. Widzę coś wystającego z kieszeni fartuchaniani, ni mniej, ni więcej, tylko stara książka z krokodylami, porwana, zaplamiona, lecz przechowana jak relikwia przez kochaną piastunkę. Dziwne mi się wydaje, gdy własne moje dzieci podnoszą na mnie oczęta, słuchając opowieści o krokodylach i mimo woli przypominam sobie własne dzieciństwo i dawną znajomość z bruksem. Sheffield. Z chłopcami mymi w czasie rekreacji. Staruszek pewien puszcza olbrzymie bąki i balony, bawiąc się nimi nie gorzej od dzieci. Czasem chwyta mnie za ręce, ściska i mówi pośpiesznie. Cieszę się, Trotwood, możesz mi powinszować. Skończę memoriał w wolnej chwili, a tymczasem upewnić Pana mogę, że ciotka pańska jest niepospolitą. Niepospolitą kobietą. Któż to jest ta pochylona oki wsparta dama? Pozostały ślady dawnej piękności i dumy, ale jakże jest zmieniona, zdziwaczała. Przebywa ciągle w ogrodzie w towarzystwie czarnowłosej, ponurej surowej, zwiędłej kobiety ze szramą na twarzy. Podsłuchajmy, co mówią z sobą. Różo. Jak się ten dżentelmen zowie? Zapomniałam zupełnie. Pan Copperfield mówi róża, pochylając się nad nią. A, miło mi widzieć pana, panie Copperfield. Pan w żałobie. Czas leczy wszelkie rany. Towarzyszka jej niecierpliwi się. Powtarza, że wcale w żałobie nie jestem. Wstrząsa nią. Stara się prostuje. Aha. Dawno pan nie widział mego syna, pogodziliście się z sobą chyba? Wtem wraca jej pamięć, ręce wznosi z jękiem w górę. Różo, woła w rozpaczy, różo on nie żyje. Róża klęka przy niej, pieści ją, uspokaja, to gniewa się na nią. Więcej go od ciebie kochałam. Mówi, a potem znów gładzi ją pieszczotliwie, niby chore dziecko po włosach. Odchodzę. Tak, nie inaczej. Widuje je zawsze, te dwie nieszczęsne. Takim upływają lata. Cóż to za okręt nadpływa z Indii? I jakaż to na nim magnatka, żona mrukliwego szkockiego Krezusa. Byłażby to Julia Mills? Ona sama, ładna i elegancka. Z murzynem, co jej na złotej tacy podaje bilety wizytowe. Z żółtą, w pstrym, na głowie zawoju garderobianą. Przeszły czasy dzienników i sentymentów. Teraz Julia zajęta jest wieczystymi sprzeczkami ze swym krezusem. Podobnym istotnie do burego, gburowatego niedźwiedzia. Zanurzona w złocie, o złocie tylko mówi i myśli. Wolałem ją dawniej, na Saharze. Na westchnień mostach kruchych. A może to teraz właśnie przebywa Saharę? Kto wie? Bo chociaż posiada bogaty dom, pełen gości, zasiada za suto zastawionymi stołami, życie dokoła jej nie rozkwita. Nowe nie zielenią się pędy. Nie ma tu kwiatów ani owoców. Wśród tych, których Julia Mills zowie towarzystwem, spotykam pana Jacka Meldona. Szydzi ze swych chlebodawców i żartobliwie nazywa doktora chodzącą staroświetczyzną. Czyżby istotnie towarzystwo składać się miało z podobnych dżentelmenów i dam w takim razie wrodzona i mi nabyta wzgarda do wszystkiego, obojętność na wszystko, co wstrzymać lub nowe ludzkości dać może rozpędy, wytwarza istotną Saharę, z której obyśmy jak najprędzej wyjść mogli. A doktor kochany doktor Strong, zawsze zajęty wielkim słownikiem, dotarł już pono do litery D. Szczęśliwy teraz w domowym pożyciu. Herod Baba, teściowa nie używa już dawnych wpływów, straciła też na znaczeniu i humorze. Zapracowany w kancelarii swej i sądach ze sterczącymi włosami dokoła szerzącej się łysiny. Treadles króluje wśród stosów papierów. Pytałem go onegdaj, czy Zofia jest zawsze twym sekretarzem? W takim razie nie wiem, jak może podołać. Bywaj, zdrów mój kochany, odrzekł. Dobre to jednak były te stare czasy. Pamiętasz? W Holborn Court? Aha. Gdy ci żona przepowiedziała, że zostaniesz sędzią. Świat o tym wówczas nic jeszcze nie wiedział. Jeśli nim kiedy zostanę... Wiesz dobrze, że to kwestia czasu. Opowiem wówczas wiele, wiele ciekawych rzeczy. Szliśmy, wziąwszy się pod ramię. Miałem właśnie obiadować u Trzedlsa. był to dzień urodzin Zofii. Opowiadał mi o swym szczęściu i powodzeniu. Spełniły się wszystkie moje życzenia, mówił. Oto wielebny Horacjusz dostał dożywotnią pensję. Dwaj moi chłopcy najlepsze otrzymują wychowanie, są celującymi uczniami. Trzy siostry wyszły bardzo dobrze za mąż. Trzy drugie mieszkają przy nas, a trzy ostatnie prowadzą dom ojca od śmierci biednej pani króler. Wszystkie są zatem szczęśliwe i mają los zapewniony. Wszystkie oprócz wtrąciłem, oprócz piękności, prawda. Nieszczęśliwe to było wyjście za mąż za tego włóczęgę. Cóż chcesz, Oślepiły ją otaczającego blaski. Ha, teraz wzięliśmy ją do siebie, staramy się pozbyć łotra i rozweselać biedaczkę. Dom Treddlesa jest iście rodzinnym domem. Obszerny, a jednak Treddles dotąd pracuje w bawialnym pokoju i sypia z żoną na poddaszu. Najlepsze komnaty zajęły siostry z pięknością na czele, a i dla tych, co przyjeżdżają z Devonshire. I dla mężatek z ich rodzinami winny być zawsze gościnne pokoje. Bawiące w Londynie ciągle lub czasowo siostry trudno zliczyć. Pełno ich spotkało nas na schodach. Wszystkie z kolei uściskały trzelsa. W salonie królowała piękność. Opuszczona żona z małą córeczką. Dzień urodzin Zofii. Zgromadził przy stole oprócz sióstr panien wszystkie trzy mężatki z mężami, dziećmi, mężowskimi kuzynkami i siostrami. U szarego końca, nieskończenie długiego stołu, królował Traddles, niby patriarcha, a pomiędzy nimi, królującą powyżej Zofią, połyskiwał bogaty, ale zawsze jeszcze platerowany, niesrebrny serwis. I na tym skończę. Chociaż woła mnie wiele jeszcze z znanych. A zapomnianych postaci. Przy mnie jest jedna, jak słońce promienne, gasząca wszystko dookoła. Ta mi pozostanie na zawsze. Zwracam głowę. Widzę ją w blasku niezmąconej pogody. Widzę ją tuż obok siebie. Lampka moja gaśnie, późno w noc pracowałem. Ta, bez której byłbym niczym, czuwała, dotrzymując mi towarzystwa. Agnieszko. Duszo moja. Pozostań tak przy mnie zawsze jasną pociechą i nadziei gwiazdą, aby nawet w ostatnią godzinę mroki śmierci rozświeciło mi Twoje wskazujące w górę. Ramię.